No i jest, skończył się sezon ubiegły. Mrugnąłem okiem i już jest nowy sezon. Ma to do siebie. Nowy sezon, że się zaczyna. To jest duży problem, bardzo mocno w moim życiu obecnie od wielu, wielu lat, że jeszcze nie do końca się pogodziłem z ubiegłym sezonem, a już jest nowy i są wyzwania związane z nowym. Na przykład myślę sobie, jak we wtorek grał Raków z Florą, to sobie pomyślałem, kurde, 2023-2024 to jest sezon, gdzie u jego końca będę już prawie 34-letni. To bardzo dużo czasu. Bo to jest bardzo odległa wizja dla mnie była zawsze, a to się okazuje, że to już za rogiem. I dlatego jestem bardzo rozczarowany tym, że tak krótka jest przerwa między sezonami. Nie da się... Tak, ja zadałem tę refleksję, jak przeglądam składy na przykład z sezonu 19-20 i mówię, kurde, to już tyle lat minęło od tych piłkarzy. No, a to się okazuje, a to już, że Gytker już zdążył zakończyć swoją włoską przygodę, jest bezrobotny? On się tam dopiero co szedł, z nie gwiazdą. Wiedziałem. Nie wiedziałem, ale dobrze, że o tym powiedziałeś, bo jeszcze trwa okienko transferowe i jestem pewien, że po tym jak to powiedziałeś, to kilka klubów złoży ofertę. Tak, Ekstraklasa, robimy skarb tetryków, jak co roku zapowiedź Ekstraklasy, natomiast co jest ważne? Ekstraklasa to jest taka liga, w której, która zaczyna się w połowie lipca, a transfery trwają, takie kluczowe transfery, które zmieniają oblicze drużyny, spokojnie, do końca sierpnia, nawet na początku września jeszcze. Więc tak. Spokojnie możecie tego programu, jeśli go oglądacie, chyba go oglądacie, skoro to słyszycie, nie oglądać. Tak. Bo i tak się wszystko zmieni, jeśli chodzi... Skarby powinny być wydawane w Ekstraklasie tak w 1/3 sezonu. Wtedy ma to sens. Albo co tydzień. Co tydzień. I wtedy próbować to opanować kibicom co tydzień. Że tak, słuchajcie, tylko u nas skarb kibica zaktualizowany o ostatni transfer Stali Mielec. Mhm. Proszę bardzo, ten sprzed tygodnia jest już nieaktualny. Wyrzućcie go, spalcie. Albo oddajcie na makulaturę, a kupcie ten nowy. My na szczęście nie będziemy takich rzeczy robić, bo zaraz wpadniemy w cały ciąg europejskich pucharów. Więc nie będziemy robić skarbów kibica co tydzień. Natomiast tak, stan, który poznacie dzisiaj, to jest stan na dzień 13-14 lipca mniej więcej. Tak będzie nagrywać. Przepraszamy, jeśli jest coś nieaktualne w momencie, kiedy tego słuchacie. Znaczy, nie wiem, po co dodajesz, jeśli. Ale tak. Takie historie też już były. Kiedyś nagrywaliśmy o Zagłębiu Lubin, które nie miało trenera. W momencie publikacji miało już Dariusza Żurawia, ale nie aż tak długo, żeby się tym szczególnie przejmować. To fakt. Zwłaszcza, że trzeba pamiętać, jest połowa lipca i takie naprawdę game changery, takie rzeczy, które kurde blade, typowaliście ruch do spadku, a on jednak będzie prawdopodobnie w europejskich pucharach. Nie wydarzą się w połowie lipca, tylko właśnie mniej więcej 18-20 sierpnia. To jest ten moment, kiedy kluby mówią, dobra, piąta kolejka. Trzeba już usiąść, trzeba na poważnie. Dawaj mi ten skład sutkiewski miksić. Tak jest. Nowy pazar, kogo tam mają na liście transferowej? Więc istnieje szansa, że przynajmniej przez kilka dni te rzeczy, które mówimy, będą aktualne. Zasady się nie zmieniają, poświęcimy trochę czasu. Każdej drużynie. Tak, 18 drużyn. Nie będzie tak, że zapomnimy o Wiśle Płock. Nigdy tak się nie zdarzyło. Tak jest. To było prorocze, nie? Możemy zdradzić kulisy? Tak, tak, kiedyś nagrywaliśmy chyba podsumowanie jesieni? Tak? Chyba tak. Podsumowanie zeszłej jesieni i zapomnieliśmy nagrać Wisłę Płock. Wróciliśmy do domu, tak kurde, mam za mało plików. Jest 17 plików, a dużo 18. Kogo brakuje? Naprawdę dużo czasu mi zajęło. Zorientowanie się, że kurde, Wisła Płock jeszcze. Ja pierdykam. Dlaczego nie mówiliśmy o Wisłę Płock? Przyjechaliśmy jeszcze raz do O To Chodzi i nagraliśmy tuż przed otwarciem segment o Wiśle Płock. I tak. To było dość słabe z naszej strony, ale z drugiej strony okazało się prorocze, bo Wisły Płock już nie ma w Ekstraklasie. Tak. Poza tym ostatecznie dowieźliśmy, tak. Dostarczyliśmy. Co prawda faktycznie no, to już było tak, że tutaj klienci stali za drzwiami i pukali mocno. Mówiliśmy spokojnie, jeszcze tylko Wisła Płock. Mhm. I ją szybko sobie umówiliśmy. To chyba tyle. Tak, tyle wprowadzenia. Zaczniemy od Beniaminków, trzech. Potem będziemy szli od dołu tabeli do góry, więc jeśli jesteście kibicem Rakowa, Częstochowa, to spokojnie możecie włączyć. Jeśli jesteście kibicem którejś z pozostałych 17 drużyn, to też. I pewnie będziecie mieli spis treści, znaczy na pewno będziecie mieli spis treści, także możecie poczekać, aż ten program minie i wtedy go odpalić, jeśli chcecie zobaczyć tylko swoją drużynę, zobaczyć co nakłamaliśmy i wcisnąć łapkę w dół. Tak, ostatnio kibic Radomiaka powiedział, ale straszne gówno mówicie o tym Radomiaku. Tak. Jeśli o innych drużynach też tak mówicie, to współczuję kibicom tych drużyn. Tak. I co? I miał rację. Rozmawiałem z jednym kibiców Radomiaka i musiałem mu przyznać sporo racji. A, że gówno prawda.
Dobrze, to jak będziemy mówić Radomiak, to mi wtedy wyjaśnisz, dlaczego źle myślisz. 5 minut wstępu do skarbu to rekord, jeśli chodzi o skarby, także pewnie będzie rekordowo długi materiał. Tak, puszcza Niepołomice, witamy serdecznie w Ekstraklasie. Po barażach dołączyli do Ekstraklasy Wisła Kraków, Jarosław Królewski, prezes, Luis Fernandez, piłkarz. Fajnie, fajnie, tęskniliśmy za nimi, ale jednak nie. To Kevin Komar wraz z ekipą będzie w szeregach Ekstraklasy. Żałuję bardzo, że nie Rafał Boguski. Rafał Boguski jest już w Kalwariance, Kalwaria Zebrzydowska chyba, albo w jakiejś innej drużynie, która bardzo podobnie się nazywa. Wiesz, jak jest słaba jesień, znaczy nie sądzę, żeby Puszczanie Połomice straciła jakiekolwiek punkty w najbliższym sezonie, ale po słabej jesieni często drużyny z dołu tabeli robią różne transfery doświadczonych piłkarzy, więc jeszcze Rafał może zagrać. To prawda. Bardzo mi się podoba wywiad z Tomaszem Tułaczem, chyba dla TVP Sport, z którym się zapoznałem, że Tomasz Tułacz w ogóle nie czaruje. W ogóle nie czaruje. Znaczy trochę czaruje, no. Ale tak co tam bez bezczelności. Mówi tak, że chcemy się cieszyć każdym dniem w Ekstraklasie. Tak, to też pan prezes Bartoszek powiedział, że dla nas przed nami 34 święta. Tak, że każdy dzień to jest dla nich prezent od pana i bardzo się z tego cieszą. Pada w tym wywiadzie takie dziś sformułowanie, nie wiem, czy taka sugestia, że no, a Mika Wronki, Dyskobolia Grodzic z Wielkopolski, wy, Tomasz Tułacz mówi, o nie, 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 spokojnie, tamte drużyny miały ze sobą bardzo bogatych sponsorów. Tak. My nie, więc jeśli coś nas łączy z tamtymi miejscowościami, z tamtymi przygodami, czy też z Brookbetem, Termanika, Nieciecza, KS, to tylko to, że jesteśmy z mniejszej miejscowości, bo wszystkie pozostałe czynniki przemawiają na korzyść tych drużyn. My tu jesteśmy trochę przypadkiem tak naprawdę, jeśli przełożyć to z dyplomatycznego na realne. Bo tak zresztą chyba w istocie jest. Puszcza Niepołomice nie zakładała awansu w żaden sposób. Nie chcę się złośliwiać przy postaci Marcina Sasala, ale jest to ekspert pierwszej ligi, który chyba jako jedyny wytypował do spadku i Puszczę, i ŁKS. I tylko to był nie spadek z Ekstraklasy w przyszłym sezonie, co jest bardzo prawdopodobne, tylko do spadku z pierwszej ligi w ubiegłym sezonie, kiedy no, te dwa zespoły de facto awansowały do Ekstraklasy. Mój ulubiony fakt na temat Puszczy Niepołomice to drzewo chronione, które jest na stadionie Puszczy i którego nie można było wyciąć w pierwszej lidze, więc ono stoi tak tuż przy linii bocznej. Jest otoczone taką pianką, że jak piłkarz wpadnie na to drzewo, no to się odbije od tej pianki i to jest piękny taki argument, no pozwólcie tej Puszczy grać u siebie, tam grają niektórzy i im pozwalają, to pozwólcie Puszczy. Tymczasem z drugiej strony masz chronione drzewo. Cytat z pana Jarosława Przepieprzycy. Nikt przez lata nie chciał się zgodzić, by to drzewo wyciąć, więc je zabezpieczaliśmy, owijając materacem. Jakby któryś z zawodników kiedyś tam wpadł, mogło być groźnie. W końcu sprawa stanęła na ostrzu noża i ją rozwiązaliśmy. Wspaniale jest to. Za ogrodzeniem jest mały plac zabaw, ulica Ułanów, potem już tylko domy szeregowe. W końcu wycięto też duże drzewo, które stało niedaleko narażnika boiska. Ja bardzo, bardzo muszę przyznać, tęsknię za tym drzewem. Kiedyś widziałem mecz, rzeczywiście to drzewo skradło show. Robiło show. Też tak uważam, że to drzewo powinno powrócić. No, mogłoby też być na środku na przykład. Tak. Nie wiadomo, kiedy Puszcza wróci na stadion w Niepołomicach. Ale wróci. Wszyscy robią w Niepołomicach, co mogą, żeby wrócić. Tak jest. Do tego czasu będzie grała na Krakowi, co moim zdaniem będzie dużą przeszkodą dla Tomasza Tułacza i jego podopiecznych, bo wiadomo, że wielkim atutem Puszczy Niepołomice było to, że murawa w Niepołomicach była unikalna. Że to była to... Była to sfera rzeczywistości, na której łatwo było się pogubić tym, którzy nie byli przyzwyczajeni do tej sfery rzeczywistości, a szczególnie jeśli byli to na przykład hiszpańscy pomocnicy lub napastnicy, o czym boleśnie się przekonały zespoły z samego szczytu tabeli. Puszcza Niepołomice funkcjonowała trochę jak w Heroes of Might and Magic 3, że wszyscy grają na tej zielonej murawie, tak? A puszcza to bagno. To ta ziemia nekromanty, tak? I tam własne rzeczy, które masz, dodatki, tak? No bo jak jesteś zamkiem z bagien i grasz na bagnach, to nie tylko to masz jeszcze plus do szybkości jednostek. Puszcza miała plus do szybkości jednostek. Natomiast tym, którzy by chcieli pójść w proste bardzo takie kalki, że dobra, okej, mieli rozkopane swoje boisko, więc tam wszystkich opędzlowali na wyjazdach, defensywka, konterka i się udawało, no to niestety Puszcza miała też baraże i w barażach nie grało się. Co ciekawe, nie grali rzeczywiście
na miejscu przekopu Mierzei Wiślanej, tylko na boiskach, które uchodziły za dość dobrze przygotowane. Tak jest. Zastanawiacie się pewnie, w jaki sposób Puszcza ominęła tę trudność, niedogodność, jaką był brak gry na kartoflisku. Otóż Kevin Komar przekopywał całe boisko i nie trzeba było korzystać z murawy, kiedy Kevin Komar przekopuje całe boisko. Powiedzcie tak, gdybym był Puszczą Niepołomice i był osobą decyzyjną, nie robiłbym żadnych transferów, tylko mówił, dobra, my i tak spadniemy, bierzemy te pieniądze, w ogóle nie będziemy ich wydawać. Gramy tymi, co grali, niech mają chłopaki przygodę, a my sobie po prostu te pieniądze zarobimy i zainwestujemy choćby w stadion. To znaczy, wiesz, teraz ktoś by powiedział, o Leszek, a może by powalczyli o utrzymanie. No to prawda, mogą, ale mogą właśnie też tym składem. I tak w klubie mówią, że o, chcemy dać szansę tym chłopakom, którzy są. No i bardzo słusznie. Nie wydawać tych pieniędzy, które przyjdą. Troszeczkę można wydać, to wiadomo, ale jak zimą będzie średnio, to nie mówić, trzeba jednak kupić wszystkich bośniaków z Partizana Bardejow. Oni nam zapewnią utrzymanie. Nie, zatrzymać, budować budżet. Naprawdę to nie jest wstyd spaść z Ekstraklasy, jak jesteś Puszczą Niepołomice, a można zarobić. To jest opór ciekawe od tej strony, że po raz pierwszy chyba nadarza się okazja, że naprawdę trudno jest wskazać jakikolwiek podmiot, który mógłby na Puszczy wywierać presję. Bo było takich beniaminków kilku, którzy mówili, okej, my się na nic nie nastawiamy, nie napalamy się, spokojnie, my wiemy, znamy swoje miejsce w szeregu, jak spadniemy, no to spadniemy. Był ŁKS, była Miedź za pierwszym razem, było Zagłębie Sosnowiec, ale wszędzie w tych miejscach jednak masz przynajmniej kibiców, którzy, no dobra, hola, ale co wy, to brak ambicji, w naszych świętych barwach brak ambicji, chyba was posrało. Proszę natychmiast kontraktować tutaj zawodników, którzy przynajmniej włączą się w walkę o utrzymanie. Albo są przynajmniej z Bałkanów. Albo przynajmniej są z Bałkanów. Jak już nie mają walczyć o utrzymanie w Ekstraklasie, to niech chociaż będą z Bałkanów. Nawet Górnik Łęczna, mimo wszystko, jest klubem, gdzie swego rodzaju presja jest, nawet nie tyle może ze strony kibiców, co ze strony kopalni, tego całego układu, który wokół Górnika jest zbudowany. I tam też mogły istnieć takie potrzeby. A może jednak nie sprzedawajcie Bartosza Śpiączki, może jednak byście powalczyli o to utrzymanie. Okej, może i tak, może i po spadku będziemy mieli problemy z płynnością finansową, ale kto nie ma problemu z płynnością finansową? Chyba tylko Lechia Gdańsk, która kupuje Luisa Fernandeza. Więc zawsze takie potrzeby były. W Niepołomicach nie ma kto takich potrzeb robić, bo choć absolutnie bardzo fajny występ kibiców Puszczy Niepołomice w Niecieczy. Tak, oni są dosyć tacy, mają chłodną głowę. Nie napięci są ci kibice, którzy są. I wydaje mi się, że to nie będzie tak, że żądamy głowy tułacza po 8 porażkach. Czas, żeby tułacz odpowiedział. Remis? Co to tu robi? Nie wiedziałem, że za jakieś remis. Tułacz, oddawaj fartucha. Nie będzie też tak, że co? Żadnych wzmocnień? Nie ma możliwości, żeby Puszcza była tak mało ambitna. Stoi za nami 100 lat historii i stoi za nami rzesza kibiców. Nas. Więc nie możemy sobie pozwolić na byle jakość. Takich rzeczy prawdopodobnie w Puszczy nie będzie. Jestem bardzo ciekawy, czy w związku z tym działacze będą potrafili trzymać ciśnienie, jeśli nie udawało się utrzymać ciśnienia wielu innym klubom, które były dokładnie w ich miejscu. Kocham do ciebie ciekawostkę jeszcze. No. Uśmiejesz się. Budżet Puszczy Niepołomice na najbliższy sezon. Pierwszy ekstraklasowy, rekordowy budżet w historii klubu. 8. Połowa. Jak dobrze pójdzie, to połowa pożyczki Śląska z miasta. Czyli 10. No to niedużo. Połowa pieniędzy, które pożyczy Śląsk Wrocław na spłatę zawodników, to jest już całoroczny budżet Puszczy Niepołomice na Ekstraklasę. No i bym się nie zdziwił, jakby Puszcza urwała punkty Śląskowi. Jeśli chodzi o okienko transferowe, to Puszcza bardzo długo, w 90 minut figurowała z dwiema pustymi rubryczkami. Nic nie było, uwielbiałem ten widok, wszyscy tam jakieś ploteczki, Puszcza nic, zero plotek odchodzących. Powiem ci tak, jestem natomiast bardzo zmartwiony, nie będę udawał, że znam dobrze kadrę Puszczy Niepołomice, ale plotka o tym, że odchodzi Szymon Jopek. No. Zostawcie Szymona Jopka w talii Ekstraklasy. To było dobre, to było dobre. Muszę przyznać. Wiesz, kogo osiągnęli? Mołdawianina. Tak, typa, co poskromił Lewandowskiego. No i to jest transfer. No. To jest transfer. To jest elegancko. Jak chcesz zwiększyć cytowalność albo swój ekspozycję medialną, to ściągasz gościa, który poskromił Lewandowskiego z ekipą. Kracjun się nazywa? Kracjun, tak. Tak, będzie Kracjun. Niestety Szymon Jopek zagrał w minionym sezonie zaledwie 86 minut, więc... Czytajmy Kracjun. Szkoda Szymona albo Jopka. Kracjun.
Kraczum? Kraczum. Albo Kraken. Kraken, dobra. Kraken Krakena, szukałem Krakena. Z dodatku... Release the Kraken, release the Kraczum. Kraken przychodzi z HPL-u Kwarseba. Kwarsaba. No i co? Ty na to? Kwarsaba. Pamiętajmy jeszcze oko na zawodnika, Tomalski. A, dobrze. Tomalski, gwiazda środka pola. Ty go opuszczę? Czy masz jakąś ciekawostkę? Jest jeszcze Michał Walski z Sandecji, no są ściągnięty. Okay. Wonderkid w okresie wtedy mniej więcej to Kort, dobrze pamiętam? Bo był chyba Kort, Walski, jeszcze był jeden taki z Pogoni Szczecin. Bardzo utalentowani ludzie, ale to było 8 lat temu chyba, mniej więcej. No i w Sandecji Walski oczywiście, nie mówię, że grał źle. Oglądałem kilka meczów w Sandecji, między innymi dwa z UKS-em. Nie grał źle. Ale nie jestem przekonany, czy to jest tego typu transfer, że mówisz, kurde, nie. Znaczy, szczerze mówiąc, nie zamierzałem się pochylać na transfer Michała Walskiego, to coś ci powinno powiedzieć na temat tego wzmocnienia Puszczy. Znasz jeden transfer Puszczy, Cholewiak. Tak. No i co? Chyba się utrzymałem jednak. A, no i będzie, na początku będą grali na Krakowie prawdopodobnie. Tak. Co znowu wytrąca im ten argument murawy z rąk. Jestem zdziwiony, powinien grać w Gliwicach. I to bezpośrednio po ruchu. Ruch by grał swój mecz i oni by wchodzili na tą zużytą murawę. Murawa w Gliwicach słynie z tego, że jest dobra, więc spokojnie by to wytrzymał. Dobra, tyle opuszczę. Jakiś tak. Typ chcesz? A nie, ciekawostka. Właśnie, typ mamy kurs przygotowany przez sponsora naszego kanału, Superbet, na spadek Puszczy Niepołomice w najbliższym sezonie. Kurs 200 do odebrania, bonus 400 zł. To pokazuje, jak cenią bukmacherzy Puszczy Niepołomice. Ich spadek wydaje się właściwie nieosiągalny z perspektywy tego. Równie dobrze mógłby spaść z Ekstraklasy w najbliższym sezonie. No, potężne kaczory. I Manchester City. Tak. Chciałem coś jeszcze dodać. A, bo obiecaliśmy, że będą ciekawostki. Obiecaliśmy w programie piątkowym, że będą ciekawostki, więc moja ciekawostka jest taka, że Niepołomice to jest miejscowość, która nie posiada antagonisty. Bo wydawać by się mogło, że skoro są Niepołomice, to gdzieś są tak Połomice, a nie ma tak Połomice. Są tylko Niepołomice, tak Połomic nie ma. Świetnie. Przed nami Ruch Chorzów. Wiemy. Ale głośno, klasnie. Klaszczę Mateusz tak, że chciałbym, żeby to klaśnięcie zostało w programie, tylko widzowie nas nienawidzą. W sumie tak jak kiedyś, jak się dyktafon. To nie róbmy tak. Niech to będzie nasze cierpienie. Ruch Chorzów wygląda moim zdaniem najsolidniej spośród trzech beniaminków, jeśli chodzi o sposób przygotowania się do gry w Ekstraklasie. Mm-hmm. Szybko dopięte transfery i w dużej liczbie, 10. W dodatku wydaje mi się, że jest to ścieżka, ta, którą poszli, która już była wydeptana wielokrotnie przez tych beniaminków, o których myślałeś sobie, może coś z tego będzie. Bo są powroty wielkie, tak jak Starzyński. Starzyński to jest gwiazda, tak? Od razu Ruchu Chorzów i postać, która tam po prostu pasuje. Tak samo jest z Bartolewskim. Bartolewski też konkretny zawodnik, który no wiadomo, gdyby grał rewelacyjnie, to by Zagłębie go po prostu sobie zostawiło. Ale było dostatecznie dużo argumentów, by mówić, że w słabszym klubie da sobie radę. Goście trochę do odbudowania, typu Steczyk, Buchalik, Letniowski. No i dalej jaki. A, i Firlej, który był bardzo mocno zachwalany. Długość też jest. Długość to też jest fajny piłkarz. W Rakowie po prostu nie łapał się, ale no wiadomo, że w Rakowie nie jest łatwo się załapać, ale to też jest bardzo ciekawy zawodnik. Firlej. Już sobie przypomniałem, kto mi chwalił Firleja. Wiesz, kto mi chwalił Firleja? Czekaj. Potrzebujesz przejść? Denis Rodman. Nie, Scottie Pippen. No i co teraz? Nie, menedżer Firlea mi go chwalił. O, to bardzo ciekawe. Nie narzekał? Nie narzekał? Nie, mówił, że dobry. 21 bramek Firleja w drugiej lidze w minionym sezonie w Zniczu Proszków. Dobry. Już wcześniej o nim słyszałem. On chyba gra w Garbarni, to mi się wydaje. Albo mylę go z Felixem. Ale no, mniejsza z tym. Nie będziemy w takie merytoryczne szczegóły wchodzić na temat niższych polskich lig. Więc wydaje mi się, że to jest spoko. Co masz? Transfer, na który czekam. Tak jak mówiłem ci, Szymon Jopek odchodzi z Puszczy. A, dobra, kogo masz? I do Ruchu Chorzów przymierzany jest Bartosz Bich. A. Jak zrobiłby fajną akcję, to bym mógł cały stadion... Bis! Niech Bich zagra na Bis! I znowu kibicuję temu. Bartosz Bich koniecznie powinien przyjść. Nie ma jakichś takich ważnych odejść zawodników, których wiesz, ktoś po prostu... Których znasz. Nie kryguj się. Ale to nie jest tak, że ktoś został wyciągnięty, tak, że o kurczę, on tak świetnie grał w tym ruchu, musimy go wziąć, bo my jesteśmy, nie wiem, pucharowiczem. Nie. Została ta drużyna, została wzmocniona, rzeczywiście ruch na papierze, oczywiście wciąż od strony finansowej, od strony kadry, no to nie jest drużyna, która za chwilę będzie przymierzana do playoffów w Lidze Belgijskiej o europejskie puchary, ale... To, co mogli zrobić, to zrobili. Tak mi się wydaje, że czasem patrzysz na klub, jego możliwości
Mogli więcej zrobić na ruch, patrzysz i chyba nie dało się zrobić więcej, żeby się dobrze przygotować. Prawda, przy czym warto podkreślić to, co już w pierwszej lidze ruchowi towarzyszyło, bo trzeba przyznać, że pierwsza liga w ubiegłym sezonie była cholernie silna, nawet na tle poprzednich rozgrywek. I w tej cholernie silnej pierwszej lidze ruch po pierwsze był Beniaminkiem, po drugie ruch spośród tych wszystkich czołowych drużyn był tą, która najwięcej sprawiała problemu ekspertom. Wiem, bo meczyki raz mnie zaprosiły w takim właśnie charakterze, żeby rozmawiać o tych, którzy kandydowali do awansu. Bo był ŁKS, gdzie no, z siłą rzeczy parę osób znasz. Znasz Pirulo, znasz też tych, którzy spadali z ekstraklasy. Korta. Znasz Trąbkę. I Korta. I Korta. Wiedziałeś mniej więcej, kto tam może strzelać, kto może asystować. I kto jest Dawidem Kortem, też wiedziałeś, więc tu mogłeś wyróżnić. Była Wisła Kraków, wiadomo, Luis Fernandez, Hiszpanie, Kiko Ramirez, który nas ściągał ze swojego... Wiele innych hiszpańskich słów. Tak, Junka, mogłeś od razu wymienić, co tam gra. Myślałeś sobie o każdym kolejnym tak naprawdę z tej czołówki i byłeś w stanie wymienić raz, że paru piłkarzy, dwa, że jakiś taki wiodącą cechę, taką cechę, która charakteryzowała, na przykład Wisła grała tą piłeczkę swoją hiszpańską, ŁKS też za trenera Moskala wrócił do tego, co grał za trenera Moskala. Puszcza, no to tutaj to jest szalone, stałe fragmenty, jako ekspert mogłeś powiedzieć, słyszałeś tylko jedną rzecz, przeczytałeś u Szymona Janczyka, który jako jeden się zna na pierwszej lidze, stałe fragmenty mają mocne i mówisz, no wyższała mocne stałe fragmenty. A o ruchu trudno było coś tam takiego wyrzenić, takiego charakterystycznego. Zespołowość. Kolektyw. I najgorsze jest to, że nawet jeśli ci ludzie, którzy naprawdę śledzą pierwszą ligę i naprawdę są merytoryczni, mówili, że kolektyw, zespół, że Polacy przeważnie, że zgrana szatnia, nie w takim, populistycznym trybie, że no tak, nie było żadnego Hiszpana dzięki temu, nikt nie strzelił 20 goli na przykład, tak jak Fernandez. Tylko w takim kontekście, że faktycznie oni raz, że na euforii Beniaminka, dwa, że na tym, że oni wszyscy się dobrze rozumieją, trzy, że jest trener Skrobacz, który też świetne ma z nimi kontakty i relacje. No to właśnie to wszystko składało się na sukces ruchu. Bardzo długo mówiono, że ruch spuchnie. No Wisła, ruch spuchnie. Ale zobaczymy co teraz. Trochę taki klimat Warty Poznań po awansie. Bardzo. Tak? Nie? I że klub, który nie ma za dużo kasy, ale trener, który bardzo dobrze żyje z drużyną. Generalnie, jeśli chodzi o ruch Chorzów, to trzeba jeszcze powiedzieć tak. Przy każdej okazji podkreślać, że to nie jest tak, że ruch jak miał kłopoty, dobra, wciskamy reset, zaczynamy od czwartej ligi, tam bez długów, zostawimy te zobowiązania nikomu, niech one sobie leżą na hałdzie śmieci, tylko ruch po prostu nigdy tego nie zrobił, choć zrobił tak każdy klub w Polsce prawie, tylko sumiennie spłacał długi cały czas walcząc, robiąc te awanse, mimo nich. To trzeba doceniać. To jest też jakąś skalą taki pokazanie sposobu zarządzania, jaki jest ruch Chorzów. Pan Seweryn Siemianowski, prezes ruchu, moim zdaniem ekstraklasa, jak pozna pana Seweryna, bo na pewno w pierwszych tygodniach będzie dużo wywiadów, wszędzie. Zakocha się w sposobie zarządzania ruchem przez tego człowieka, w jego szczerości, w jego otwartości, jako postać, jako taki, wiesz, frontman ruchu Chorzów. Wspaniała postać, po prostu dobry człowiek. Dobry człowiek, który pomagał ruchowi społecznie, który łączył to z różnymi pracami. Nawet ja bardzo cenię taką życiową historię, stronę pana Seweryna, który już w wieku 13 lat, w obliczu tragedii, jaka zdarzyła się w jego rodzinie, musiał po prostu łączyć grę w ruchu w juniorach z tym, żeby normalnie pracować, żeby zarobić na swoją rodzinę. Także to jest taki człowiek, który naprawdę możesz na nim polegać jak na Zawiszy i to jest wielkie dobro, jakie ma w swoich szeregach ruch Chorzów, więc ruch Chorzów jest takim kandydatem, moim czarnym koniem do bycia takim stu fajnym klubem, sympatycznym, tak? Może być taki, że przegrywają, ale są fajni. Oczywiście wiele będzie zależało od tego, jak grają, ale stu fajny klub. Tu masz też trochę, dotknąłeś moim zdaniem czegoś, co warto podkreślić, zwłaszcza w kontekście tego, że za chwilę będziemy rozmawiać o Śląsku Wrocław, że jeśli chodzi o pochodzenie pieniędzy w ruchu Chorzów, to też nie jest tak, że miasto Chorzów absolutnie wolno od jakichkolwiek dotacji, ale można prowadzić klub będąc pod skrzydłem miasta, tak jak Korona i prezes Łukasz Jabłoński, tak jak ruch Chorzów i jego prezes, jego ludzie zarządzający, a możesz tak jak prezes Waśniewski w Śląsku. I jak zestawisz sobie, że to w teorii powinno oburzać tak samo, no nie oburza tak samo, nie oburza tak samo. Trudno jest przyłożyć tę miarę, biorąc pod uwagę, jak ruch chucha na każdą złotówkę, jak w Koronie Kielce wprowadza się oszczędności i jak Śląsk Wrocław, no w sumie właściwie dlaczego mielibyśmy nie stanąć do licytacji o najlepszych zawodników. To zwróciło moją uwagę też, że przez chwilę był łączony z ruchem Michał Mokrzycki,
Wypożyczony w ubiegłym sezonie do ŁKS-u, dwa sezony temu właśnie do Ruchu. Na wypożyczeniach z Wisły Płock zrobił dwa awanse, najpierw z Ruchem, potem z ŁKS-em. I teraz w Wiśle Płock nie za bardzo chciał pozostawać, że Ruch nie stanął do licytacji. Żeby... Nie, rozumiemy, że to są pieniądze, które można zapłacić, mieć bardzo fajnego pomocnika, ale my ich nie mamy. My ich nie mamy. I to nie będzie tak, że my to wyłożymy, a za rok pójdziemy i miasto Chorzów, bo wiecie, wzięliśmy Mokrzyskiego za 1 000 000 zł. Dacie nam teraz ten 1 000 000 zł? No nie, więc duży szacunek z mojej strony, że nie robią takich numerów. I też widzę tak, powiedziałeś o vibe Warty Poznań, a ja też widzę trochę vibe Radomiaka pod wodzą trenera Banasika, że to może być tego rodzaju historia, gdzie postać trenera, też sposób, w jaki on buduje relacje z szatnią, to będzie duża wartość dodana, dlatego też wydaje mi się, że Ruch z tej trójki ma największe szanse, żeby się utrzymać w Ekstraklasie. Ja jeszcze jestem wielkim kibicem tego, żeby w jednym meczu zagrali jednocześnie Baranowski, Barnowski, Barański. Okej, okay. Też będę trzymał za to kciuki. Ciekawostka o Chorzowie? Masz jakąś? Tak. Znaczy nie, poczekaj, muszę najpierw się zastanowić, bo jeszcze chciałem powiedzieć coś dotyczącego Chorzów. Że jeśli patrzę na transfery, to z kolei trochę dostrzegam vibe Widzewa sprzed roku, gdzie też nie było to jakieś niewiarygodne szaleństwo, ale nie było czegoś takiego, że słuchajcie, oni zrobili awans, musimy dać im szansę. Tylko są bardzo rozsądne wzmocnienia tak naprawdę w każdej formacji. I to jest coś, w czym też bym upatrywał nadziei, jeśli chodzi o kibiców Ruchu Chorzów. A, wiem jeszcze, czego nie powiedzieliśmy, że będą nie grali w Chorzowie, znaczy trochę będą grali w Chorzowie, a trochę nie. Bo zaczynałem w Gliwicach, na Stadionie Piasta, potem mam się przenieść na Stadion Śląski. Bardzo jestem ciekaw, jak będzie wyglądać Ekstraklasa na Śląskim. Też jestem bardzo ciekaw. Jestem też bardzo ciekaw, jak będą wyglądały te rozmowy dotyczące Stadionu Śląskiego, bo pamiętajmy, że Ruch już chciał na Stadionie Śląskim zagrać Wisłą Kraków, ale na przeszkodzie stanęło co? Igrzyska Europejskie. Może nie zorganizują w przyszłym roku Igrzysk Europejskich. Ruch Chorzów będzie mógł sobie spokojnie grać na tym historycznym dla polskiej piłki stadionie. Ciekawostka o Ruchu. Jeśli chodzi o okienko transferowe, to trudno powiedzieć, by w Ruchu był bezruch, bo 10 piłkarzy ściągnęli, a to dużo. Nie było bezruchu. Jeden czeski zawodnik, jedyny na ten moment obcokrajowiec, Jan Sedlak. Samotny jak Sedlak w Ruchu Chorzów. I mam jeszcze taką ciekawostkę. Pseudonim, pod jakim znany jest Ruch Chorzów, to Niebiescy. O, dobre. To faktycznie nie ciekawe. Pomylisz się dzięki temu. Nie pomylę. A wiesz, że na niebiesku kto jeszcze gra? Chelsea. No, co ty? I się mówi na nich Debles. To fajne. Jest tam jeszcze Leble, ale to we Francji. Dobra, tyle o Ruchu. No i co tam, ŁKS, w tym ŁKS-ie słychać? Gra! Znaczy nie gra. Będzie grał dopiero. No Ekstraklasa jest u bram. No i... Chciałem, że ten Dani Ramirez, tak piłeczka chodzi. Getry opuszczone, trochę rozgrywa. Hiszpan z Olsztyna? Słyszałem, że trochę przybyło mu kilogramów, jak go nie było. Tak? Tak, ale ty też to zauważyłem. Wiesz co, nie chodzę na treningi, bo skończyły się treningi A-klasy jakiś czas temu. 3 tygodnie chodzę na treningi i już 2 kilo wrzuciłem. A on zagrał w Belgii 300 minut przez pół roku. To wydaje mi się, że tak, że można przybrać na wadze. No co, no spadek będzie, no kurde, no nie wierzę w to, żebyśmy się utrzymali niestety. Choć widzę, że klub zrobił dużo. Klub zrobił dużo, żeby się utrzymać. Faktycznie wygląda to w miarę nieźle na papierze. Natomiast nadal wydaje mi się, że niestety, ale jest zbyt dużo niewiadomych, zbyt dużo takich pułapek. Z tym nieźle na papierze mówisz o transferze Ramireza. Mówię o wszystkim, co nie jest transferem Ramireza. Na przykład pozbyto się Jonasza, czyli mnie. Właśnie po to, żeby mnie przynosił pecha w Ekstraklasie. Więc pod tym kątem jest to na pewno dobra decyzja. To, co mnie ucieszyło, to jest transfer Flisa. Wydaje mi się, że tak? To jest... Jeśli cieszy cię transfer Flisa jako główna rzecz, która cię ucieszyła tego lata, to z całym szacunkiem do Marcina Flisa, bo jestem... Lubię go jako ligowca. To nie jest dużo, Kuba. No nie jest. Nie za jest. Dużo cię ucieszyło tego lata. Nie jest tu dużo, bo w ŁKS nie poszedł ura bura, ciocia Agata, jeśli chodzi o okienko transferowe. No i martwię się, że właśnie w obronie jeszcze by się coś przydało. Piotr Głowacki, który został wyciągnięty ze Stali Rzeszów, fajnie wyglądał w sparingach, natomiast pamiętajmy, że to jest to 31-letni zawodnik, dla którego to będzie pierwsza przygoda z Ekstraklasą. A ten zawodnik, który wygląda jak Alister Overeem, jak sparingler, sparing partner przynajmniej Overeema, czy Kaitejan. A, chodzi o pana Łysego z Amsterdamu. Pan Łysy z Amsterdamu, sparing partner Alistera Overeema, gość, który tak na oko to mógłby robić za tego potwora z mitologii greckiej, który odgryzał głowę.
Myślę, że Janczukowicz będzie grał. Okay. Chociaż nie, no, ponoć ogarnia. Natomiast ciekawa historia z tej ZKM Tyrzana. Ponoć w bardzo późnym wieku w ogóle zaczął granie w piłkę. W wieku 30 lat. Tak, Przemek jest jako pierwszy klub. Tak? Do tej pory był serferem. Bardzo interesująca ciekawostka, rzeczywiście. Nie no, przecież grał w Cosaque Boys. Z Roystonem Drentem. To jest ciekawostka, którą trzeba zapamiętać rzeczywiście. W Cosaque Boys z Roystonem Drentem pan Tejan grał. Ale nie, przepraszam jest, cię już. No. Jest ulicznikiem. Grał jako nastolatek nawet jeszcze na ulicach Amsterdamu. Bardziej niż w klubach profesjonalnych. A pchnął się do poziomu Szeryfa Tiraspol. Więc wydaje mi się, że to jest duża rzecz. Jeśli jesteś zawodnikiem z ulicy tak naprawdę, który nie przeszedł przez te szczeble w akademiach profesjonalnych, a w końcu trafiasz do Naddniestrza, gdzie no, ten szeryf w miarę się prezentował jeszcze w czasie, kiedy Kajterzan tam był. No grał to może... Znaczy grał, ale nie strzelał. Więc no był, przebywał. Więc to jest spoko. Są wzmocnienia. Trochę były późno może w stosunku do tego, jak UKS budował kadry przy ostatnim awansie. Trochę być może brakuje... Gdzie te wzmocnienia? Bo patrzę teraz. No Hoti. Ten Albańczyk. No Flis. No to są, wiesz. No, jak... Nie no kurczę, wygraliście ligę, tak? No wygraliśmy. No wygraliśmy. Więc wiesz, może nie potrzebujecie aż tylu wzmocnień, już nie chcę żartować aż tak. Nie, no, jestem ciekawy, bo tak nie ironizując i nie wchodząc w moje czarnictwo, wydaje mi się, że jest ok pod tym kątem, że Flis wzmocni defensywę mocno. Że Nacho Monsalve i Adam Marciniak grali naprawdę super końcówkę, ale tu jest oczywiście gwiazdka. Pierwsza liga. John Arthur Schrene z Miedzielnica też grał super i Wojciech Łobodziński tutaj nam przed oczami. Ja ręczę, ja widziałem go. To jest piłkarz na ekstraklasę. Po czym stał się najgorszym stoperem w historii ligi. Więc Nacho Monsalve, którego ja bardzo cenię, boję się, że może pójść tą drogą, bo też jest Hiszpanem. Tak jak Hiszpan z Miedzielnica, który rozbił bank w pierwszej lidze, a w ekstraklasie sobie nie poradził. Adam Marciniak swoje lata też ma i mimo, że jest moim kolegą i bardzo go lubię i co więcej, nie tylko jest moim kolegą, bardzo go lubię, bo tutaj też łapie się Dawid Kort, ale Adam Marciniak jeszcze był jednym z najlepszych stoperów w pierwszej lidze i absolutnie był liderem tej drużyny, no ale to jest duży przeskok. Tuty Skinas, reprezentant Litwy młodzieżowy, fajnie, że udało się go z Krotone wykupić, ale to nadal nie jest to, że patrzysz na tę linię defensywną i mówisz, kurde, nie, no nie. To już... Z tego co wiem, to przegląd sportowy, który przygotowuje skarb kibica, zamierza Tuty Skinasa dać jako taka jedynka na grafice, nie? Na okładkę. Tuty Skinas na okładce. A z drugiej strony... Albo na okładkę nowego komiksu Tytus Romek i Atomek, bo to są te gry słowa. Tak. No i jest Tankowski, który jako jedyny wydaje mi się, że tutaj akurat jestem pewny, że na poziomie ekstraklasy sobie bez trudu poradzi. No i w bramce jest Olek Bobek, który jest bardzo utalentowany bramkarzem. To tak, to oglądanie. A jak z tym Kowalczykiem? Zostaje, nie zostaje? Nie wiem. Bo na pewno Bobek będzie takim gościem, na którego warto będzie zwrócić uwagę. Myślę, że robotę będzie miał, kiedy się... Nie ma sensu, żeby teraz odchodził z UKS. Będzie miał się kiedy wykazać. Tylko właśnie, widzisz, i to jest to, że ja bardzo wierzę w Olka Bobka i uważam, że to jest w ogóle też kolejna super historia. Wychowanek, który stanowi o sile defensywy w pierwszej lidze, a potem w Ekstraklasie dużo od niego oczekujesz, a potem wyjeżdża do Charlotte na przykład. Mimo, że miał iść do Serie A. Więc to jest pierwszy mój znak zapytania, że już raz wierzyliśmy w wychowanka współtworzącego linię defensywy i skończyło się to bardzo źle. I dla wychowanka, i dla UKS-u. Olek Bobek w tym sezonie dopiero wskoczył do klaty za Dawida Arta w momencie kontuzji. On tak naprawdę ten sezon nie był przewidziany jako ten sezon, w którym on wejdzie do pierwszego zespołu. On miał być podstawowym bramkarzem, raczej podejrzewam, że w rezerwach. A to Dawid Art miał fruwać między słupkami. I to przyspieszenie w eksplozji talentu Olka Bobka jest spoko, ale to też nie jest tak, że dobra, okej, okay, może i są problemy w defensywie, ale w ramkę to mam obsadzoną tak. Bo to jest młody zawodnik i młody zawodnik zawsze musi jakieś błędy popełnić i to słynne frycowe zapłacić. Więc jest bardzo dużo znaków zapytania. No i jest znak zapytania największy z mojej perspektywy. Hiszpan z Olsztyna, moim zdaniem, jeśli będzie grał razem z Pirulo, czyli będzie grało dwóch hiszpańskich lewonożnych gwiazdorów uwielbiających posiadać piłkę przy nodze i kompletnie nie uwielbiających nawet pozorować próby odbioru, to będzie dramat. A wydaje się, że to będzie sytuacja dosyć częsta. Dla mnie transfer kompletnie bez sensu, ten Dani Ramirez. Zarówno, tak jak mi to wytłumaczyłeś, od strony piłkarskiej, że po prostu gryzą się, jeśli chodzi o umiejętności, z Pirulo. I jeśli masz, twoim najlepszym piłkarzem jest Pirulo, to po co sprowadzać ci drugiego Pirulo? Wzmocni jakąkolwiek inną pozycję.
a nie tą, na której już masz gościa, bo możesz wystawić teraz Ramireza na innej, ale to nie zmienia faktu, że to jest zawodnik o podobnych preferencjach, co Pirlo. I to się po prostu zjada, to, a już abstrahując od jakichś kwestii takich, że no, ty masz dość szczególne spojrzenie na Ramireza, na jego przeszłość, na to, że był o włos od Widzewa, no takich ruchów LKS po prostu od strony nie tylko sportowych mógłby nie robić. I ja już powiedziałem to w którychś trykach, moim zdaniem w momencie zatrudnienia Ramireza LKS spadł z ligi i zobaczymy, jak to rzeczywistość zweryfikuje. Prawdopodobnie Ramirez będzie ku naszemu, na pochybel nam, gwiazdą ligi. Możliwe, bardzo trzymam za to kciuki, żeby ktoś z LKS-u był gwiazdą ligi. Może niekoniecznie akurat Hiszpan z Olsztyna, ale no, on ma grać na dziesiątce w teorii, gdzie Pirlo ma grać na prawym skrzydle. No i bardzo gratuluję, że to naprawdę fajny pomysł, ale wydaje mi się, że jeśli dwóch zawodników i jeszcze napastnik przed nimi są zupełnie zwolnieni z jakichkolwiek zadań ofensywnych, defensywnych, przepraszam, w ekstraklasie, no to będzie trudno, zwłaszcza, że kurczę, ja pamiętam ten ostatni nasz awans. My naprawdę wtedy fajnie zaczęliśmy, fajnie weszliśmy w ligę i w ogóle były fajne mecze i dużo mieliśmy przewagi czasami, a przegrywaliśmy. Więc wydaje mi się, że teraz powinniśmy raczej skupić się na tym, żeby ten balans był nieco większy, a nie mam totalnie przekonania. Jeśli w czymś upatruję nadziei, to w postaci trenera Kazimierza Moskala, który już w pierwszej lidze udowodnił, że z materiału, który ma, który został mu ofiarowany, jest w stanie wydziergać coś bardzo fajnego. Bukmacherzy typowali LKS do 9 miejsca, LKS ligę wygrał, gdzie to nie było tak, że nagle ku przerażeniu bukmacherów LKS popełnił 7 nowych transferów i zupełnie wywrócił oczekiwania. Nie, po prostu Kazimierz Moskal rzetelną, codzienną, ciężką pracą doprowadził do tego, że ci piłkarze weszli na absolutnie wyższy poziom. No i to jest nadzieja, której upatruje się teraz. Natomiast... Druga nadzieja, Dawid Kort. No, chyba odchodzi. To już gwóźdź. Gwóźdź, nie powiem do czego. Do spadku. Gwóźdź. No zobaczymy. No. Powiem tak, spodziewałem się, że będzie gorzej. Bo spodziewałem się, że nie będzie tych takich promyczków nadziei. Promyczki nadziei są. Okienko transferowe jeszcze trwa, więc wydaje mi się, że nawet być może w momencie nagrania już jest ktoś nowy w okresie. Więc może nie będzie tak fatalnie, natomiast no, ja jednak liczę się z tym, że będziemy raczej pod kreską na koniec sezonu. Ciekawostka? No. W okresie? Może teraz ty dla odmiany? Czy nie masz? Dobrze. Tomasz Cebula w jednym z wywiadów powiedział, że LKS kupił Mistrzostwo Polski. A to ja ci zrepostuję. Tomasz Cebula 10 razy już zaprzeczył temu. A teraz... Pierwsze słowo do dziennika, drugie słowo do śmietnika. To po co tam to mówił? Znaczy mnie też to zaprzeczanie trochę... Tak jak miałem wątpliwości przy wywiadach władz Śląska Wrocław, tak tutaj, bo to była nieutyryzowana rozmowa, ja tego nie powiedziałem, tak, to nie w innym kontekście. Bo... Zapraszam cię, żebyś się odgryzł ciekawostką przy segmencie o Widzewie. On będzie niedługo, bo widzę, nie zakończył zbyt wysoko tej ligi. No tak, no derby mogą być fajne. Dla derbów rzeczywiście, cokolwiek będzie się działo z LKS-em i Widzewem w przyszłym sezonie, dla derbów warto. Nawet nie pamiętam, kiedy ostatnie były derby Ekstraklasy Łodzi. 2011-12. Mój Boże. 1-1. Marcin Kaczmarek z golem dla Widzewa i Marek Saganowski z golem dla ŁKS-u po fajnej asyście piętą. A jesienią zwycięstwo ŁKS-u 1-0. To był moment, kiedy trochę przewartościowałem swoje życie i swoje spojrzenie na piłkę nożną, bo do tej pory zawsze mówiłem, wygrać derby, a potem to można spadać z ligi. I wtedy wygraliśmy derby, spadliśmy z ligi, pomyślałem, że a może w sumie właśnie w derbach remis też nie byłby zły, a zamiast tego się utrzymać. No ale nie można mieć wszystkiego. Mieliśmy zwycięstwo w derbach, a nie mieliśmy utrzymania. Nie możemy mieć wszystkiego, zobaczymy jak będzie, ale derby to jest zawsze wartość dodana Ekstraklasy, nawet jeśli to będą derby teoretycznie blisko strefy spadkowej. Mogą albo być, w niej. Albo nawet w niej. Prawda. Tyle. Śląsk Wrocław przynajmniej. Śląsk Wrocław ma byłego uczestnika Ligi Mistrzów i 20 milionów pożyczki od miasta. No tak, to tyle o Śląsku Wrocław. To mógł być tytuł z Gazety Krakowskiej, gdyby była we Wrocławiu. Czyli z Gazety Wrocławskiej na przykład. To ciekawe, że we Wrocławiu jest Gazeta Wrocławska, a w Krakowie Krakowska. A w Łodzi jest Dziennik Łódzki. Czy powiedzmy, co się udało w Śląsku Wrocław w ostatnim czasie? Zatrzymanie Jacka Magiery. Tak. Bez Jacka Magiery ten projekt byłby naprawdę dla mnie faworytem do spadku obok Puszczynie Pomicy. I trzeba przyznać, że Jacek Magiera założył spodnie w tym związku bardzo mocno. Powiedział, że czyścimy tutaj, kurde, ma być jakość, a nie jakość. To jest bardzo fajny bon mot. Ach, te gry słowne, nie? Kurde, ma być... Jacula.
ma być zochore, a nie zorze spadkowe. No to tak, słabe. Ma być dobrze, a nie niedobrze. A nie źle. I ma być tak połomice, a nie połomice. Będę wracał do tego w okolicznościach. Na przykład jak będziemy mówić o Niemcach. Czemu są Niemcy, a nie Matakców? Może z nim byśmy mieli pozytywne stosunki, a nie takie jak mamy. Śląsk Wrocław prawdopodobnie utrzyma się, widzę. A dlaczego? A dlatego, że jest ŁKS, Puszcza i jeszcze ktoś. Więc mogą albo się dlatego, bo jest Jacek Magiera. Też. Wierzę w jego warsztat. Udowodnił go w Śląsku Wrocław. Strasznie sobie przychlapali w moich oczach, kiedy zaczęto łączyć Śląsk Wrocław z Janem Sobocińskim, z Charlotte FC. Bo myślałem, że jeśli już, to Janek wraca do domu. I wolałbym powrót Jaśka niż Hiszpana, bo Jasiek jest spoko, a Hiszpan nie zawsze. Tak od strony atutów Śląska Wrocław na ten sezon, obok posiadania Jacka Magiery, to możliwość to też, możliwość zawsze otworzenia sezamie otwórz się, czyli drogie miasto, dostęp pieniędzy. Tak. To jest duży, wiesz, to jest trochę jak gra na kodach, tak? Kurczę, mam mało pieniędzy, żeby w GTA kupić tego minigana. A dobra, wpiszę sobie pieniądze i będę miał. Także Śląsk gra na kodach, tak za klasę i to jest atut. Ale siedzimy, a nie chciałbyś Erika Exposito mieć w drużynie? Znaczy tak, trzeba powiedzieć, stracili Jabłacha, czyli najlepszego piłkarza minionego sezonu. W jego miejsce w tym momencie, no w zasadzie nie ma nikogo, kto mógłby wejść w te buty. Znaczy jest też Gretarsson, który odszedł. Za niewielkie pieniądze swoją drogą, więc to jest coś, co pewnie niepokoi. Z Exposito wydaje mi się, że się pożegna Śląsk. No, mimo tego, że się wysypał ten transfer do Turcji, to jeszcze nie jest szans, nie? No kurde, zwłaszcza jak ściągnęli następcę, pana Kenneta Zohore. To wydaje ci się, że ten, że zostawią Erika Exposito, jak już się wysypał? Nie stać ich. Nie sądzę. No jak nie stać ich? Dobra, przepraszam, zaraz piszą sobie kody i będzie po prostu... Wielkie miasto Wrocław jest stać na wszystko. Elektrownia zostanie sprzedana, bo trzeba mieć pieniądze na zawodnika Kenneta Zohore, który przez ostatnie 2 lata zagrał 200 minut. Wiesz, na co nie stać tylko miasta Wrocław? Na deratyzację. No, to dziwisz się, jak Zohore sprowadzają? To prawda. No, ale nie, gdybym był prezydentem miasta, miałbym do wyboru deratyzację albo Kenneta Zohore, to bym wziął Kenneta Zohore. Czy szczury grały w Lidze Mistrzów? Czy szczury były we Fiorentinie? Nie w Premier League? Nie wyobrażam sobie, nie przypominam sobie, a Kennet Zohore był. Aleks Petkow z Ardy Kirdżali jeszcze dochodzi do Śląska Wrocław i Kacper Trelowski z Rakowa Częstochowa. No, Trelowski to jest fajny bramkarz, który może się tutaj rozwinąć, natomiast nie wiem, czy na bramce akurat Śląsk potrzebował jakoś tak super pilnie wzmocnień. W tym momencie na pewno najgłośniejszy jest transfer Zohore i najciekawszy. Bo Zohore, nie chciałbym użyć jakichś mocnych słów na takich piłkarzy jak Kenneth Zohore, bo ostatnie 2 lata i to w jakim momencie jest kariery, to musiałbym sięgnąć po czarny humor, a wiesz, że to robimy tylko na ofie. Także mam wątpliwości wobec tego piłkarza, ale jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądać na boisku. I bardzo się cieszę, że Śląsk Wrocław zrobił ten transfer, bo to sprawia, że mecze Śląska robią się dla mnie bardzo interesujące. Ale nie widzę na razie w Kennethie Zohorze bezpośredniego zastępstwa dla siły ofensywnej, jaką dawał Jebała i jaką dawał Exposito, bo też się zgadzam, że Exposito może zagra jakiś mecz, może 2, ale pewnie odejdzie. Sprowadzają jeszcze jakiegoś zawodnika 19-letniego z Niemiec, czyli może taki klucz trochę Johna Jebały, no ale trudno powiedzieć. No Śląsk jest pewnie klubem, który jeszcze będzie robił transfery dosyć długo, dosyć desperacko. Zwłaszcza jak wpłynie pożyczka. Otóż to. Burak Ince. Ince, nie wiem. Burak Ince, tak po Linz. Tak, być może nawet jakaś daleka rodzina. Czyli z Arminii Bielefeld, ale z kłopotami wychowawczymi, jak donoszą niektórzy. Był jednym z najdroższych piłkarzy kupionych przez Arminię swego czasu, a później już nie. A później jest oddany do Śląska. Tam Szymon Janczyk sugerował, że mogą być jakieś kłopoty wychowawcze z tym zawodnikiem. No właśnie. Generalnie myślę, że faktycznie trzeba się chwycić bardzo mocno tej myśli, że Jacek Magiera jest trenerem, który już raz utrzymał Śląsk Wrocław w sytuacji, gdy było naprawdę gorąco. I gdy wydawało się, że będzie trudno jeszcze jednego znaleźć do przeskoczenia chętnego i tylko to, że Wisła Płock się napatoczyła, to tylko to Śląskowi pomogło, ale no, nie można też odbierać Jackowi Magierze, że wytrzymał tę presję i jako ten spośród trenerów na kontrakcie w Śląsku, a było ich kilkunastu, no to właśnie on doprowadził misję utrzymanie do końca. Wydaje mi się, że dół będzie bardziej wyrównany niż w ubiegłym sezonie i w związku z tym wydaje mi się, że Śląskowi będzie nieco łatwiej niż w ubiegłym sezonie, bo tam będzie łatwiej. Nie, trudno mi, nie chciałbym mówić o tym, co się dokładnie wydarzy, ale powiem tak, dla mnie jedyna pozytywna rzecz, jaka zdarzyła się tego lata w Śląsku Wrocław, to przedłużenie umowy
z Jackiem Magierą. I poza tym, na stan dzisiejszy, 13 lipca, nie zdarzyło się nic więcej, co budowałoby jakiekolwiek większe szanse Śląska-Wrocław na przyszły sezon, niż to miało miejsce. Skład jest gorszy. Skład jest po prostu wyraźnie gorszy niż w zeszłym roku. Widzę. W tym momencie. Pozwolę sobie na mocne słowa, bo widzę, że chyba srasz hajsem, skoro nie robi na to wrażenie 20 milionów złotych pożyczki od miasta Wrocław dla Śląska. A, jest jeszcze jedna rzecz, którą warto poruszyć. Możliwe, że wkrótce dojdzie do zmiany właściciela w Śląsku, a to, jak już pokazał przykład Lechii Gdańsk, potrafi być game changer, bo możesz nie płacić firmie sprzątającej, a potem zmienia się właściciel i ściągasz człowieka zbyt drogiego dla Saudyjczyków. Mhm. Więc być może tutaj może też będzie tak, że Śląsk Wrocław grzebie w tych... patrzę, kogo oni tu chcą jeszcze ściągnąć. Zobacz, jeśli komuś się wydawało, że pieniądze za sprzedaż Johna Yebały zostaną zainwestowane w piłkarze, to zobaczcie, oto te 20 milionów złotych, które musimy pożyczyć, żeby zapłacić na bieżące kwestie. Więc raczej wielkiej reinwestycji tych pieniędzy w zakupy nie będzie. Kurde, tak patrzę tutaj, kto jest przymierzany według 90 minut. Chyjek nawet jest przymierzany. To nie dobrze. Z Recreativo de Huelva. Nie wiem, czy jest, nie jest ich piłkarzem, po prostu to jest jakieś wypożyczenie, coś. Że powrotny. Dobra. No w każdym razie, możliwe, że jak zmieni się właściciel, to nadejdą nowe czasy dla Śląska Wrocław, a możliwe, że nie. A możliwe też, że nawet nie będzie dopięty do końca okna transferowego ten deal właścicielski. Nie byłbym optymistą, patrząc na to, co się dzieje w Śląsku. Boże, pan Marian Ziburska, jak to przejmie, tak jak mówisz. Ale no widzisz, jeśli musimy mówić, że może coś się zdarzy, to pokazuje trochę. W wielu klubach, na przykład w Ruchu Chorzów, nie musieliśmy mówić, że no może coś się zdarzy, żeby spojrzeć na to pozytywnie, bo już się zdarzyły rzeczy, które każą sami, że okej, nie jest źle. Ale jest pan Jacek Magiera i no to jest wielkie szczęście Śląska Wrocław, trzeba przyznać. I tyle. Ja mam to powiedzenie. Jest ciekawostka o Wrocławiu. Wrocław to jest miasto, w którym jest prawdopodobnie jedno z najbardziej uroczych zoo w Polsce. O. Na pewno o tym nie wiedzieliście, bo skąd mieliby ludzie ze środowiska piłkarskiego wiedzieć, że istnieje zoo. Więc to jest ciekawostka o Śląsku Wrocław, znaczy o Wrocławiu bardziej, to jest ciekawostka. Jeśli kiedyś będziecie we Wrocławiu, to warto odwiedzić zoo, z tego względu właśnie, że to coś nowego, coś czego w piłce byś nie dostrzegł. Nie ma w piłce kapibar na przykład, a w zoo. Tak. Chciałem serdecznie polecić właśnie też odwiedzenie pawilonu z kapibarami. Myślę, że to jest takie miejsce dla każdego fanatyka polskiej piłki, konieczna do odwiedzenia. Stadion Narodowy, Zbąszynek i klatka z kapibarami, czy pawilon kapibar we wrocławskim. Zo. Tak jest. Dobra, tyle o Śląsku. Podejrzanie spokojnie się zrobiło. Tak jak jest w filmach Hickoka, że trzęsienie ziemi, a potem tylko rośnie, to tutaj w Białymstoku było inaczej. W Białymstoku było tak, że zaczęło się od ale przepychanka, tutaj Wojciech Bertkiewicz już się na włosku trzyma, tutaj zaraz go prezydent Truskolaski chyba odwoła, albo nie wiadomo co. Tu rada nadzorcza złożona z 56 przedstawicieli różnych właścicieli Jagiellonii Gdańsk. Bo wiadomo, że Jagiellonia Gdańsk ma więcej właścicieli niż piłkarzy. To nie jest łatwa sprawa nigdy. I że tu targi, nie wiadomo, może będą grali w Płocku, a może w ogóle nie będą grali, a może się wycofają, a może polecą w przestrzeń. Bo czy będzie Jagiellonia Płock? Tak, a może w ogóle nie będzie. A czy ma Jagiellonię w sercu prezes Bertkiewicz? Czy ma krew złocisto-czerwoną? Chyba nie, bo jakby miał, to by nie wpadał na takie pomysły. Czy co, że czwarta liga? Jak będą grać w Białymstoku, to w czwartej lidze? No i to wszystko się działo w Jagiellonii. A potem przyszedł pan Truskolaski, wszystkich wygasił, spokój ma być. I zrozumiane? Nie interesuje mnie, kto zaczął, ma się pogodzić. Ma być spokój. Jest spokój. W tym ja mam się pogodzić z wami. Tak, jest spokój od tej pory. Spokój też jest w miarę, jeśli chodzi o odejścia, bo wiadomo było już od dawna, że Marka Gwala w Jagiellonii... Znaczy spokój jak spokój, no bo może było wiadomo od dawna, ale no to jest bardzo duży cios z Kruszczycu. Tak, natomiast no sądzę, że tu już zdążyliśmy poubolewać nad tym, że oj, jaka będzie słabsza. Znaczy my nie, bo my się tym nie zajmowaliśmy, ale kibice Jagiellonii już zdążyli poubolewać. Jak na przykład Mark Gwal się nie cieszył po golu strzelonym. Może się nie będzie cieszył też po golu strzelonym Jagiellonii. No w ogóle nie powinien się nigdy cieszyć. Nigdy się, nie warto się cieszyć. Nie warto się, to, co się cieszyć, bo najgorzej to tańczyć. Tańczyć też w ogóle, to jeszcze gorzej się cieszyć. A ty, tańczyć z uśmiechem? To jest dramat. To jest koniec cywilizacji. No i co on kolejny ściągnięty? Czy wiesz, co powiedział Łukasz Masłowski o zbliżającym się sezonie? To jest wypowiedź. Mniemam, że dla Weszło Maciek Wąsowski przygotował już taki mini skarb o Jagiellonii. To będzie trudny sezon? Nie.
To nie wiem. Przejściowy? Tak. Sezon przejściowy? Tak. Przebudowa? Jesteśmy w fazie dość głębokiej przebudowy. I wiesz, to jest tutaj bardzo interesujące, Kuba, że nawet nie chodzi o sezon przejściowy, nawet nie chodzi o sezon przebudowy, ale dość głębokiej przebudowy. Co warto zaznaczyć, ja mam wrażenie, że Jagiellonia jest permanentnie w stanie dość głębokiej przebudowy od wielu, wielu lat. A ciągnie nie pamiętam już od kiedy. Od wtedy, kiedy tam walczyła o mistrzostwo, to później już jest cały czas głęboka przebudowa. Dobrze, że za nimi jest już etap, gdzie okej, okay, przebudujmy się w takim razie, żeby zbudować to, co było, tylko ludźmi o 5 lat starszymi. To był świetny etap przebudowy w Jagiellonii, jak sprowadzili Quintanę, Pazdana i brakowało tylko jeszcze braci Bajerów. A nie brakowało Ireneusza Mamrota, bo jego też sprowadzono. Tomek Frankowski sprowadzony, Dariusz Bajer, a także, no cóż, może Marek Citko, Daniel Bogusz. Czemu nie? A dlaczego nie? I Czykier, nie zapominajmy. Tak. Więc ten etap już chyba za nimi, przebudowy, no to okazało się, że to tak nie działa. Łukasz Masłowski, jesteśmy w fazie dość głębokiej przebudowy, ale zarazem przede wszystkim chcemy więcej spokoju, żeby nie bronić się o utrzymanie, jak miało to miejsce w poprzednim sezonie. Nie wiem, czy to jest takie łatwe do pogodzenia w dzisiejszej ekstraklasie dość konkurencyjnej, że jesteś w fazie dość głębokiej przebudowy, a zarazem chcemy dość spokojnego sezonu w środku tabeli. Ale wiesz, co mi się wydaje? Mam nadzieję, że jest... Mi się wydaje, że rację ma chyba Michał Trela, tak mi się wydaje. Że jeśli chodzi o ekstraklasę, to masz top 4 w Krakowie i walczących o utrzymanie. Jedni szybciej wygrywają w tej walce utrzymanie, inni wolniej, ale de facto jeśli odsiać wszystkie możliwe te rozpraszacze uwagi, takie jak, że o, my jesteśmy Górnik Zabrze, my zawsze walczymy o mistrzostwo, mamy ich już 14. Jak odsiejesz te wszystkie didaskalia, które zafałszowują ci prawdziwy obraz, to prawdziwy obraz jest właśnie taki, że cała reszta walczy o utrzymanie. I kto sobie szybko to uświadomi, to dobrze. A kto sobie to uświadamia dopiero, że okej, okay, jesteśmy na 16 miejscu, mamy 14 mistrzostw, ale to nie znaczy, że się utrzymamy. Można spaść, mając 14 mistrzostw. To tym lepiej, więc gdybym był kibicem Jagiellonii, to by mnie zmartwiły słowa Łukasza Masowskiego, że tym razem zamierzamy szybciej się utrzymać. Wolałbym usłyszeć, że chcemy zająć miejsce nad kreską, to jest nasz cel. Czy będzie to moment, w którym wrócimy do czołówki? Chciałbym, ale będzie to trudne. Nie, no wydaje mi się, że całkiem no to rozsądnie nie, to jest rozsądne. Pan Łukasz Masowski, spokojnie. Bo sam także... fakt, że chcemy się szybciej utrzymać, zapalił mi lampkę, ale jak... Chcemy więcej spokoju. No dobra, okej. Okay. Jak to... niż to miało miejsce w poprzednim sezonie, kiedy Jaga walczyła do samego końca. Dobrze, to już brzmi więcej spokoju, no, może być trochę więcej spokoju, na przykład utrzymanie. Trzy kolejki przed końcem. Na 15 miejscu. Tak. Tak, to jest więcej spokoju faktycznie. Nie, więcej spokoju będzie, bo są Beniaminkowie tacy. Tak, jeśli chodzi o transfery, to jest ich dużo. Zostały zrobione dość wcześnie, co jest ewenementem, jeśli chodzi o ekstraklasę. I nie będziemy udawać, że znamy tych piłkarzy, na przykład sprowadzanych z Hiszpanii, czy pana Pulululululululu. A chciałem, żeby to wybrzmiało, żeby to była całość, bo samo Pulululululu to jest już okej, okay, ale chciałbym, żeby wybrzmiało, że Jagiellonia, no nawet może jak tak w formę statementu, Jagiellonia Białystok ściągnęła Afimiko Pululu z SPVGG Greuterfurt. Myślisz, że to trafi do wiadomości? Kurde, nie. Teleekspresu? Przepraszam cię najmocniej, ale muszę otworzyć, co jest SPVGG. SPVGG, Greuterfurt. Możesz w międzyczasie coś powiedzieć, bo ja będę się zapoznał z tym, jak to przeczytać poprawnie. Dobrze. To ja tylko powiem, że jeśli chodzi o trenera Siemieńca, pamiętajmy, że gdy obejmował Jagiellonię, brał ją w trudnym momencie, w trakcie sezonu, teraz dostał okres przygotowawczy, może przygotować tych zawodników pod to, w jaki sposób chce grać. I ma tych zawodników na okresie przygotowawczym, a nie, że dostanie ich pod koniec sierpnia. Czy masz już Greuterfurt? Kurczę, jeszcze brakuje mi rozwinięcia skrótu EV na samym końcu. A może mi się tak znaje? Jest taka pogoń, tylko że w tamtych okolicach. Dobra, spróbuję drugi raz. Jagiellonia Białystok ściągnęła Afimiko Pulululu ze Spielvereinigung Greuterfurt EV. Czekaj, a nie da mi spokoju, co to jest to EV? EV. Co to może być? Elektronowolt. TSV. No dobrze, to teraz już wiem wszystko absolutnie. Nie, pewnie też jakieś Ferajny coś tam. No, jestem Pululu.
Jarosław Kubicki zrobił na mnie dużo. Jarosław Kubicki, fajny transfer. Bardzo fajny. On męczył się już w tej Lechii, to jest wciąż lepszy piłkarz niż ta Lechia czasami pozwala mu pokazać. Jak zobaczyłem, że odchodzi z Lechii Gdańsk, to bardzo mocno liczyłem, że może UKS się nim zainteresuje. Bo wydaje mi się, że to byłby kapitalny zawodnik do środka pola. No ale będzie kapitalnym zawodnikiem. W osobie Dominika Marczuka jest sensowny młodzieżowiec na prawą obronę. No bo jak miałem młodzieżowca, wiadomo, na bok obrony najmniejsze szanse, że coś zawali, tak? Albo na pompę gdzieś daleko. Albo na pompę gdzieś daleko, także jak najbardziej 20 lat, miejsce w składzie, ma umiejętności. No i są Hiszpanie. Diguez, lewonożny stoper, Jose Naranjo, ofensywny pomocnik. Jeden i drugi coś tam liznęli nawet La Liga, więc nie muszą być. Ja mam po prostu trochę jednak wiary w ten nos Łukasza Masłowskiego, bo niejednokrotnie potrafił znaleźć ciekawego piłkarza, czego dowodem Mark Gual chociażby, więc mam pewne zaufanie, że któryś z tych obcokrajowców może się okazać naprawdę niezłym piłkarzem, a jest Romańczuk, jest Jesús Imaz, także jest z kim grać. Przepraszam Cię najmocniej, że teraz nie do końca Cię słuchałem, ale robiłem bardzo ważne rzeczy związane z tym, co musi nadejść za chwilę. Dowiadywałeś się, jak się to Greater Four wymaga? Nie. Co? Od czego jest skrót EV? No. Jagiellonia Białystok sięgnęła Afmiko Pululu ze Spielvereinigung Greater Furt Eingetrugernen Vereinen. To jest spółka zarejestrowana. Eingetrugernen Vereinen. To jest właśnie Greater Furt. Pululu też coś tam strzelał, coś tam grał. To nie jest takie transfery typu, wiesz, gość był na liście transferowej w rezerwach Spartaka Subotica. Okej, okay, akceptuję to, co powiedziałeś. Chciałem jeszcze ciekawostkę o Białymstoku. Jagiellonia nie będzie grać swoich meczów w Płocku. Nie będzie grać moich meczów w Płocku? Nie, dlatego że nie wynajmie stadionu od Wisły, ale też dlatego, że nie czekaj mecz z Wisłą w Płocku, bo Wisła w Płocku gra w pierwszej lidze, a Jagiellonia gra w Ekstraklasie. Ja jeszcze chciałem powiedzieć, że być może ten sezon przebudowy głębokiej to by się przydał troszeczkę wyżej niż w drużynie. Aaaa! Drużyna tak, ale tam wyżej to myślę, że trzeba by coś ustalić, bo na długą metę to nie pociągnie. Ekstraklasa już weryfikuje takie. Pan Mosowski powiedział też, że nie ma Jagiellonia scoutingu na przykład w tym momencie, w zasadzie wcale. Na długą metę tak nie pociągniesz. Dosyć duże zmiany w Akademii, z tego co pamiętam, nastały w ostatnich sezonach. Tam zresztą od początku było dosyć dziwacznie to zorganizowane, jeśli chodzi o to, że był MOSP i Jagiellonia i oni się wymieniali, trochę współpracowali, trochę nie. Długa historia w każdym razie i też się z tą zgadzam, bo będę to podkreślał za każdym razem. Nie jest dobrze, kiedy masz 56 właścicieli. Lepiej jest, jak masz ich trochę mniej. No ale wiadze na razie przebudowa jest, jeśli chodzi o drużynę, a nie o... Piłkarsko to wygląda zaskakująco dobrze. Tak na papierze, moim zdaniem. Potwierdzam. Okej, okay, tyle o jadzie. Kamil Guzera. Mhm. To jest człowiek, który chyba najwięcej nadziei daje Koronie Kielce na ten sezon. Tak mi się wydaje. Nie przekonały cię zresztą tak transfery Koronie Kielce. A wiesz co? Jeden jest ciekawy gość. Mhm. Jest ciekawy gość Dalmau. Nie wiem, czy się zgadzasz, że jest ciekawy, ale jest ciekawy. Ładnie brzmi. Po pierwsze, ma Adrian na imię, a po drugie jest ściągnięty z Alcorcon, co też ma swoją wymowę. Ale na mnie największe wrażenie zrobiły 3 sezony w Utrechcie. I że nawet tam nie był tak, że w drużynie U23, ale tej rezerwowej. I podawał piłki. I podawał tam piłki. Więc to jest jakby ta dobra część jego. No, tam był wcześniej, to nawet był Espanyol B. Mam to otwarte. Bardzo dobra drużyna. Dużo kiedyś miałem koszulek nad łóżkiem Espanyol B. Bardzo im kibicowałem. Z Espanyolu B Kalucze przyszedł do Polski. Było dużo goli w barwach Racingu Club de Ferrol. Ale z tych Ferroli. I byli juniorzy Realu Madryt CF. Czyli tak jak między innymi Kamil Glik. Albo Król? Krzysztof Król. Krzysztof Król. Natomiast to jest dobra część jego życiorysu. Jest sezon w Heraklesie El Melo z 19 golami. Ale mniej fajna część jego życiorysu jest taka, że miewał też sezony bez ani jednego gola. Najważniejszy Kuba, bo tu możemy się wgryzać w CV każdego Hiszpana, który przychodzi do polskiej ligi, ale to, co zwróciłeś najważniejszą uwagę, to jak się nazywa. No. I moim zdaniem, jeśli chodzi o Koronę, to sprowadziła już 2 piłkarzy, i którzy służą temu, żeby odprowadzić wizerunek, że Korona to scyzoryki, to twarda walka, bo zobacz. Jest Adrien Delmo. Nie? A i masz też Martin Remacle. Remacle. A to jest... I to jest tak, że być może wiesz, już w momencie wyczytywania tych nazwisk przed meczem, ci piłkarze drużyny przeciwnej powiedzą: tak się nazywa ktoś, kogo nie mogę sfaulować. To jest człowiek ewidentnie
posłaniec pełnych elegancji wiadomości. Powinni mieć też takie tatuaże z nazwami klubów poprzednich, bo tutaj na przykład mamy juniorów Royalu Standardu de Liège. Liège. I to też ma swoją wymowę. I Torino nawet. O rany, co ja za... Ja byłbym za tym, Kuba, żeby wszystkich piłkarzy Korony czytać z takim akcentem, z jakim będziemy czytać Adin, Dalmo i Martin Remakel. Michał, Niedbała, Xavier, Dziekoński. Właśnie Dziekońskiego w ogóle bym czytał tylko imię. Xavier. 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 Xavier, nie? Ale przez S. Xavier. Tak. Ależ interwencja Xaviera. X is silent. Mhm. Tak. Tak. Z osłabienia? Jacek Kieł. Z osłabień. Piękny koniec kariery, akurat na 50 lat. Osłabień. Brak. No i teraz cię mam. A myślisz, że maltańskie Napoli to ściąga byle kogo? Masz rację. Czy wyciąga kluczowego zawodnika, nie tylko Koronę, ale cały ligi? Marcel Zapytowski. Mam przed oczami jego kilka fenomenalnych akcji z minionego sezonu. I myślę, że nie dziwi mnie zupełnie, że Napoli, może nie to najważniejsze, ale jakieś Napoli, sięgnęło po Marcela Zapytowskiego. Wciąż, być może już sprawa jest wyjaśniona w momencie, kiedy sezon się zacznie. Ale na ten moment Bartosz Śpiączka. Gdzie jest Bartosz Śpiączka? Właśnie. Gdzie jest Bartosz Śpiączka? Gdzie on się przygotowuje do sezonu? Mniemam, że z Koroną Kielce. Czy twoim zdaniem to wystarczy, żeby rzucić swój pełen specyficznego klimatu cień, pełen fatum na Koronę Kielce? Czy jednak spokojnie wystarczy, że nie będzie grał? Kurczę, polubiłem ludzi z Kielce, jak byliśmy tam w Kielcach. Też. I to może być gwóźdź do ich trumny, że ich polubiłem. No ale nie, no nie może spaść. Cztery ekipy nie spadną, a już bym typował teraz czwartą do spadku, albo piątą. Bartosz Śpiączka mógłby się przydać Koronie, gdyby do swoich umiejętności generowania spadków dołożył jeszcze sustrój dementora. Prawda. Jako taki grał, to tak. A z drugiej strony myślę, że mi się nie chce wyzłośliwiać z Bartka Śpiączki. Całe lato, cała Polska piłkarska się śmieje z Bartka Śpiączki. Niech mu coś się uda teraz. Niech utrzymanie. Awansuje. A, myślę, że do pierwszej ligi, żeby strzelać. Tak. Nie, niech zostanie w Ekstraklasie i się utrzyma. To była miodna. Niesamowita historia, prawda? Tak, tak, Bartosz Śpiączka się utrzymał. Utrzyma. Wszystkie tam Mistrzostwo Polski? Nie, nie, dajcie tak, spokój. PZPN nie jedzie z pucharem dać puchar Mistrzostwu Polski, tylko jedzie tam, gdzie gra akurat klub Bartosza Śpiączki i mu wręcza. Tak, to jest za utrzymanie. Ja to widzę. Match of the day. Gary Neville, Roy Keane podsumowują najważniejsze historie sezonu 2003-2004. Juventus 9 razy przegrał Ligę Mistrzów, finał. Tym razem wygrał. Pierwszy raz, tak? Barcelona, pierwszy raz w historii, spadek z ligi. Niezwykła historia, pełna radości. Ale jednak Bartek Śpiączka, który się utrzymał, to jest to, co zrobiło ten sezon. Muszę nawiązać jeszcze do Marcela Zapytowskiego, bo niedawno, w piątek, 3 dni temu, trochę trzydziłem, że tam maltańska liga, zresztą sprowokowałem cię, ty też zacząłeś, że o 46, a ja ci chciałem powiedzieć, że wczoraj, znaczy w czwartek, czyli świeżo po nagraniu odcinka, patrzę sobie na flash score'a, a tam maltańskie Balzan klepie Domżale 4-1 na wyjeździe. Proszę bardzo. No. A potem sobie spojrzałem jeszcze dalej i Bilik Karkara, czy ten i tak dalej, bardzo długo prowadzili z Mariborem. I proszę bardzo, tutaj lineups. Pyk, Zapytowski w pierwszym składzie, cyk. A Stal już potwierdziła MVP Ligi Maltańskiej i to od razu na 2 lata z opcją jednorazowego, jednostronnego przedłużenia kontraktu o 10 lat, jak i również obiecali, że słuchaj, nie będziemy ci płacić, bo jesteś z Malty, więc wiesz, no nikt się nie spodziewa po tobie niczego, ale możesz mieć wpis do CV, że u nas grałeś. Ja się za to zgodził, bo jest z Maltańskiej Ligi. Do portfolio. Jaka jest prawda o Malcie? Musimy do tego dojść któregoś pięknego dnia. Jaka jest prawda o Lidze Maltańskiej? Korona Kielce będzie walczyć o utrzymanie. Taka jest moja prawda na przyszły sezon, natomiast no cóż, ma w tym doświadczenie. Moglibyśmy pojechać na Maltę właściwie. Tylko to nie jest w Łodzi, ale jest ładnie i świeci słońce. Wiesz, gdzie jesteś ładnie? W Łodzi. Tak, tak, to prawda. Nie ma sensu. Dobra, o Koronie trudno jest coś powiedzieć, bo to nie było okienko ani spektakularne, chyba ani jeszcze będzie się działo. Zależy od wyników. Jak trochę poprzegrywają w lipcu, w sierpniu, to myślę, że transfery jeszcze ruszą pełnym pociągiem. A jak będzie jako tako, no to tam może jakieś uzupełnienie, jeden transfer, może dwa. Jakiś, pamiętajmy, zawodnik dobrze się... Jeśli chcecie wiedzieć, kogo Korona jeszcze sprowadzi, jeśli będzie potrzebować, to jest to zawodnik, który naprawdę elegancko się nazywa. To jest dobry sposób, żeby odsiać ziarno od plew. Ciekawostka o Koronie Kielce jest taka, że gdy tam byliśmy, w Kielcach,
to okazało się, że nie stać nas na zakup korony, bo byliśmy wypożyczonym autem i miałem portfel w aucie. A pan prezes powiedział, że jak ktoś przyjeżdża wypożyczonym autem i portfel zostawił w tym wypożyczonym aucie, to że to już mu śmierdzi trochę. Tak. I tak właśnie koronę minęły grube miliardy, które chciałem w nią wpompować. Tak. A ja mam już nowe dwa transfery, jakie zrobi korona. Kielce będzie to El Doctor Navarro Don Martin de Azpilicueta Jesus Obras. O, Jesus Obras? To jest końcówka? Dobre. I Orkiestra Typica Juan Pablo Navarro de Al Agus. I myślę, że jeszcze Aureliano Buendia też spokojnie może się załapać. Orkiestra Typica to jest klub? Czy to jest już przyszły piłkarz Korony Kielce? Czy część jego imienia? Lewe wahadło. Okej. Okay. Tak się brzmi, że nie może trafić do innego klubu. Dobra. No. Ciekawostka o Kielcach? No już jeszcze? Jeszcze inna? Taka typowo o Kielcach. O Kielcach. Wiem. W herbie są litery CK. I 1000 razy już mi tłumaczyli Kielczanie, co one oznaczają. I 1000 razy zapomniałem. Civitas Kiel, coś tam. To jest ciekawostka o Kielcach. Chyba, że ty wiesz, co to jest CK. CK to są takie literki. Tak, dwie. C jak... A może Kielce pogubiły literki z no, tego nie życzymy, nie? Był kolporter kiedyś. Szanujemy, byliśmy, wiemy. Wszystko. Był kolporter w Kielcach kiedyś i to też jest ciekawostka o Kielcach. W CK w herbie korony nie ma kropki, więc nie pogubiło literek. Miasto. Zrehabilitowałeś ich. Dobra, tak. Tyle o koronie, bo ja więcej nie wiem, co powiedzieć o koronie. Są piłkarze, drogi Jakubie, których nie kupił Widzew Łódź podobno tego lata. Nie, niemożliwe. A nie, jest, jeden jest. Hiszpan z Olsztyna. Hiszpan z Olsztyna, a poza tym no to wszyscy byli albo w kręgu zainteresowań, albo Widzew z nich zrezygnował po prostu. A to nie, wszystkie to inne transfery, jakie wydarzyły się tego lata, są, dzielą się tak. Transfery, których dopiął Widzew i transfery, z których Widzew zrezygnował. No to właśnie Hiszpan z Olsztyna to jest ten, co zrezygnował. Bo... A czy Widzew zrezygnował? Tak, Widzew zrezygnował. Tak. No przecież wiadomo, że Hiszpan z Olsztyna nie zrezygnował z Widzewa, bo był najarany na ten klub, jak nie wiem. Więc się nie dziwię, że to Widzew zrezygnował. Czy, że uronił łzę w derbach? Hiszpan z Olsztyna? Powiedziałem, że nie będzie się cieszył. Nie będzie się cieszył. Nie. Kibice UKS-u to zrozumieją. Zimą byliśmy już do gadania. Tak. Kibice UKS-u to zrozumieją na pewno. Na pewno. Jakby Ramirez się nie cieszył z bramki przeciwko Widzewowi. Kurde, głupio mi mówić o tym Hiszpanie z Olsztyna ciągle, bo widzę, jak wiele osób się cieszy, że tak, to nasz czarodziej. Co z Widzewem? Nie, to jakaś plotka dziennikarska była. To chyba nie była plotka, tylko czysto regulaminowe kwestie nie pozwoliły mu przejść. A tak, to on był bardzo chętny życzyć. Nie, no to niby tego nie zrobił. No dobra, nie ma go Widzewa, jest za niego Fran Alvarez. Jest Widzew i naprawdę jest dużo transferów. Jestem ciekaw twojej opinii. Rok temu najlepiej wytypowałeś losy Widzewa, więc chciałbym twojej oceny takiej naprawdę rzeczowej, tego co tu się dzieje. No spokojniutki środek tabeli. Tak. Spokojniutki środek tabeli, bo wydaje mi się, że spośród tych drużyn, które w Ekstraklasie nie są tymi celującymi w top, to widzę raczej dosyć spokojne okienko. Nikt nie odszedł, nawet jeśli chodzi o tych zawodników, którzy się wyróżniali. A był taki moment, zwłaszcza jesienią, kiedy spodziewałem się, że to może być problemem Widzewa, że po prostu spłynie sporo ofert za tych zawodników, którzy się wyróżniali. Ale na szczęście to było taktyczne, że wiosna beznadziejna, tak. Żeby oni zostali. Tak, bardzo sprytne zagranie. Oni tak, no nie, panie niedźwiedziu, my byśmy chcieli, panie drużu, my byśmy chcieli wygrać jakiś mecz. Nie, musimy skończyć sezon 6 porażkami. Żeby nikt was tu nie wziął, żebyście zostali i budowali wielki Widzew w przyszłym sezonie. Przygotowujemy się, moi drodzy, do okienka letniego i nie możecie teraz podbijać swoje wartości, a przede wszystkim sprowadzać na siebie zainteresowania Al Hilal, bo wtedy będzie ciężko was wszystkich utrzymać. Patrzę na rubryczki odejścia, no i nie widzę tutaj kogoś. Kobe Ziegleren niektórzy tam no, trochę w momencie, gdy odchodził, ale no, myślę, że po tych transferach, które zostały dokonane, no, ja nigdy za Kobe Ziegleren szczególnie nie tęskniłem i wciąż nie tęsknię. I szczerze mówiąc, to, że nie wzbudza na razie Kobe Ziegleren jakiegoś wielkiego zainteresowania na rynku transferowym, nie specjalnie nie dziwi. No, Letniowski, lepszych Lipski, piłkarzy potrzeba w Ekstraklasie. Letniowski, Lipski, Zjawiński to jest tak naprawdę pozbycie się ciężaru. Czerbadziejski tak samo. Więc tutaj można nawet pochwalić Widzew za to, że się pozbył z listy kilku zawodników. Jeśli chodzi o to, kto przychodzi. Słyszałem dużo pozytywnych opinii o Franie Alvarezie. Też. Szymon Janczyk chyba. Osoba, która nawet interesuje się tymi piłkarzami od strony nie tylko tego, czy strzelali bramki na transfermarkcie. I czy ładnie brzmią. Tak, tylko na przykład na Y-Scoutach i tak dalej. Mówi, że to jest gość, który naprawdę może robić robotę. Albacete. Znasz? Ja coś jakiś słyszałem. Polski piłkarz kiedyś grał w Albacete. Kiedyś mi się obyło uszy właśnie Albacete. 40, 54 występy.
w ostatnich dwóch sezonach. To jest bardzo dużo. Jak na piłkarza, który trafia do Polski. Zazwyczaj piłkarze, którzy trafiają do Polski, to tyle mają w karierze. Tyle mają minut. Albo minut. Piłkarze, którzy trafiają na atak do Śląska Wrocław, tyle mają minut. Tak, o, gram w piłkę już od 25 lat i zebrałem 50 występów. To nie wiem, co, dostałem taką platerę tutaj, patrzcie. To jest właśnie platerę. Od mamy. Mam. Mama mi zrobiła na 50 występ w twoje 45 urodziny. No i elegancko. I taki właśnie przychodzi do Śląska Wrocław. A tu gościu, który gra regularnie. Drugie nazwisko, które zwróciło mu uwagę i też go sobie nawet otworzę, to jest najwyższa forma docenienia transferów w polskiej lidze. Jak ja sobie go otwieram na 90 minut, żeby się sprawdzić. To jest ten pan... Prześwietlasz go. Tak, prześwietlam go. Slovan Liberec. Imad Rondić. 24-letni Bośniak, co już brzmi dobrze. Dobrze, bo tak. 24-letni Bośniak. Ale jakie bośniackie kluby w przyszłości? To jest ważne. Czy Żelaznica jest? Jest. Jest. No to Olympic? Jest dobrze. Jest jakiś Mladost, nieważne skąd. Mladost, Doboj, Kakań, nieważne. Mladost, Lucani. Jak masz Mladost, to jest ok, to jest okej, okay. Naprawdę dobrze. Ale ma w sobie trochę z Ramireza ten koleżka, bo był w Żeliezniczarze. I w Sarajewo. Ale był też w Sarajewo. Bo on jest charakterny, wiesz, o to chodzi. On się nie dyga, nie dyga się, niczego. Nie wie co to strach, nie wie co to lęk. I Wiktor Rzyszkow również się przewinął. Ja nie podzielam ekscytacji związanej z młodzieżowcami, których ściągnął Widzew, bo wydaje mi się, że ani Klimek, ani Tkacz, jeśli nic nie pomyliłem, no to nie są zawodnicy, którzy w pierwszą ligę zjedli. Ale oni są. Aha, no tak, to jest duża zaleta. Pamiętaj, że to nie jest tak, że Widzew miał 7 znakomitych młodzieżowców i teraz dołącza 2 kolejnych i Janusz Niedźwiedź po prostu ma takie pole manewru, że Pro Junior System wyrobi w pierwszej kolejce. Nie, oni są. Więc biorąc pod uwagę, że ich nie było w zasadzie, a teraz są, to jest duży awans. No to może masz rację nawet w takim wypadku. Nie będę z tym dyskutował. Byłem dość sceptyczny, jeśli chodzi o to, jak będzie się poruszał Widzew Łódź po okienku transferowym. Wiemy, że to okienko obarczone, spóźnione. Spóźnione, bo zimą Widzew nie zrobił żadnych transferów. Teraz pod ścianą drużyna, jaką miała jakość, widzieliśmy pod koniec, kiedy przyjeżdżała korona i po prostu wdeptywała Widzew w ziemię bez najmniejszych kłopotów. Także wydaje mi się, że to są ruchy, które uzupełniają te braki. Jeszcze brakuje mi jakiegoś takiego mocnego uderzenia, jeśli chodzi o czystą defensywę. Jeszcze jakiś taki, wiesz, taki gość, kibice Widzewa, myślę, że będą doceniali to nawiązanie. Taki Oshodogan ze szczytowego momentu, albo taki Ugo Łukach na środeczek. Taki ktoś, wokół kogo będziesz mógł budować tę defensywę, bo wydaje mi się, że nie ma w tym momencie takiego stopera w Widzewie, ale jest naprawdę okej, okay, a jeszcze czasu w tym okienku jest sporo i wydaje mi się, że jak będą jakieś okazje, to Widzew szarpnie. Jest sponsor tytularny, pan Antoni, to też warto docenić, że ta pula finansowa się zwiększyła dzięki zaangażowaniu sponsora tytularnego. Nie jest zawsze łatwo znaleźć sponsora tytularnego w Ekstraklasie. Zapytajcie Pogoń Szczecin, a Widzew go znalazł. Nie wiem jaka kwota, ale lepiej mieć sponsora tytularnego niż go nie mieć. No siłą rzeczy ta firma zapłaci więcej, po prostu. Tak. Ja jestem ciekawy jeszcze dwóch rzeczy. Pierwsza, jak wpłynie na zespół i na klub brak kamer Canal Plus. Bo tak sobie myślałem wczoraj, jak się przygotowałem, że w sumie właściwie to jest trochę taki... Obciążenie? No właśnie nie, właśnie odwrotnie. Wydaje mi się, że to jest troszeczkę takie, że kurde, są kamery tutaj na wszystkich treningach i w ogóle no głupio by było, jakby na kamerze się złapało, że ja dubę w nosie, jak jest trening na przykład. Albo że coś się opierdzielam, albo że coś jest niedopilnowane. Nie mówię, że teraz jak znikną kamery, to już tak dobra, słuchajcie, to jest czas, żeby rozłożyć tutaj leżaki. Ale jednak jest to dosyć bezprecedensowe, żeby aż tak głęboko weszły kamery na tak długo i kamery nie telewizji klubowej, tylko kamery zewnętrzne. I jestem ciekawy, czy to będzie w jakiś sposób... Co, wydaje mi się, że ja bym tego jakoś bardzo nie przeceniał, bo pamiętaj, że oni nagrywali tak dużo materiału, że ci piłkarze nigdy nie mieli pewności, czy coś będzie, czy coś nie będzie, że wiesz, to naprawdę jakieś urywki, raczej chyba nie było nagrywanych treningów, a raczej szatnia, mecze, tym podobne kwestie. Tu masz dosyć dużo motywatorów bez kamer, żeby no, w meczu nie dłubać w nosie. Także ja bym tego jakoś bardzo, szczerze mówiąc, nie przeceniał. A ja jestem ciekawy, bo widziałem wiele razy, jak wchodzimy z kamerą gdzieś właśnie na trening najczęściej, i nagle nie ma już tam zdejmowania sekaci, tylko nie. Ale na jeden trening. Tak. Jakby to były wszystkie treningi nawet, widziała w sezonie, to siłą rzeczy w końcu się przyzwyczaisz. No może i tak. Nie masz szans na to, ale chyba treningów w ogóle nie było.
Nie pamiętam, nie wiem. Widziałem tylko jakieś urywki z drona, więc możesz... Może jakieś wiesz, wybrane treningi były, ale no nie sądzę, żeby Kanal Plus przyjeżdżał na każdy trening widzowy. I druga kwestia, nie będzie już Mateusza Drużdża. A to jest duża wada. Choć z tego, Rydz dobrze sobie radzi na razie, mam wrażenie. Z tego co widzę w okienku transferowym i w ruchach w Akademii, to jest zgodnie z zapowiedziami. Zgodnie z zapowiedziami, bo tam były nawet chyba jakieś odejścia w Akademii. Takie. Jest pieniądz przesunięty na pierwszą drużynę. Tego efekty widzimy w tym momencie. Kibice chyba generalnie są w tym momencie za tym. No także tak to się kręci. Zobaczymy. Na pewno nie sądzę, żeby Widzew się włączył jakoś mocno w walkę o utrzymanie. Sądzę, że jednak dół będzie na tyle słaby, że raczej... Moim zdaniem, jeśli będzie słaby początek sezonu, to Widzew jeszcze może po prostu kogoś sprowadzić. To też jest możliwe, natomiast nie sądzę, żeby był słaby początek sezonu. Widzew też ma chyba całkiem niezły terminarz, jeśli dobrze. Puszczanie Połomice na dzień dobry u siebie. No to jest taki mecz w sumie, w którym naprawdę musisz wygrać. Free points, free frag. Nie, właśnie nie. Właśnie nie ma free frag, bo wszyscy mówią, że to jest free frag i na takiego rywala... Free najgorszy rywal, jakiego Widzew może mieć. Czekaj, jak już stracił punkty u siebie z Puszczą, to może się mental posypa. To wiesz, zaraz będzie kryzys. Nawet jak oni z tą Puszczą nie wygrają w pierwszej kolejce, to jest kryzys od pierwszej kolejki. Wszystkie transfery złe, Niedźwiedź do wyrzucenia, Rydz się nie nadaje. Na dzień dobry jest widzewskie piekiełko. Także ta Puszcza nie powinna, to jest od razu finał Ligi Mistrzów, jaki ma Widzew. No, może i tak. Raz z Pogonią Szczecin pierwszy mecz, no to trochę popatrzysz na styl, jak oni się prezentują, że okej, przegrali, ale widać, że ci piłkarze mają potencjał. Ale jak nie zrobisz trzech punktów z Puszczą Niepołomice u siebie, po sześciu kolejnych porażkach, po tych transferach, to wszyscy do zwolnienia. Wszyscy won. Tak będzie. Jeśli ktoś miał udział w tym, co się działo w tym sezonie, a jest sprawiedliwy, to on zrozumie. On zrozumie. Tak. Także fajnie, że od razu mecz Puszczy Niepołomice to są gigantyczne moce. No i patrz, masz tak. Trzy pierwsze mecze u siebie. Puszcza, ŁKS i 26 sierpnia Śląsk Wrocław. No to masz Puszczę i ŁKS. To jeszcze gorzej. To jest najgorszy możliwy terminarz. Przegrywasz z Puszczą. Puszcza, ŁKS, grasz nieźle, ale przegrywasz z Puszczą. Później grasz nieźle i nie robisz trzech punktów z ŁKS-em. Wszyscy won. A jesteś pesymistą. Moim zdaniem pierwsze trzy mecze to jest 9 punktów dla Widzewa. Mogą być. Ja mówię, że piłkarsko jest okej, ale od strony takiej narracyjnej to jest pole minowe, bo jak coś się nie uda, to nie ma wytłumaczeń. To nie ma od razu, wiesz, żadnych poduszek pod tyłek, tylko jest od razu ogień. No, nie. Widzewie łatwo jest ten ogień, żeby ten ogień urósł do bardzo, bardzo dużych rozmiarów. Oczywiście, że to jest łatwy terminarz, ale to są te. To jest ten awers dobrego terminarza, jeśli chodzi o te sytuacje, w której w tym momencie widzę. Że ludzie naprawdę są spragnieni zwycięstw po tym finiszu sezonu. No to zobaczymy. Ale no mimo wszystko ja myślę, że wolałbym mieć taki terminarz niż mieć terminarz, gdzie zaczynasz od wyjazdu na przykład. Na Dallas Mavericks. Albo na teren wicemistrza Polski do Warszawy. Chociaż to akurat jest fajne, bo Legia jest między Superpucharem a Europejskim Pucharami. Ciekawostka, jakąś byś zaproponował? Bo ja... O, no dobrze. No Łódź to jest też taki obiekt. Tak, zwany czasem okrętem. Albo statkiem. Albo łajbą. No dużo jest, szalupą, dużo jest różnych takich określeń. Krypa to jest takie, chyba takie, takie jestem, śpiewam szalupą. Zbigniew Błonek ostatnio na Twitterze, płynął, tniemy. Tak, Stal Mielec. Jest bardzo typowym Stalem Mielec, jeśli chodzi o kilka transferowe. Wiesz co mi się podoba, że wychodzi Kamil Kieresz do wywiadu z, pamiętasz, z kim dokładnie? Nie pamiętasz pewnie. To było po meczu z ŁKS-em, po sparingu. Wiem, po sparingu z ŁKS-em, bo wygrałem. Wywiad w Podkarpacie Live. Tak. Chyba Podkarpacie Live. Kamil Kieresz mówi, potrzebujemy gdzieś 12 transferów. To tak, liczę tylko pierwszy skład. Pierwsze 11 osób, to potrzebujemy 12 transferów do tych pierwszych 11 osób. Po czym co? 13 transferów już ma Stal Mielec zrobione. Tak. Nie ma co, po co czekać? Można spokojnie, Kuba, ułożyć takie hasło, że zobacz Bożenko, już jesień, już Stal robi fantastyczne wyniki, zaraz przyjdzie wiosna, Stal zakręci się wokół otrzymania, a później lato będzie i cała kadra się wymieni, ale Stal na tym nie straci. Marco Echman, Bart Esseling, Łukasz Gerstenstein, Matiu Konrad Jałocha, Krystian Kardyś, Kamil Pajnowski, Rafa Santos z Realu, Rafa Santos, Jakub Rozwadowski, Mateusz Stępień, Ilja Szkurin, Michał Trąbka, Łukasz Wolsztyński, Krzysztof Wołkowicz. Dłużej mi zajęło przeczytanie wszystkich transferów w Stali Mielec niż przeczytanie... Jeszcze Kaimeri Louto ma zaraz przyjść też. Z HJK Helsinki. Trochę Japończyk, trochę Finn, trochę Forsell, trochę Hinokio. Także naprawdę dużo piłkarzy. Jestem pod wrażeniem. Stali Mielec zrobiła to, co często robią kluby w Ekstraklasy. Zamknęła mi mordę.
Bo nie ukrywam, że 2 tygodnie temu śmieszkowaliśmy, że żadnych transferów, 12 piłkarzy, za chwilę po prostu fragmenty ławki rezerwowych będą wpuszczane, żeby ktokolwiek mógł zająć tak zwany slot w pierwszej 11. Tymczasem transferów jest bardzo dużo. Może aż za dobrze to wygląda. Bo Stal wcześniej, jak robiła transfery, tak to nie wygląda za dobrze. Jakiś gość z Ligi Łotewskiej, Fabian Hiszpański. Skąd to ryka? Naprawdę? Mocne drużyna. I zwykle tak patrzyliśmy z tymi transferami. Tak nie bardzo. A później to się odpalało. A tutaj przed sezonem, a pierwszy sezon z kolei, to transfery po 10. kolejce, jak przed Piasecki, Hinokio i inni. W tym momencie kadra jest rzeczywiście interesująca. Ilja Szkurin na atak, myślę, że to jest konkretne nazwisko. Jestem ciekaw tego nawet Maltańczyka, Matthew Gilamiera. Jak sam zauważyłeś, Liga Maltańska zrobiła duży postęp, a to jest MVP tej ligi, gość ogarnięty w środku pola. Także no, nawet jestem zaintrygowany tym składem. Jedno, czego mi tutaj brakuje, to na pewno bramkarza klasy Bartka Mrozka, bo nie ukrywajmy, Bartek Mrozek według wielu był bramkarzem sezonu. I bez niego być może Stal miałaby dużo większe kłopoty z utrzymaniem. Powiem ci, że Konrad Jałocha to jest solidny bramkarz. No to jest solidny, ale to nie jest gość tak jak Bartek Mrozek, czyli MVP sezonu. Ale no też nietypowo Bartka Mrozka do takiego, więc może Konrad Jałocha wejdzie w to. Wiesz, coś powiem na temat Matiego Gullamera? No. Pochodzi z takiej drużyny, że myślałem, że mi Paproch usiadł na telefonie. Marzę, bo to jest Hamron Spartans, ale to H jest takie z taką kreseczką. I ta kreseczka... Rzeczywiście, chciałem poprawić, bo mówię, to mi też usiadł, a to jest jednak Mamrun czy Hamrun? Chyba Hamrun. Jeśli analizujecie teraz First Time jest, to z waszymi monitorami wszystko jest okej. Okay. Po prostu jest Maltański. Wejdźcie na 90 minut, sprawdźcie, czy wam siadł Paproch na laptopie, czy Gilamy przyszedł z Hamrun. To jest coś pięknego. Hamrun Spartans. Przyszedł z Paprocha na telefonie. Będę trzymał bardzo kciuki za Łukasza Wolszyńskiego. Skodzisko Brzeg. To jest trochę transfer taki właśnie Stalmy 2, że no dobra, słuchajcie, może Łukasz Wolsztyński ostatnio miewał czasem problemy ze zdrowiem, czasem grał gdzieś w niższych ligach, niektórzy zapomnieli, że istnieje, ale zobaczcie, tutaj jest już z koszulką Stali Mielec, będzie teraz ładował gola za golem. I tak się może stać. Nie jest to wykluczone. Absolutnie, choć logika wskazuje, że no, może niekoniecznie zawodnik, który nie był w stanie ostatecznie doprowadzić Kotwicy Kołobrzeg do awansu, do pierwszej ligi, teraz doprowadzi Stal Mielec do utrzymania. Ale przecież piłkarzy nigdy za dużo. Kamil Kieryś powiedział wprost. Potrzebuje 12 transferów, przynajmniej. Kamil Kieryś wie, że nie może wystawić 23, żeby zrobić przewagę liczebną. Tak jest. Chociaż na pewno. Pewnie by chciał. Pewnie by chciał. Aż się jeszcze. To jest znowu uhonorowanie. Otwieram Łukasza Wolszyńskiego, żeby zacząć. No, 3 gole. I to jeszcze w czasach, kiedy był w Chojniczance, która spadała z pierwszej ligi. No, to niedużo. Zawodnik ewidentnie do odbudowania. Jak to mówił pan Tomasz Poręba, niezwiązany z klubem, sympatyk klubu. Czekamy piłkarzy do odbudowania, także myślę, że Łukasz Wolszyński się w to wpisuje. Cieszę się, że Stal nie poszła dalej, jeśli chodzi o piłkarzy do odbudowania się. Bo myślę, że na przykład mogłaby wtedy sięgnąć po, nie wiem, po Zbigniewa Czajkowskiego z Zagłębia Lubin. On też myślę, że ma sporo do udowodnienia jeszcze w polskiej piłce. Na przykład to, że po 50, będąc byłym rozgrywającym Zagłębia, mającym troszkę grzeszków, jeszcze można byłoby coś osiągnąć. Tylko postawiła zamiast piłkarzy z lat 90. na tutaj Polski. Ciekawostka o Mielczanach i o Mielcu? Nie wiem, które były te transfery. To jest tak, to jest prawda. Bo transfery się dzieją. Transfery się zdarzyły. To jest w ogóle też Kamil Kieryś wygodne. Jacek Klima, nie wiem, czy tak, czy nie, czy kto. Tomasz Poręba zapewne. Sugerował na forum kibicowskim Stali Mielec, kogo warto byłoby sprowadzić, i Stal słucha kibiców, więc tak zrobiła. Ale nie, no to są ciekawe transfery, dość bardzo różne. Z różnych kierunków, więc wygląda to ciekawe. Więc zrobił je każdy. Faktycznie, masz rację, bo nie ma tutaj jakiejś przewodniej myśli, która widać, że o, to chyba autorskie pomysły tego dyrektora sportowego, tylko jest tak, o, tego chyba zaproponował miłośnik Ligi Maltańskiej. No, być może to był Adam Kotleszka, który ma magazynik egzotyczny. A może nie. MVP dobrze jest ściągnąć, nawet jeśli... Nie, no, ciekawy transfer tego Maltańczyka. Jest ciekawostka taka, że mamy mokre kanapy w Mielcu. Tak. I Jurek się sparzył. Mają mokre kanapy. Wiesz co, myślę, że jedna się Stali znowu udało. Znowu jestem podekscytowany, żeby ich zobaczyć na boisku. To jest tyle nowych piłkarzy z różnych kierunków. Naprawdę jestem ciekaw, co oni pokażą, a nie wobec każdej drużyny. Myślę o Śląsku Wrocław. Jestem ciekaw, czy Kenneth Zohore wytrzyma na boisku dłużej niż spędził przez ostatnie 2 lata.
I to jest ta ciekawostka. A w Stali Mielec jestem ciekawy, jak to Kamil Kereś poukłada. Ile są warci ci piłkarze? To dużo. Naprawdę z wielkim zainteresowaniem odpalę pierwszy mecz Stali Mielec. Nie mam tak wobec każdej drużyny. Wiesz, co jest super? Super jest to, że mecze Śląska-Wrocław będą w Canal Plusie. Nie, w Canal Plusie. A w Pay-Per-View też mam nadzieję, że będą. Że będą w Canal Plusie, bo Polsat zazwyczaj, jak transmituje pierwszą ligę, no to dosyć późno wchodzi na antenę, że tam jest mecz 12.40, oni 12.30 jeszcze puszczają końcowe reklamy, 12.35 jest, zaczyna się studio, tam już piłkarze z proporczykami stoją. A w Canal Plusie masz okazję, żeby zobaczyć, jak piłkarze się tam rozgrzewają dopiero, jak sprawdzają murawę, czasem jeszcze w klapkach chodzą, bo to czasem godzinę wcześniej się zaczyna, jak są te hitowe mecze. I będzie okazja zobaczyć Zohorę na rozgrzewce, bo boję się, że nie w każdym meczu on wytrzyma do pierwszego gwizdka. Że rozgrzewka jak będzie mordercza taka, to może Zohorę już poprosić o zmianę. To jest... Jeśli chodzi o Stal Mielec, mam do ciebie jeszcze jedno ważne pytanie. Kto za Kamila Keresia po bardzo dobrej jesieni i kiepskim początku wiosny? Adamajewski. Adamajewski? Adamajewski. Powrót? Trzeba sprawdzone rozwiązania. Ale powiem ci, że trochę obawiam się, tak jak przy Koronie Kielce mówiłem, że Kamil Kuzera wydaje mi się tym promyczkiem nadziei. Tak, wydaje mi się, że jeśli chodzi o Stal Mielec, to tutaj bym nie upatrywał w trenerze Kieresiu. Moim zdaniem, ja go bardzo cenię, natomiast uważam, że jego pozycja nie jest jakoś niesamowicie mocna, bo łatwo się z tego wytłumaczyć. Wzięliśmy go... Z konkretnym celem. Z konkretnym celem, żeby był strażakiem. Okej, a teraz potrzebujemy kogoś, kto zbuduje drużynę na... Nawet nie na lata, na miesiące. Na długie tygodnie. Dopóki nie będzie tak, że w składzie będzie 13 ludzi o kontraktach dłuższych niż 12 miesięcy. Tak. A swoją drogą, to jest chwalebne dla Stal Mielec, bo tak trochę się śmiejemy czasem, że oni co sezon, to odchodzi 15, przychodzi 23, ale trzeba pamiętać, że to jest też wypadkowa tego, że Stal podpisuje mądrze kontrakty, bo nie podpisuje, słuchajcie, jesteśmy już tak ugruntowaną pozycją w Ekstraklasie, jesteśmy tak stabilnym klubem, że my podpisujemy piłkarzy na 4 lata, bo my w Ekstraklasie spędzimy prawdopodobnie około 6-8 lat, to na 100% jeszcze. Więc mamy kontrakt na 4 lata na duże pieniądze, bo przecież Ekstraklasa klasa zawsze nasza. Tak. Nie, tam są kontrakty króciutkie po to, że w razie gdyby jednak się powinna noga, no to nie zostajesz z ludźmi na wysokich kontraktach przez chyba, że im aż tak dobrze idzie, że ten krótki kontrakt zaczyna cię gryźć w tyłek, bo mogłeś za kogoś skasować większe pieniądze. Ale to jest zawsze miecz obosieczny. Jeszcze słowo, Kuba, chciałem o Kamilu Kieresiu, no bo jego zadaniem było utrzymać Ekstraklasę w Stali, ale tych punktów było naprawdę dużo. To nie było tak, że jak Kuzera przychodził i wyciągnął ich, tylko po prostu dociągnął ich do utrzymania, tak? Więc To nie jest taka karta przetargowa. A pamiętacie, jak ja robiłem wam utrzymanie? Hola, hola, panie Kamilu. Fajnie, że pan was wyciągnął. Tak. Tam było mało bramek za Majewskiego, ale to Majewski zrobił zdecydowaną większość punktów w minionym sezonie. Więc ta karta Kamila Kieresia w przypadku 3 porażek na otwarcie sezonu, to jest taka... Dobra, Kamil, słuchaj, jest taka sprawa, że już cię tu nie ma. Mamy Bartoszka na tym miejscu. Mamy Bartoszka. Nie, Maciej Bartoszek przedłużył. Pierwsza liga. Przegrał baraże. Tak, ale został z misją wprowadzenia. Stwierdziłem, że sprawdzę ten terminarz. Nie, Krakowia u siebie, potem Piast u siebie, potem wyjazd do Niepołomic, czyli do Krakowa tak naprawdę. Nie, to nie wygląda aż tak, to gdzieś Śląsk u siebie. No w każdym razie na pewno zupełnie mnie nie zdziwi zwolnienie Kamila Kieresia już jesienią, ale życzę mu tych 6 lat, bo Ekstraklasa zawsze nasza, zawsze z Kieresiem. Także trenerami też takie kontrakty długie. No. Tak, Kamil Kieresz przedłużył kontrakt do 2029, bo uważamy, że to jest trener, który tak długo będzie tu pracował właśnie. Mamy kontrakt dożywotni z Kamilem Kieresiem. Otoczony, obwarowany tyloma okulnikami, że nie da się go zwolnić. Tak, nie da się. Teraz Kamil Kieresz będzie zwolnił. Tak, bardzo w niego wierzymy. Nie da się go zwolnić. Ja go nie mogę, nikt go nie może zwolnić. Będzie dłużej niż Stal Mielec trwa. Oby. No, chyba tyle? Tak, chyba tyle o Stal Mielec. Ciekawostka była, że mają mokre kanapy. Tak, mają mokre kanapy, warto je wysuszyć. Owszem, jak chcecie, zobaczcie reportaż Julka o Stal Mielec. Jest bardzo ciekawy, dobre kiełbasy. Suszcie kanapy w Mielcu. To jest dobry klub chyba będzie. Radomiak? 2 transfery, które zrobiły na mnie przeogromne wrażenie. Radomiak dokonał tego lata, Kuba, abordażu. Tak. Transferowego. Dobra nazwa na to, że podpłynęli swoją łajbą do innej zielonej łajby i wyjęli stamtąd portugalskiego majtka, Joao Grzesika. A potem podpłynęli swoją łajbą do tonącego okrętu Wisły Płock i wyciągnęli stamtąd Rafała Wolskiego. Nawet jak sprowadzili Polaków, to sprowadzili Joao Grzesika,
czyli człowieka portugalskiej duszy, portugalskim sercu i portugalskiej fantazji w anegdotach o sobie, jak i Rafała Wolskiego, który... Rafaela Wolskiego, tak musimy mówić, masz rację. Rafael Wolski, który spokojnie odnalazłby się w Oliwaj Ręce i to nawet czasem grał 60 minut. Kurde Beler, to już jest wyższy poziom uznania nawet niż u Łukasza Wolszyńskiego, którego otworzyłem na 90 minut, bo ja specjalnie otworzyłem transfer Markur. Otworzyłem transfer Mark dla tych dwóch postaci, bo wydaje mi się, że Radomiak, jeśli chodzi o zespoły w tej klasie, że tak to określę, tak masz segmenty samochodowe. To jest ta klasa, w której Kusznierewicz pływał. Tak, mniej więcej. Ja nigdy się nie mogę nawet, to jest tyle tych, wiesz, tych windsurfingowych. Tu klasa RFS, tu klasa RFN, a tu jest jeszcze LPG. I oni tam startują. I klasa LPG, wiadomo, w gazie najszybciej płyną. No powiedzmy, że w Ekstraklasie mamy klasę premium. Tam, czy tam Super Premium, czyli te cztery kluby. Krakowie, tak. No i potem szeroko rozumiany środek tabeli. Nie wiem, czy Krakowie nie chce dołączyć do tego. Tak, tak. Tak właśnie robi, co masz, że nie, to samotnie, byliśmy cały sezon, ten środek tabeli taki pusty. Nie, my chcemy z wami, wpuśćcie nas. A widać, że tam takie zmęczenie, takie było tak, kurczę, gonimy tą szwórkę, gonimy, to kosztuje dużo pieniędzy. Może byśmy dołączyli do tej grupy? Ja tam radałem jak macha właśnie. Grupa złożona z jednej drużyny, to jest bardzo samotna grupa. Widzę, jak Krakowie śpiewa. Samotność! To niemiła sprawa. No właśnie, ale to nawet myślę, że wliczając Krakowie do tej grupy, to i tak Radomiak wysuwa się na czoło, jeśli chodzi o to okienko transferowe. Bo to, co moją uwagę przykuwa, to że wydaje mi się, że jeśli chodzi o Polaków dostępnych dla tej kategorii, to jest dwóch prawdopodobnie takich, którzy byli najbardziej łakomymi kąskami. Tak? Znaczy powiedzieć, że o Grzesiku, że to jeden z najbardziej łakomych kąsków, trochę przesada, ale na pewno dobry likowiec. Jeśli chodzi o środek tabeli, to trudno mi sobie wyobrazić wzmocnienie, które było bardziej na miejscu. No kurczę, gościu, który w Ekstraklasie się uwiarygadniał już od dłuższego czasu. 4 gole, 4 asysty, w Warcie Poznań kluczowa postać, super na boisku, kapitalny poza boiskiem, istotne wzmocnienie szatni. Jeśli ktoś miał jakieś pretensje, że w Radomiaku mówi się bardziej po portugalsku niż po polsku, no to ma takiego, co mówi i po portugalsku, i po polsku. No, zależy od drużyny. No, w Ruch Chorzów większy użytek mógłby zrobić z Filipa Starzyńskiego niż z Żałowy Grzesika, tak? Zależnie od potrzeb drużyny. A nie teraz, że to jest tak. Żałowy to jest gwiazda. Ja wiem, że jesteś jakby w team Żałowy Grzesik zawsze. Ja rozumiem, to jest książę Ekstraklasy. Tak bym określał. Żao Grzesik de Fernando Soares. Wyższy na jednego wycena transformować? 700 tysięcy euro. Ja tyle w życiu nie widziałem pieniędzy na oczy. Też nie. I pięknie się uśmiecha Żao Grzesik. Także jak najbardziej jestem fanem tego transferu, ale no... Chciałbym, żebym miał Irokeza z powrotem. Z Irokezem był jeszcze lepszy. No i Rafał Wolski. I też sobie go otworzyłem. 7 goli, 8 asyst. I nawet jeśli większa część w okresie, kiedy Wisła Płock szła po Mistrzostwo Polski. Nie powiem nawet, że po puchary. Szła po Mistrzostwo Polski, wygrywając wszystko, co się da wygrać na początku sezonu. No to i tak trudno jest Rafała Wolskiego w jakikolwiek sposób deprecjonować. Zwłaszcza, że to również jest odpowiedź na te zarzuty części z... Może nawet nie kibiców Radomiaka, co sympatyków polskiej piłki, że Radomiak to jest taka wieża Babel i w ogóle, i że... To nie ma wieży Babel, tam wszyscy mówią w jednym języku. Tak. Tylko to nie jest polski. Tylko nie jest to polski. Więc Rafał Wolski, nie tylko Polak, ale jeszcze w dodatku z regionu. Michał Kaput przyszedł też dla kibiców Radomiaka. To jest ważny transfer. Może Michał Kaput nie jest postacią, która jakoś szalenie głośna była w Ekstraklasie, ale to jest ważna postać dla kibiców Radomiaka. Gość, który zawsze daje serducho, zawsze daje charakter, więc myślę, że też kibice są usatysfakcjonowani, że taka postać wraca do drużyny. Ktoś, kto zna te barwy, wie, z czym się wiążą. Także to jest dużo. Zagraniczni zawodnicy pewnie będzie jak to w przypadku Radomiaka, czyli dwóch będzie naprawdę takich, że wow, a dwóch wow. Tak? Wow. A wow. Ale no to i tak jest zysk, tak, jeśli dwóch sprowadzasz dobrych na tylu, ilu sprowadziłeś. Edi Semedo, Helder Sa, Pedro Henrique. Nie powiesz, że ktoś przyjdzie. Tak, jest łączony jeszcze Thiago Matos z zespołem Radomiaka według 90 minut. No i co? To chyba jest raz, że dobre okienko. Dwa, że jest trener, który daje przeogromne nadzieje. Tak, wreszcie można będzie sprawdzić, jak ten trener poradzi sobie na dłuższą metę. Pamiętajmy, to jest gość, który prowadził klub w La Liga. Prowadził Espanyol, prowadził drużyny przeciwko wielkiemu tridente Barcelony, Neymar, Suarez, Messi. No trochę dłużej piłki widział. Prawda jest taka, że żaden z trenerów, którzy obecnie są w Ekstraklasie,
no nie mieli takich wyzwań na dłuższą metę niż, no byłem, wiecie, tymczasowym trenerem rezerw Partizana, tylko jeśli chodzi o naprawdę obcokrajowców w polskiej lidze trenerskiej, no to trzeba docenić szkolenia w Sarodemiak. Ostatnim z takim CV to był chyba Chballa. Chyba do mnie. Nie prowadził aż przeciwko tak mocnym drużynom. On robił wrażenie tym, że uczył wielkich trenerów. Tak, nie, że sam był wielkim trenerem, tylko że ich edukował. Jak Ancelotti go widział, się kłaniał. Na kolanach. Tak. Ancelotti prosił o notatki. Mm-hmm. Przepraszam, panie Chballa, czy pan wyśle na prezentację po zajęciach? Nie, musiał notować. Wrasi! I tam zaczął krzyczeć. Hołd pruski zrobił Ancelotti na rynku w Gliwinie. Tak mogło być. Jestem ciekawy, bo wydaje mi się, że w ubiegłym sezonie w natłoku tego wszystkiego, co się działo w Ekstraklasie, to nie dość dużo miejsca poświęcaliśmy temu, żeby się przypatrywać, jak ten szkoleniowiec tak prowadzi. No, no, to był finisz sezonu, także trudno było też wszystko. Czysta karta dla Radomiaka, nowy stadion na nowy sezon, także będziemy uważnie przyglądać się wszystkiemu, co dzieje się wokół Radomiaka. I również słowom działaczy, być może bardziej fortunnym, także powodzenia Radomiaku. Ponoć ma być sektor gości. O, to ciekawostka. Duży sukces. Nie wszyscy na to stawiają w Ekstraklasie. Była ponoć bardzo duża napinka, że może nie być sektora gości w Radomiu. I ktoś, wydaje mi się, że mogło to tak działać, że tak, no piękny stadion, dobra, otwieramy. Tak, słuchajcie, czegoś mi tu brakuje. Jest boisko, są bramki, krzesełka zamontowaliśmy, jest koncert Dawida Podsiadły zabukowany już. Sektor gości, no tak. No, my żeśmy myśleli, że tylko kibice Radomiaka będą oglądać mecze. Ma być sektor gości, mamy go w myju otworzyć w ogóle. Na mecz z UKS-em ma być jako pierwszy z obecnych. Przetestujecie wytrzymałość. Tak, już raz byliśmy w Radomiu i testowaliśmy wytrzymałość sektora gości, bardzo wytrzymał sektora gości. I jeszcze chciałem rzec, że ma być to normalny sektor gości, bo było zagrożenie, że będzie taka dostawiana trybunka a la Częstochowa, czyli kraty od przodu, od góry kraty, pod tobą kraty i za tą kraty. Czy to nie miałby nawet sektor, tylko jar. Tak. Tak, ale przypominam się, jeden z najbardziej uroczych sektorów gości, na których miałem okazję przebywać, był w Kozienicach bodajże, albo... Duży stadion jest w Kozienicach. Chyba w Kozienicach, Energia Kozienice, tak mi się wydaje, ale na 100% nie daje głowy. I tam było tak, że była trybuna, normalna taka dosyć sporawa, tak, z krzesełkami. Byłem tam raz. I na tej trybunie z krzesełkami było wydzielone płotem takie miejsce, gdzie no, siedzieli goście w teorii. No i my sobie weszliśmy na tę trybunę i panowie ochroniarze mówią, ale proszę wejść tutaj do płota. No ale to samo krzesełko jest, czy jestem za płotem, czy przed płotem. No i ostatecznie siedzieliśmy przed tym sektorem gości i przed sektorem gości była linia złożona z ochroniarzy i najlepsze, że za tym trybunką też była linia, która ochraniała las, bo był za tą trybunką las. Ale las się awanturował, tak? Tam no potrzebował ochrony i stewardów, tak? Ty tam, kibicu. I to było dosyć interesujące. Tam są drzewce w Kozienicach, bo tak? Trochę się tego bałem, że to być może się na nas czają drzewce albo jakieś inne enty. Drzewce, tak. I potem był właśnie ładny taki kolaż zdjęć, bo było zdjęcie ochroniarza, potem było zdjęcie ochroniarza, który chronił ochroniarza, był podpis ochroniarz ochroniarza i ochroniarza w lesie był ochroniarz lasu. Tyle Radomiak. Tyle Radomiak. Zagłębie Lubin. Tak. To też jest fajny klub. Damian Dąbrowski w końcu. W końcu. At last. Finally. To jest transfer, o którym pamiętam, że mówił mi, że marzy o nim. Mateusz Zruszek był w Zagłębiu Lubin. To kiedy to było? 16-17? Jak Damian Dąbrowski był dużo lepszym piłkarzem. Coś w tej okolicy. Bo teraz Pogoń jakoś specjalnie nie żałowała, że oddaje Dąbrowskiego. No tak, ale jeśli chodzi o Zagłębie Lubin, to myślę, że to... No, tak. Dobry transfer do Zagłębia. To nadal jest dobry transfer. Mateusz Drusz mówił, że marzył o tym transferze, bo Damian Dąbrowski przecież w Lubinie spędził lat wiele w zespołach juniorskich. I to był taki duży wyrzut sumienia dla Zagłębia, że nie grał u nich. A moim ulubionym transferem jest transfer Juana Munoza. Czekaj, tylko aż go otworzę. Nie tylko dlatego, że Juan Munoz został sprowadzony z fanfarami. Wspaniały filmik Zagłębie opublikowałeś. Ktoś nie widział, jak ogłoszono Juana Munoza. Trzeba to zobaczyć. Ale po drugie, Juan Munoz rywalizował o miejsce w składzie Kuba z Piotrem Parzyszkiem. Człowiekiem, który ma kosę z Waldemarem Fornalikiem. I ze mną. I z tobą. I z każdym, kto ceni Waldemara Fornalika. I Waldemar Fornalik, mając tak jakby propozycję, może Parzyszek, może gość dużo lepszy od Parzyszka, który pokazał Parzyszkowi, gdzie raki zimują. Postawił na tego, który pokazał Parzyszkowi, gdzie raki zimują, a Parzyszek, kierunek druga liga, chyba holenderska w tym momencie, także co się dzieje z tobą?
gdy zadrzesz z Waldemarem Fornalikiem. Waldemar Fornalik bezpośrednio ci nie odpowie, ale życie, rzeczywistość, futbolowi bogowie odpowiedzą. Piaście Gliwice, myślisz, że z Wukowiciem dobrze ci idzie, ale nigdy nie wiesz. Kiedy świat wystawi rachunek za twoje zadarcie z wielkim Waldemarem Fornalikiem. Wystarczy spojrzeć na to, co dzieje się w reprezentacji Polski. Młyny Boże mielą pomoże. Ale jak ktoś Fornalika kiedyś skrzydził, to może być pewny, że prędzej czy później coś się zdarzy. Czyż piosenka Panie Waldku, Pan się nie boi, cały naród za Panem stoi, tak? Bo tak poszło? No to tak. To jest słowa Fornaliku. To nawet prawda. Nie naród, tylko rzeczywistość. To jest dobre. Rzeczywistość za Panem stoi. Rzeczywistość stoi za Waldemarem Fornalikiem. Fajnie wygląda na papierze ten człowiek, o którym mi powiedziałeś, Juan Munoz. Tak. I trochę brzmi podobnie jak Munes z filmu Santiago. Gol. Uprzejmy się do Santiago Munes po latach. W tym Newcastle już się nagrał. Teraz czas na Miedź Legnica. Jestem też bardzo ciekaw, Kuba, bo duże wzmocnienie Zagłębia na trybuny. Czemu? Kamil Kruk wrócił do Zagłębia z wypożyczenia ze Stali Mielec i myślę, że to będzie odczuwalne. Kibice Zagłębia, myślę, że naprawdę powinni zewrzeć szyki, jakieś oprawy antykamilu. Znaczy, trudno powiedzieć, gdzie kibice Kamila Kruka są, jakie są ich układy, kosy, zgody z kibicami Zagłębia. Trzeba było zajrzeć na Podkarpacie. Tam na pewno ktoś już miał z nimi zgodę, ale już z nimi się rozeszli. Przez Podkarpacia to jest w tym momencie. Ekipa pozostała w neutralnych stosunkach. Neutralnych stosunkach z Zagłębiem? Możliwe. Zapomniałem o tym wspomnieć przez Stal Mielec, że jeśli chodzi o te właśnie osłabienia, to jest po pierwsze Mrozek, a po drugie fan klub Kamila Kruka. Ultrasi. No tak, fan klub to tak brzmi protekcjonalnie trochę do tej ekipy. Albo możliwe, że to nawet chuligani, nigdy nie wiadomo. Jeszcze się na ubitej ziemi nie sprawdzili, ale Tojowo na bojowo sprawdzę w nowym miesiącu. Tojowo na bojowo koniecznie, myślę, że Zagłębie musi się liczyć po prostu z tym, że pojawiła się nowa, duża siła na trybunach i trzeba ją respektować. Prawda. Nie, ale być może to będzie jako zgodowicz traktowane i Zagłębie będzie podawać, że nas w Warszawie 645 osób, z czego 23 to fan klub Kamila Kruka, pozdro bracia. Dzięki za wsparcie. Wiesz, z kim grał Munoz? Z Juventusem grał Munoz. Co ty grałeś? Między innymi w barwach Sewilli. Kurde, zagrać w Lidze Mistrzów w barwach Sewilli z Juventusem, to się nie zdarza Piotrowi Parzyszkowi na przykład. Znaczy generalnie odkąd Piotr Parzyszek obraził Waldemara Fornalika, to wiele mu się piłkarsko dobrych rzeczy nie zdarzyło. To taka skromna uwaga. Jedna duża strata Łukasz Łakomy. No tak. Środek pola trochę do przebudowania, tak? Bo Łukasz Łakomy to naprawdę był wymiatacz. Nawet jak Zagłębie kręciło się wokół strefy spadkowej, oglądałeś ich mecze i widziałeś, że Łukasz Łakomy robi robotę. Genialne niektóre podania i decyzje tego piłkarza. Wiesz, co mi smutno jest? Smutno mi jest, że Jakub Świerczak znowu gdzieś wyfrunął i... Ale on grał słabo wiosną. No właśnie o to mi chodzi. Ale też liczyłem, że on się odbuduje, nie? No. Nowy sezon, prawda. Kurde, tak jakoś mu dobrze życzę podskórnie, nie wiem dlaczego w sumie właśnie. Fajny piłkarz do oglądania. Zwłaszcza, że tak zawsze mu się przypamiętują te takie dziwne sytuacje różne. Jak pokazały decyzje ostateczne organy dyscyplinarne, nie do końca z jego winy. Więc tym bardziej jakoś ściskałem kciuki za to, że mu się to poukładało ładnie, jeszcze pod Waldemarem Fornalikiem, a tutaj taka... Wydaje mi się, że kolejna, można się zastanawiać, co dziwnego przypałęta się do Jakuba Świerczoka. Wydaje mi się, że zaprosi Mirosława Stasiaka na jakąś okazję, która będzie dość oficjalna i to wyjdzie mu bokiem. Okaże się, że Jakub Świerczok był tym tajemniczym sponsorem kadry, który zabrał Mirosława Stasiaka do Mołdawii, bo to jest temat głośny. Patrzę sobie jeszcze, niewiele tych transferów, ale praktycznie wszystkie dość jakościowe. To po pierwsze, po drugie Zagłębie z Fornalikiem. Wyglądało dobrze, tam są młodzi do ogrania, do rozwijania. Jestem zbudowany tym, co się wydarzyło tego lata w Zagłębie Lubin. Waldek prowadzi ku górnej części tabeli. Jak wysoko, tego nie chcę wyrokować, ale Zagłębie jest w dobrych rękach, po prostu. Chyba Wdowiak jeszcze przymierzany. Wdowiak, no to są konkretne transfery, tak? Widać, tak. Że Zagłębie porusza się tak. Może jakiś zawodnik, który miał przeszłość w Sutjesce Niksić, ale przez dwa ostatnie lata grał jeszcze mniej niż Zohore. On by nam się przydał. Nie, konkretni piłkarze, którzy grali, którzy coś prezentowali. Fajne transfery postaci w tej lidze.
No, to gratulujemy. Zwłaszcza, że tam jeśli chodzi o akademijne takie struktury, to zawsze było wszystko gitara. Myślę, że też jakiś młodzieżowiec w tym roku może pozamiatać ligę. Stawiam na Tomka Pieńkę, który pięknie się rozwijał, a to może być jego rok po prostu. Jeszcze Kutka chyba jest z takich Kutka młodszych. Też fajny, ale myślę, że skala Pieńki jest większa. No tak, tu ten, pewnie masz rację. Dribbling to wszystko naprawdę. Ostatnio było oglądałem w meczu z Maltą U19. A Malta to jest mocna drużyna, jak wiem. Bardzo, bo bardzo. To jest takie... Taka Brazylia Europy. Tak i no, Polska miała z nimi problemy, ale Pieńko wszedł i ogarnął. Pieńko fajny piłkarz. No, potwierdzam. Dobra. Ciekawostka? Ciekawostka w Lubinie, tak. Siedzibą, znaczy inaczej, w Lubinie swoją siedzibę ma KGHM. O, ciekawe. Konglomerat Górniczo-Hutniczy Miedzi. Albo inaczej się nazywa kombinat, albo jeszcze coś innego. Kombinat chyba. Masz kombinat? Nie mam kombinat, ale... bardzo ceniłem stadion Górniczy Ośrodka Sportu, tak się nazywał stary obiekt Zagłębia Lubin, na 35 tysięcy widzów. To dość dużo, biorąc pod uwagę, że Lubin... 40 tysięcy mieszkańców. Stadion Lubin miał, ma, poczekaj, według aktualnych informacji... Pom, 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 ciężko jest znaleźć taką informację. Populacja 75 tysięcy, także połowa. Ten stadion stary Zagłębia chyba się tylko raz zapełni. Ale mecz kadry, nie wiem czy na Milan może jeszcze. Mnie to kiedyś tłumaczyli, że w KGHM jest praca zmianowa. Mhm. I dlatego nie było potrzebne na 75 tysięcy stadion, tylko na 35, bo jak te 35 tysięcy było na stadionie, to drugie 35 tysięcy było w pracy akurat. Bo nie ma tak, żeby byli wszyscy jednocześnie dostępni. Ale znowu potem jak była odwrotna zmiana, to odwrotnie było. Dlatego nie, bo byłby 70-tysięcznik, ale no praca zmianowa w KGHM. Ale podoba mi się ten rozmach. Dobra, dawaj, większy. Jest spoko, i tak budowa. No, to jest Lubin. Trzeba pamiętać, że jak tam wjeżdżasz, to zawsze lubię, jak wjeżdżasz do Lubina i jest tak. Kuprum Arena, Kuprum Stojak, Kuprum Stoisko z Warzywami, Kuprum to, Miedziane Wspomnienie, Salon Tatuażu i tak dalej, wszystko jest miedziane totalnie. To jest bardzo duży urok miasteczek wybudowanych wokół jakiegoś przedmiotu. Kombinat. Wokół kombinatu. Podobnie jest trochę w Bełchatowie, ale nie do końca, bo w Bełchatowie powoli się kończy to, co mieli tam do wydobycia. Ale ma być ośrodek letniskowy, także też fajnie. Ciekawostka o Lubinie okazało się prawdziwym ciekawostką w Lubinie. Tak. Kto by mógł się spodziewać? Lubin? To nie Lublin. Tak. Warto jest nie mieszać, bo w Lublinie biją ludzi, a w Lubinie wydobywają miedź. I budują piękne 35-tysięczne stadiony, na których mogłyby się zmieścić połowę mieszkańców Lublina. Gratulacje. Warta, grzechu warta. O, ale dzisiaj te gry słowne. To było głupie, straszne. Nie wiem czemu tak, nie wiem, czemu to powiedziałem. Tak mi czasem podpowiadam. Tak często się dzieje. Dlaczego to powiedziałem? Podpowiada mi umysł rzeczy, których się nie spodziewałem, że mi je podpowie. No jest Warta Poznań w szeregach Ekstraklasy. Już któryś sezon z rzędu. Stadion budują, pełen zielonej energii. Mhm. Chyba, że się nie dogadałem z prezydentem. Ale widziałem ostatnio, że Orlen zmienił herb, logotyp z czerwonego na zielony. Znaczy ma też czerwony, ale ma też zielony i zielony jest do energii atomowej i innej zielonej. I że będziemy potem rozpoznawać. Myślałem, że na taki herb, na którym Orlen jako jastrząb jest jednocześnie matką przytulającą całą Polskę, obejmującą coraz ciaśniejszym kręgiem swoich ramion. Czujesz się zaopiekowany? Nie, tylko zmieni kolor. Szkoda, ale tak jest. Dlatego jak będziesz jechał i gdzieś zobaczysz zielonego orła, to będziesz wiedział, o, tu jest reaktor atomowy. Doskonale. No, dobrze. Dobra jest, informacja. Tak. Jest to energia. W ogóle jeszcze to, bo przy Warcie, wybaczcie, kim to Warty, jakoś tak dygresję sami się nasuwają. Mam książkę dla dzieci taką, o ekologii trochę. I tam na koniec jest takie prawda fałsz. I jest na przykład, czy tam wylewanie ścieków do rzeki to dobry pomysł. No i jest tam fałsz, to zły pomysł, co? Dobrze jest ścieki wylewać gdzie indziej. Ale do Odry? Sąsiada, na przykład. Do Odry ma też rzeka? No, czy tylko ściek po prostu? To powiedzieć, no. Odra jest nieuregulowany, status nieuregulowany. Nie dotyczy Odry, jest taki okulnik. I tam jest rzecz, o którą się bardzo zdenerwowałem. Można wręcz powiedzieć, że się wściekłem, bo jest, czy energia atomowa jest energią zieloną? No i to jest prawda, bo trudno jest o czystsze źródło energii, które jest bardziej wydajne i bardziej odpowiednie dla tych wyzwań, które stoją przed ludzkością. Między innymi w kwestii zmian klimatycznych. A tam jest, że fałsz.
że o, bo to są czasem odpady atomowe, bo to nie wiadomo. Jeszcze brakowało, żeby opisali Czarnobyl w tym. No i się rozwścieczyłem, bo co to jest za szkalowanie energii atomowej w książce dla dzieci? Powiedziałem od razu Stasiowi i Antosiowi, chłopaki, nie wierzcie, energia atomowa jest super. Zobaczcie na tego zielonego orła na przykład, ale nie tylko. Zobaczcie w ogóle, jak Francja sobie radzi. A jak Słowacja? No Słowacja za chwilę będzie eksportować energię, ma kilka elektrowni atomowych. No kurde bele, a my co? A my ciągle czytamy książeczki dla dzieci, gdzie jest, że to nie jest czysta energia. Jest czysta. I wystarczy pana Jakuba Wiecha poczytać na przykład. Więc Warta też jest... Czysta. Tak, czysta. Niczym zielona energia. Będzie im trudno, bo pozbyli się, znaczy nie pozbyli się, no stracili po prostu najlepszego zawodnika Ekstraklasy, Żał Grzesika, o którym już miałem. Ja mam takie wrażenie, Kuba, że co roku o Warcie Poznań mówimy, że świetny sezon za nimi, ale teraz będzie im to trudno powtórzyć. Ale w tym sezonie z najmniejszym przekonaniem to zaczynamy mówić. Mhm. Bo już Warta tak długo to udowadnia, że jest na poziomie. I ten zeszły sezon, jest Szulczek. Jest naprawdę niezła ekipa, w której Szulczek potrafi coś wyczarować, że coraz rzadziej się to pojawia, że może Warta się włączył, czy mają, bo to jest Warta, ale w sumie chyba nie, chyba jednak nie. Słuchajcie, to jest taki klub, który jak patrzę na ich wzmocnienia, to myślę, że oni jeszcze zrobią kilka ciekawych ruchów. Andre Wisdom na testach. Ciekawa przygoda. Dobrze, mieć wiedzę to jest ważne. Ważne, żeby mieć wiedzę. Bo jak masz wiedzę, to masz wszystko. Nie wiem, jak sobie radzi Andre Wisdom. Wydaje mi się, że to jest duże osiągnięcie. Ten człowiek grał jeszcze mniej niż Kenneth Zohore przez ostatnie 2 lata. Naprawdę. Więc natomiast Warta zrobiła pożyteczną rzecz, wzięła go na testy zamiast podpisać go na kontrakt. Więc dosyć logiczna sytuacja. Pracuje tam Tomek Pasieczny, więc też ja mam duży szacunek. Mateusz Januszewski też chyba działa. Chyba no i pamiętajmy. Fajna struktura, taka wiesz, scoutingowa, tam też powstaje. Myślę, że mądrze zarządzany klub. No i jest Tadeusz Pfeiffer też. Tadeusz Pfeiffer, myślę, że na nim przede wszystkim trzeba położyć dużo nadzieję. Z 5000 zł potrafi zrobić bardzo dużo. Na przykład 5000. To dużo. Ale to jest też fajne, że do Warty nie przyczepiają się jakiekolwiek afery wizerunkowe. No. Czy twój dyrektor sportowy pełnił rolę... Znaczy, ktoś mógłby powiedzieć, że twój dyrektor sportowy pełni rolę supa. I nie ja, ktoś inny mógłby tak powiedzieć. Ale Warty to nie dotyka, bo tak się składa, że Tadeusz Pfeiffer jest chyba na El Cuatro. Także nawet nie ma jak tego przyczepić. Jakub Bartkowski, czy to będzie dobre zastępstwo? Za Grzesika myślę, że tak. Nie jest tej klasy piłkarzem, co Grzesik. Ale jest okej. Okay. Dariusz Wisinger podobno coś tam strzelał. I mówię, wydaje mi się, że Warta to jeszcze będzie czekać na różne okazje, typu pamiętam jak późno przychodził, nie wiem, Castaneda i tym podobni piłkarze, także o, Castaneda jest piłkarz, po którym się jestem bardzo ciekaw, jak będzie wyglądał po przepracowanym okresie przygotowawczym, jeśli nie w Warcie, bo chyba z Radomiaka nie odchodził, chyba tam jeszcze. Powiedz mi, co z Robertem Iwanowem? Nic, kiepski. Kiepski? Tak. Bo ja pamiętam nim Podjarkę. Tak, bo on pojechał na te Euro, ale on miał słaby sezon. Dużo błędów zawalał. Czyli nie płaciłem. Nie. Dobra. Absolutnie. Okay. Dobrze, no, naprawdę było tak, że no już go gdzieś wytransferują, bo już naprawdę szkoda go trzymać w tym oknie wystawowym. Już naprawdę nikomu nie. Już się powystawiał. Tak. Już się powystawiał. Szkoda, bo pamiętam te czasy, kiedy było a może Legia? A może Lech? A może... Nie, tam się coraz bardziej działo, że może ktokolwiek. Fajnie byłoby go sprzedać. Spoko, cieszę się, że udało się go sprzedać i to tyle. Ciekawostka o Warcie? To jest prawicowy klub. Wiem. Jest przedwojenny. Przedwojenny prawicowy klub i to wiesz. Co ciekawe, Warta Poznań nie gra na swoim stadionie w Poznaniu. Gra w Grodzisku Wielkopolskim. O. No, nie każdy o tym wie, ale ja jestem ekspertem. I tam zacznie się sezon. W Grodzisku Wielkopolskim meczem Warty Poznań zacznie się sezon 2-3, 2-4, chyba z Pogonią Szczecin. Możliwe. A za chwilę później Legia Warszawa przyjmie u siebie Łódzki Klub Sportowy i to też będzie na pewno bardzo ciekawy mecz. Kuba będzie testował razem z Mateuszem wytrzymałość sektora gości. Tak, czemu nie? Bartosz Kiliba odchodzi do KKS-u Kalisz i to jest o tyle ciekawe, że Bartosz Kiliba to jest przegość. Jeśli chodzi o Wartę Poznań, przeszedł cały szlak bojowy, od niższych lig do ekstraklasy i wiadomo, że nie jest to postać, która czysto piłkarsko stanowiła o sile Warty w ostatnich miesiącach, ale jest to na pewno postać kultowa dla Warty, można powiedzieć legenda klubu. No tak, natomiast też sprawdziłem,
Ostatnie dwa lata, no to liczby Kenneta Zochore, także duży szacunek, ale... Tak, no bo chciałem o tym wspomnieć, bo trzeba pamiętać o tego typu ludziach, którzy tworzą rzeczywistość. Też chyba warto się cofnąć do wywiadu z nim dla Weszło, gdzie opowiada dosyć szeroko o sferze prywatnej swojego życia. Można też tam wesprzeć, z tego co pamiętam, leczenie jego córeczki, jeśli się nie mylę. Warto. Więc szkoda, że Bartosz Kieliba nie będzie już współtworzył Warty, nawet tak chodzi bardziej o szatnię, o organizację, ale... Może przyjdzie czas, jak skończy karierę, to w jakiejś formie powróci. Zdaje się, że jeszcze chce pograć w piłkę normalnie, a potem dopiero ewentualnie do struktur. Zwłaszcza, że Warta struktury buduje. Oczywiście. Dobra, to tyle o Warcie Poznań. Dobra. Chodzimy w środek tabeli. Kuba, a może zaczniemy od krakowskiego nagłówka, sztuki krakowskiej nagłówki. A, dobrze. Krakowia rozwiązała do rezerwy, ale za to nie zrobiła żadnych transferów. Tak. No bo po co w sumie? Jak teraz wszystkich zawodników z rezerw się przygarnie, to już nie będą... Dużo transferów, prawda. Podoba mi się to, bo tutaj akurat to jest takie puszczanie po umice początek lipca vibes. Jeśli chodzi o rubryczkę na 90 minut, kto przychodzi, kto zainteresowani. Długo już to ciągną, prawda. Maciej Mrozik to jest transfer z rezerw w Krakowie. Dalej jest Sylwester Lusiusz z Sandecji, który jak ktoś nieuważnie śledzi, to nie zauważył, że odszedł z Krakowi. Tak naprawdę. I w tej Sandecji to trzeba przyznać, duże wyniki zrobić. Tak, spadek konkretnie. Damian Urban i Adam Wilk to jest duet ściągnięty z Hutnika Kraków. Może też byli wypożyczeni. Ktoś wie? Niewykluczone, ale... Ja sprawdzę. No, w każdym razie są to transfery lokalne. I są to transfery z Hutnika, czyli to jest drużyna, która nie jest w pierwszej lidze nawet, więc dosyć nisko. Byli wypożyczeni. Wypożyczeni, tak? Czyli trzy powroty. Adam Wilk wypożyczony? Jeszcze sprawdzę dla pewności, czy jak z tym Damianem Urbanem. Czyli Adam Wilk, 25-letni w ogóle bramkarz. O, to duże wzmocnienie dla Krakowi. Czyli mamy trzy powroty z wypożyczeń, zawodnika ściągniętego z nieistniejących rezerw i jest jeden transfer na zielono, który akurat faktycznie zmienia rzeczywistość. Matias Ebo Rasmussen. Powrót po kontuzji. Super. Tak, Krakowia uzbrojona po zęby. Niesamowite to są. To są transfery, wszystkich transferów. Ostatnio tak się wzmacniała Lechia Gdańsk przed pucharami. Tak. I tam nie było nikogo i pan Sławomir Wojciechowski wychodził, że ciężko jest znaleźć lepszych piłkarzy niż ta Frejda. Co później udowodniła spadając z ligi. Krakowia tak. Powroty z wypożyczeń, powroty po kontuzji, zawodnik z rezerw. No. Święty graal tego okienka transferowego jak do tej pory. Jacek Zieliński siedzi z takim zgadzaniem, tak, zrobiliśmy transfery. No, ale co chodzi? Być może królem polowania jest Real Madryt, który ściąga Mbappé, ale my nie mamy się czego wstydzić. Maciej Mrozik z nieistniejących rezerw. Też chyba bram. Nie, gdzie ci inni pozostali piłkarze z nieistniejących rezerw? Dobre pytanie. Może są na testach na przykład w Krakowie. Wiesz, rzeczywiście się osłabiła też Krakowie. Tak. Bo Niemczycki to jest konkret, ale Pestka wydaje mi się, że wciąż jednak to jest piłkarz, który coś tamtej Krakowi dawał. Również miał potencjał sprzedażowy, już go nie ma. Siplak? Siplak był w lidze, no nie chcę tutaj tworzyć wokół niego. Konoplianka też był, ale no, nawet jak tracisz takiego Konoplianka, który generalnie zawodził, no w tym momencie nie ma żadnego zastępstwa dla niego. Kogoś, kto by pełnił, kto by aspirował do roli bycia Konoplianką w Krakowi, po prostu nie ma. Zwłaszcza, że też trzeba pamiętać cały czas to, co podkreśla każdy możliwy trener, że no dobrze, okej, on może i nie strzelił 10 goli, ale wprowadzał rywalizację też na treningach, cały czas było czuć, że ktoś gryzie kogoś po kostkach. No w tej chwili w Krakowie nikt nikogo nie gryzie po kostkach, bo nie ma nikogo aktualnie zdolnego do gryzienia po kostkach. Zachłysnęli się tym zwycięstwem z Marcosem Alvarezem procesowym. A, właśnie. Świętowanie tak. Sukcesu cały czas. Nie, jak pokonasz człowieka, który jest Bóg jest po jego stronie, no to naprawdę to już jest dużo. Potrafił uderzyć do głowy, to jest jak wieża Babel, tak, budowanie. Tak, skoro Bóg jest jednak z nami, to któż przeciwko nam właściwie? Znaczy znam pewne powiązanko, kto przeciwko nam, skoro Bóg jest z nami. Ale ten mem jak o wieży Babel, że kiedy budujesz sobie kolejne piętra wieży Babel, a ty obok ciebie nagle zaczyna gadać po śląsku. Tak, to są memy, które Godość są warte uwagi. Trochę się też przepiło do Krakowi wizerunkowych jednak w top. Nie mówię już tylko o kolejnych wywiadach Janusza Filipiaka, ale też o tym, co chociażby Kamil Pestka powiedział na temat negocjacji dotyczących z Krakowem, że... Z tą kontuzją to się skończyły negocjacje. Okazało się, że Krakowia bardzo mocno ceni moje nogi. Kiedy odmówiły posłuszeństwa, to niestety. Kamil Pestka mówił, że negocjacje wyglądały tak, słuchaj, bo wjeżdżam do tunelu, nie słyszę cię. I codziennie, takie miał szczęście, zawsze ktoś był w tunelu, a najbliższy tunel jest
pod Alpami. Taki długi. Kiedy wyjedziesz z tunelu, a kiedy wracasz po leczeniu? Za 4 miesiące. No to jest bardzo długi tunel. To jest bardzo, bardzo długi tunel. Także no to nie fajnie wyglądało. Poza tym będę podkreślał cały czas. Wiesz, dlaczego nie ma transferu w Krakowie? Bo być może dlatego, że nie ma nikogo, kto by zastąpił Jakuba Tawisza. Za Tawisza to było jednak, nie? Za Tawisza były transfery. Za Tawisza były transfery. Konopianka był za Tawisza. A teraz co? A być może tak to działa po prostu. Że Janusz Filipiak lata sobie do Davos i tam do tych innych wszystkich zgrupowań. Trener no trenuje, bo zazwyczaj trenerzy są od trenowania. No i wszyscy są przekonani, że transfery są robione. A jak Tawisz pierwszy w paziak. Problemy komunikacyjne, nie? Pamiętasz, jak Michał Probierz dzwonił do Janusza Filipiaka w trakcie, gdy Janusz Filipiak udzielał wywiadu Kanał Plus? Tak. To była porządna komunikacja. Tak. To było za Tawisza. Dokładnie. A teraz proszę. Ja chciałem powiedzieć, że to jest żart, że jak to byś pierdzić w pasiak, nie pierdzić w pasiak. Nie, żadnych procesów nie chcę. Nie lubię procesów, nie chciałbym sam ci pierdzić w pasiak, więc tak. Zwłaszcza przy omawianiu pasów. No ale na pewno są pewne wakaty, które nie zostały obsadzone. Nie, jestem w szoku. Krakowia dała radę zrobić najgorsze okienko. Do tej pory myślę, że oni jeszcze coś zrobią. Drogi kibicu Krakowi, jeśli to oglądasz, uspokajam cię. To na pewno, to nie może wyglądać aż tak źle. Ja na to patrzę i to wygląda jako świadczenie PZPN w jakichś sprawach palących. To jest aż tak złe okienko. Mam nadzieję, że nie może być aż takie złe. Czy Stefan Majewski ciągle jest w Krakowie? Chyba tak. Możliwe, nie? A nie widać po transferach. Nie wiem. Co jest za pomysł Krakowi na to, co ma być dalej? Przegrali walkę o Żao Grzesika z Radomiakiem. Tak nie wydaje mi się, że, tak jak mówisz, wydaje mi się, że im zbrzydła ta walka o sukcesy, zbrzydła im walka o puchary. Czas być w środku tabeli, bo Krakowie nie ma takiego złego składu, tak swoją drogą. Wciąż. Nie, złego ci, którzy tam są, to jest środek tabeli. Ale no, widać tutaj jakby brak ambicji. Niektórzy sugerują w Krakowie, że Filipiak chciałby wykupić po prostu akcję od miasta Krakowi i nie chce za bardzo teraz doinwestować w klubu, że to jest rozbieg. Taniej kupić. Myślę, że generalnie, jakby Krakowia była klubem pierwszoligowym, to byłoby jeszcze taniej po akcję. Zobaczymy, jak daleko ta narracja, ta teoria spiskowa będzie szła. No to fajnie, no tak. Rezerw nie ma w sumie. Transferów nie ma, no, obniżanie wartości spółki idzie bardzo dobrze. Będzie jeszcze Puszcza tam grała, więc wiesz, Murawa też nie będzie za dobra pewnie. No elegancko, wszystko idzie zgodnie z planem, wartość spółki jest strasznie. Nie wiem, czy pamiętasz, Jacek Zieliński miał w pewnym momencie taką opinię gościa, który jest takim komandosem. Zrzucasz go na 3 ostatnie kolejki do Arki Gdynia i on musi sobie radzić. Ja sam kiedyś pisałem taki tekst na wiesz. I chyba był fotomontaż fajny. Był fotomontaż taki właśnie z Rambo, nie? I jak przyszedł do Krakowa, mówię, wow, fajnie, Jacek Zieliński nie będzie musiał robić za komandosa, tylko po prostu poprowadzi sobie całkiem niezły ligowy klub. A od tamtej pory po prostu, wiesz, otwierają się przepaście. Pojawiają się nagłe jary. I z tym wszystkim Jacek Zieliński musi sobie radzić. Także nie oszukasz życia, nie oszukasz przeznaczenia. Tak, to jest trochę tak. Słuchajcie, to w tym ośrodku treningowym jest naprawdę fajnie. Są równe stoły i tak dalej, ale posadzimy tutaj palmy po to, żeby mógł się przedzierać z maczetą Jacek Zieliński tak. Przez nie. I tak zrobili. Jak pomyśleli, tak zrobili. Chciałbym, żeby taki wielu. Bardzo lubię chodzić na rezerwy, obejrzeć młodzież trochę, jak kopie. Duża inspiracja. Uważam, że dużą wartość jest, jak właśnie młodzi chłopcy już ogrywają się przeciwko seniorom. 19-letni piłkarz to jest dorosły gracz dzisiaj. On musi grać przeciwko seniorom. Ja lubię pójść, jak on sobie radzi, obejrzeć taki mecz, poszukać tych talentów. Sorry Jacek, ale już nie masz tej okazji. Może w jakimś innym klubie. Nie możemy tego dla ciebie zrobić, panie Jacku. Nie no, może Krakowie jeszcze coś ruszy. Pamiętam, że oni zbierali według niektórych źródeł fundusze na to, żeby zatrudnić Marka Papszuna za 100 milionów złotych rocznie. Ale niestety i Krakowia, i Marek Papszun zdementowali to. No i, tak. I od tego zaczęło się psuć. Tak. To dość interesująca plotka, biorąc pod uwagę, że przegrywasz walkę o Grzesika i nie robisz absolutnie nic. Nic. Krakowie bohaterem tego okienka numer jeden. Absolutnie. Czuję, mam dziś piątek, czuję, że w sobotę 7 nowych transferów. Kontaktów. Tak. Tak może być. No ale już nie będziemy zmieniać, no już daliśmy tak. Ale nawet te plotki, nie? Takie imponujące. Filip Balaj, były piłkarz Krakowi. Nie wiem, że też nie mogą być powroty z wypożyczeń tak naprawdę. I Franciszek Dziewicki z zespołu. Jan Ziewiec z Krakowi drugiej, to myślę, że to jest transfer wewnątrz klubu. Krakowia druga to jest klub, który jest też Krakowem. No tak, no Balaj ma po prostu kontrakt jeszcze rok. I on jest wśród plotek, żeby dołączył do Krakowi, bo jest jej piłkarzem. No to jest imponujące. I chyba tak samo Thiago. Jest zawodnik z rezerw, jest zawodnik z juniorów Escoli. No i Konrado z Lechii Gdańsk jako samotny, jedyny rycerz, który może wzmocnić Krakowie, będąc spoza uniwersum Krakowi i tak w tym momencie.
Szokujące, szokujące. Nawet w plotkach nic nie ma. Chcesz jakąś ciekawostkę o Krakowie? Tak, to bardzo gówniane okienko. Ja mam ciekawostkę o Krakowie. W Krakowie jest jeszcze klub Wisła. To tyle. Tak. O Krakowie. Maciej Maleńczuk jest fanem Krakowi. Jerzy Pilch był wielkim ultrasem Krakowi. I tak. Tak. Opowiadał kiedyś anegdotę, jak oglądał jakiś mecz chyba z Gustawem Holubkiem. No i tam był, wiadomo, Stefan Friedman, jakieś różne takie postacie. I Holubek nic nie zabierał głosu przez cały mecz. Tam ci sobie dyskutowali o tym meczu Polonia-Krakowia. Holubek nic, ale gdzieś koło 78 minucie pierwszy raz zabrał głos. Wstał taki rozjrzony, a bramkarz stoi jak ten chuj. Usiadł, już nic więcej nie powiedział. No, Gustaw Holubek, człowiek introwertyk, człowiek słowa oszczędnego, ale cudnego. Mało, lecz konkretnie. Dobra, tyle o tej Krakowie. I tak dosyć dużo urzeźbiliśmy jak na liczbę transferów w Krakowie. Tak. Górnik Zabrze teraz jest. Górnik mydli oczy. Kurde, nie wiadomo co z tym Górnikiem, naprawdę, powiem ci. No, bo możemy powiedzieć, że robią transfery. Felipe Nascimento wraca po kontuzji, to jest dobra wiadomość. Sebastian Musiolik, myślę, że w realiach Górnika może się odnaleźć. Ten Lawrence Nnali, przy miejscu jest spoko, jest Siplak, taka drużyna po prostu, która nie powinna mieć problemów o utrzymanie. Jest Janek Urban, ale w Górniku Zabrze po prostu nie chodzi w tym momencie o drużynę. Chodzi o to, co będzie się działo za kulisami, za gabinetami, jak ten bajzel będzie sprzątany, bo jeśli nie będzie, to Górnik Zabrze w pewnym momencie może się obudzić jak Lechia Gdańsk. Spokojnie, jesteśmy w roku wyborczym, nic im nie grozi w tym roku. W przyszłym, to nie wiadomo, ale jesteśmy w roku wyborczym. Czwarta trybuna staje jak dąb. Rośnie, jak na drożdżach. Są transferki, jest wszystko. Michał Szromnik jest też i chciałem, żeby to wybrzmiało. Już jest oficjalka, bo jest na zielono. I chciałem, żeby to wybrzmiało, bo obiecałem sobie wiele lat temu już, że będę w każdym możliwym miejscu, w każdym możliwym programie podkreślał, że Michał Szromnik to dobry bramkarz, co niniejszym czy nie. To, co mnie martwi bardzo, że Mateusz Kowalczyk jest bardzo podjarany perspektywą gry dla Górnika Zabrze. Górnik dobrze promuje piłkarzy młodych. A jeśli Mateusz Kowalczyk jest podjarany grą dla Górnika Zabrze, to wydaje mi się, że teraz już tylko trwają negocjacje, jak drogo ma zostać sprzedany przez łódzki klub sportowy, a nie czy faktycznie w tym łódzkim klubie sportowym pozostanie. To by było bardzo duże osłabienie dla UKS-u i bardzo duże wzmocnienie dla Górnika, który akurat jeśli chodzi o pozycję młodzieżowca, to nie ma jakiegoś szalonego komfortu. No ja mam historię sprzedaży młodzieżowców całkiem niezłą już jak na ostatnie lata, więc dobry kierunek, ale jak mówię, mi się o Górniku specjalnie nie chce rozmawiać, jeśli chodzi o personaliach, o drużynie, o szansach na ten sezon. Wygląda solidnie ta drużyna, trener jest bardzo dobry. Wciąż będziemy mieli okazję zobaczyć, jak będzie się dalej starzał Łukasz Podolski. Ale to po prostu nie o to chodzi. Nie o to chodzi, jeśli chodzi o Górnik Zabrze. Nie o to zupełnie chodzi, bo tutaj w tym sezonie też się będzie toczyć walka o przyszłość Górnika Zabrze. Czy ten toksyczny układ, który no może się okazać, że akurat w danych miesiącach nie będzie tyle tego jadu wypływać na rzeczywistość Górnika Zabrze, to prędzej czy później no musi wybuchnąć. I co z tym będzie robione? Jak to będzie normalizowana sytuacja? No właśnie, przypomniałem sobie, że Adam Matysek jest prezesem Górnika Zabrze. Pamiętasz? Co tam Torcida pisze? Tak. No właśnie tak stwierdziłem, że chyba najlepiej to będzie otworzyć... No niestety, w przypadku Górnika to czytasz Torcida, a nie czytasz transferów Górnika. Zapisy ten, tutaj dobra, Wołyń, okej. Tutaj, nie no, na razie powiem ci, że spokój, spokój. Ostatnie bardzo mocne posty wymierzone we wszystkich możliwych ludzi poza Łukaszem Podolskim, to jest jeszcze maj. Także to jest luz. To jest luz, więc na razie nic tam nie płonie bardzo mocno. Poza tym, że Łukasz Olkowicz daje swój obszerny reportaż dotyczący Górnika. Co z nim było? No, generalnie to, co wiedzieliśmy, ale uporządkowane, zebrane w całość. Trochę tak jak Szymon Jadczak, kiedy opisał Wisłę Kraków, gdzie strzępki informacji gdzieś tam do nas przeciekały, ale kiedy się to czyta ciągiem i ogląda, no to robi to piorunujące wrażenie, jak bardzo mocno Górnik Zabrze jest uzależniony tak naprawdę od tego, co pani Małgorzata. No właśnie, muszę nadrobić koniecznie. To jest pierwsza rzecz, którą dzisiaj zrobię, ponieważ zamierzam przy każdej okazji, jak tylko będzie temat jakiegokolwiek meczu Górnika Zabrze albo czegokolwiek, co się zdarzy w Górniku Zabrze, przypominać, że w najbliższym sezonie w Górniku Zabrze nie chodzi o wyniki, poza tym, że trzeba się utrzymać, tylko chodzi o to, żeby zacząć sprzątać bajzel na górze. A sukces to może uśpić. Te kwoty, które padają w kontekście długów Górnika Zabrze, czy zobowiązań, również tych właścicielskich, a więc wobec miasta, no to są kwoty niebagatelne. I tak jak przy Śląsku Wrocław dość dużo czasu poświęciliśmy tej 20-milionowej pożyczce, która została na rzecz Śląska przekazana przez miasto Wrocław,
No to Górnik jest kolejnym z klubów, w których to jest temat bardzo istotny do omówienia. Bo i to jest też to po drodze, pomiędzy omawianiem Śląska a omawianiem Górnika mieliśmy po drodze jeszcze kluby miejskie takie jak Korona Kielce oraz jeszcze jeden, który chwaliłem. Nie pamiętam, który chwaliłem. A, Ruch chwaliłem trochę za to. Że to są kluby, które jeśli im się przydarza na przykład duża sprzedaż gotówkowa, to nie jest to tak, że wszystko zaraz rozpierdzielimy na nowych piłkarzy, bo trzeba pamiętać, że działamy w ramach określonego budżetu. Wydaje mi się, że Górnik, który przytulił pieniądze za Szymona Włodarczyka, a teraz chce je momentalnie wydać, no jest raczej na tym drugim biegunie, jeśli chodzi o sposób myślenia taki dosyć populistyczny, w kierunku tego, że słuchajcie, no ja jestem tutaj panią prezydent miasta i ja daję, dużo pieniędzy daję i trybunę buduję czwartą i no, będzie pięknie wszystko. Tylko no kiedyś, prędzej czy później wystawia rachunek rzeczywistość piłkarska, a rzeczywistość piłkarska jak już wystawia rachunek, to wtedy jest trudno. No właśnie, jeśli chodzi o toksyczne układy właścicielskie, to w tym momencie tuż obok Śląska Wrocław jest Górnik Zabrze i sukcesy piłkarskie, radość z gry Lukasa Podolskiego i z tego, że Jan Urban to jest dobry trener i że młodzieżowcy się rozwijają, mogą przyćmić uwagę kibiców Górnika, a nie powinno się tak stać. Górnik musi wyciągnąć wnioski z Lechii Gdańsk, która też miewała sukcesy. No i co z tego ostatecznie było? No nic, wszyscy się rozwijali, a Lechia jechała, rolowała dług. Ja nic więcej o Górniku tak naprawdę. No to jest dla mnie clue tego sezonu. Bardzo trudny sezon, niekoniecznie sportowo, ale zakulisowo. Wielkie wyzwanie przed całą społecznością Górnika Zabrze. I nie chodzi o boisko. Prawda, mogę się pod tym tylko podpisać. Jeśli chodzi o ciekawostki, to mam taką mam z rękawa. Niewiele brakowało, a wielkie sukcesy odnosiłby nie Górnik Zabrze, a Górnik Radlin. No, tak. Ale w wyniku zamieszania w latach 50. okazało się, że to Górnik Zabrze otrzyma bardzo duże wsparcie, a nie Górnik Radlin. Powiem, cytując klasyka, prawda. Tak. I również Włodzimierz Lubański. Szkoda, zawsze się będziemy zastanawiać, co by było, gdyby go puścili do tego Realu Madryt. No właśnie. Mogła być legenda, nie tylko polskiej piłki. No co by było? Trudno powiedzieć właściwie. Tyle ciekawostek o Górniku Zabrze. No i jest. Jest i on. Jest i on. Przyszedł. Jest, wylazł. Kupił Piast Gliwice. To źle brzmi, ale taka jest prawda. Kupił sobie 6 punktów przed tym sezonem. 6 punktów z UKS-em. Już klepnięte. Można wpisać do oficjalnej tabeli. Piast jest liderem, bo już ma 6 punktów. Tak jest, niestety w istocie. Piast kupuje punkty. Inni kupują piłkarzy, Piast kupuje punkty. Naprawdę. Był duży wyścig po postać Sergeja Hekuna, który został wygrany przez Piasta. Znaczy tak naprawdę niewiele osób w nim uczestniczyło, ale to tylko pokazuje, jak sprytnym organizmem jest Piast Gliwice. Że Piast Gliwice mógłby, tak, wy się licytujcie o tych swoich Grzesików, Wolskich i tak dalej. My mamy Krykuna, mamy 6 punktów ugrane na Beniaminku, także to w zupełności wystarczy. Poza tym jest jeszcze Filip Karpowy z Chojnczanki, która spadła. I jest Marcel Bykowski z Olimpii Zambrów. Czyli niedużo, jeśli chodzi o transfery. Nawet jeśli chodzi o przymiarki, to też tutaj nie ma jakichś szalonych... Teraz nie ma pieniędzy, można powiedzieć wprost. Pamiętamy zeszłej zimy różne doniesienia o tym, że no cóż, Piast może jednak przelicytował w tym, że nie sprzedał Damiana Kądziora i Placha, bo nie ma pieniędzy. Bo miasto ucina finansowanie, bo nie ma pieniędzy. Generalnie to nie ma pieniędzy. Po tych transferach trochę widać, że Piast nie ma pieniędzy. Natomiast ma dobrego trenera i dobrą drużynę, ale ciężko będzie wykonać jakiś taki krok do przodu temu zespołowi. Tam wiem, że wielu Piast typuje do walki o europejskie puchary, a wydaje mi się, że jednak nie. Jednak to jest jednak też drużyna w miarę leciwa, szczerze powiedziawszy, i ona jest znowu o rok starsza. Myślę, że ciężko będzie powtórzyć aż tak dobre wyniki Wukowiczowi, jak te, które były za jego kadencji. Wiesz, nad czym się bardzo mocno zastanawiam? Czy Piast Gliwice wyciągnął wnioski z ubiegłego sezonu i tym razem do budżetu nie wpisał sobie premii z tytułu awansu do europejskich pucharów? No tak, pamiętam to. Bo to jest chyba ta przyczyna dziury budżetowej. Miały być puchary, a nie było. Tak. Jak to możliwe? Piast Gliwice nie był w pucharach w fazie grupowej, nie grał w ćwierćfinale Ligi Mistrzów? To dziwne. No i największą kulą nogi jest awantura z Waldemarem Fornalikiem. No, bo to tak naprawdę może się bardzo mocno zemścić na Piaście Gliwice, także choć był bardzo dobry sezon, choć wiosną Piast Gliwice był gwiazdą ekstraklasy, Acio Wukowicz był kandydatem do trenera sezonu, tak naprawdę jest zaskakująco sporo czarnych chmur nad przyszłością Piasta, no bo co tak naprawdę dalej? W którą stronę? A co, jak ta drużyna się rozsypie w końcu? Nie no, na przetrwanie, tak myślę. Chociaż interesujące jest to, że coraz więcej osób i no, muszę tutaj w sumie odszczekać swoje słowa, bo byłem przekonany, że nie będzie to zmiana na lepsze.
że zaczyna dostrzegać właśnie w trenerze Vukoviću takiego człowieka, który może być game changerem w wielu kwestiach. I być może się okaże, że nie są potrzebne pieniądze, kiedy masz trenera Vukovića. Nie są potrzebne transfery, kiedy masz trenera Vukovića. No i masz paru rzeczywiście dobrych piłkarzy. Tak. I nie ma powodów do jakichkolwiek obaw, bo Vuković stanie się tym gościem, który nawet jak mu dasz kijek, to z niego zrobi bardzo solidnego stopera na przykład. Tak, to czy wiesz, problemem Piasta było to, zanim przyszedł Vuković, że ten potencjał nie był wydobyty. To była bardzo dobra drużyna. Tak. Która grała dużo poniżej możliwości. To nie tak, że Vuković, wiesz, wyskrobał ten wynik z 11 drzewców z Kozienic. Ale też trzeba o tym pamiętać. Nie jest osłabiona ta drużyna w stosunku do tego, więc to są powody do delikatnego optymizmu. Duży kapitał Piast Gliwice ma w osobach Aryla Mosura i Arkadiusza Pyrki. Tutaj są potencjalne transfery pewnie, kiedy tylko tak naprawdę Piast będzie chciał i za ile będzie chciał zmonetyzować tych młodzieżowców, dwóch dobrych piłkarzy. Natomiast wydaje mi się, że takie realia finansowania, nie znam wszystkich szczegółów, ale troszeczkę Piast jest w innym miejscu niż był w ostatnich latach. Natomiast bycie w środku tabeli Ekstraklasy, to bym im wróżył, to nie jest złe miejsce. To nie ma wstydu w środku tabeli Ekstraklasy. Wiesz, kto się przymierza do Mosura? Specja. Bardzo słusznie. Za mało mają Polaków jeszcze trochę, więc się do niego ponoć przymierzają. Ale to jeszcze podejrzewam, że kwestia tygodni to co najmniej. Ciekawostka o Gliwicach? Nie mam. Gra tam Kostia Wasiliew. Wiesz, z kim jeszcze grał Kostia Wasiliew? Z Michaelem Owenem. Nie, ale w Gliwicach. Bo ostatnio... No wiem. Znaczy wiem, o co ci chodzi, ale nie wiem, o jakie nazwisko chciałbyś. Piotr Brożek. Piotr Brożkiem grał Kostia Wasiliew w Gliwicach. Ożysz ty, mordę. Taka sytuacja. To naprawdę dawno. A to już było, wiesz, w Piaście Gliwice to Kostia wygrał po paru latach w Jagiellonii, nie? Ja pierdykam. I grał tam z Piotrem Brożkiem. Tyle lat mi dało. Nie, ten Wasiliew ma lat. Dużo. No naprawdę. Za każdym razem codziennie więcej. Tyle ci mogę powiedzieć. Piast Gliwice, to jest ciekawostka, taka zgryziwa, ale jest. Piast Gliwice jest jedynym klubem, który skłócił się jednocześnie z Jarosławem Kaszowskim, który przeszedł z Piastem szlak od B-klasy do Ekstraklasy, jako jeden z dwóch chyba ludzi w Polsce, bo drugim jest Mateusz Bąk, który przeszedł ten szlak z Lechią Gdańsk, oraz z Waldemarem Fornelkiem, który doprowadził klub do jedynego mistrzostwa w historii klubu. Piaście, to wystawić rachunek, naprawdę. Nie warto takich rzeczy robić. Czarne chmury. Dobra, tyle o Piaście. Jens Gustafsson. Tak. Good stuff nam zaoferował. Coraz częściej. I to jest bardzo dobra wiadomość dla kibiców Pogoni Szczecin. A jeszcze lepsza wiadomość dla kibiców Pogoni Szczecin jest taka, że jak patrzę sobie na drużynę i jak patrzę sobie na rubryczkę odejścia i na rubryczkę transfery przychodzące, to nie dostrzegam tutaj spadku jakości, obniżenia jakości, czy jakichkolwiek tutaj choćby czerwonych flag, że tutaj może być problem. Ja uważam, że Almqvist to bardzo dobry piłkarz, no ale trud jak na Ekstraklasę, no ale trudno się dziwić, że wybrał taką, a nie inną propozycję. No i spróbowała Pogoń to załatać, natomiast słyszałeś, jaki pseudonim ma ten nowy piłkarz Coloris? A dlaczego myślę, ten nowy piłkarz? Trzeba mówić Eftimis Coloris. Eftimis Coloris. Zalan Jasporu Kulubulu. To jest... Kulubulu? Kulubulu. Czekaj, ale to muszę sprawdzić. Za dużo lu dodałem. Ja wiem, grecki Benzema. Grecki Benzema, otóż to. A? Benzema, widzisz co? Benzema. No. Benzema jest w Ekstraklasie. Grecki no i bardzo Benzema. Dobrze. A wygląda podobnie? Czy się urodził w podobnym roku, czy po prostu mam taki styl? Nie, może jest po prostu lepszy. Uczył Benzema grać. Kurde, w Alania Sporze 3 gole tylko wiosną w 10 meczach. No nie jest źle. Był królem strzelców w barwach Atromitosu Atnion. Nie no, w Tuluzie grał nawet. Nawet grał. To francuski klub, tak jak w Francji jest Benzema. No, to, a to widzisz, może stąd. No, może stąd. I Benzema jest wielkim fanem Atromitosu też, więc to są te wątki Benzemy i Colorisa są bardzo, bardzo liczne. Ale jak wspominałeś przy poprzednich zawodnikach, których tutaj sobie rozkminialiśmy, że trzeba patrzeć też na to, czy oni są szczebelek wyżej, czy niżej. To jak zaczynasz od Tuluzy, a potem przechodzisz przez Atromitos, Linzer i Alanyaspor do Pogoni. Dużo zmian klubów, nie? No trochę tego jest faktycznie. Od Tuluzy, gdzie spędził początek pandemii, już czwarty klub, bo Atromitos w sezonie 21-22, jesienią Linzer ASK i wiosną Alanyaspor. No ale dobra, nie ma co narzekać. Nie do końca jak Benzema. Nie do końca jak Benzema. Tak, Benzema w Realu spędził trochę więcej niż pół sezonu. A generalnie to w Pogoni pamiętajmy, że jest Rzachowicz, który nie jest złym piłkarzem, coś potrafi strzelić, coś potrafi pograć, więc to nie jest tak, że Coloris albo nikt. Emocjonalne... Ktoś inny może marnować świetne podania Grosickiego. Właśnie, emocjonalne przedłużenie kontraktu z Kamilem Grosickim, który prawdopodobnie chce grać w Pogoni dożywotnio.
A nie jest jeszcze tak stary, żeby myśleć o odejściu z tego świata, więc bardzo dobra wiadomość jest to dla Pogoni. W ogóle też, no jakby to nie jest niespodzianka, że Kamil Grosicki pozostaje w Pogoni. Natomiast jeśli odsiać to, że to jest Kamil Grosicki, który jest wychowankiem i legendą klubu i tak dalej, no to jest to jeden z dwóch najlepszych piłkarzy Ekstraklasy, którzy w tej Ekstraklasie zostają. I rozumiem wiek i inne tego typu rzeczy, natomiast to jest dobry sygnał dla całej Ekstraklasy, że te gwiazdy faktycznie zostają tutaj odrobinę dłużej niż jeszcze parę lat temu. I nie mam też wrażenia, że wynika to z tego, że obecne gwiazdy Ekstraklasy są słabsze niż gwiazdy Ekstraklasy. Jest więcej kasy w Ekstraklasie, to jest jasne, Kuba. Zwłaszcza na górze, zwłaszcza jeśli chodzi o top 4. Więc to jest powód do tego, żeby być zadowolonym, będąc kibicem Pogoni Szczecin. Na pewno. Powód do tego, żeby nie być do końca zadowolonym, będąc kibicem Pogoni Szczecin, jest to, że nadal wydaje mi się, że są trzy kluby, które są mocniejsze. Sugeruję, że Pogoń Szczecin naprawdę mocny klub, ale o medale to tak. No właśnie, to jest ten problem. Czyli co, klasyczny argument z gabloty? Jak ta gablota w tym sezonie? I półfinał Puchar Polski. Okay. Kurde, okay. Naprawdę okay. Dobry klub. Jeden z czterech najlepszych w Polsce. Ale ten czwarty. Ale nie ten stop. Uwzięli się futbolowi Bogowie na ten Pogoń Szczecin, bo rzeczywiście widać dobrą drużynę, no ale jeśli chodzi o cokolwiek do gabloty, są lepsi. Tak, też dosyć logicznie budowaną tak naprawdę i taką, gdzie i akademia jest na miejscu, gdzie zgadza się ta ciągłość, że trudno jest... Łęgowski, prawda? Trudno jest jakieś zarzuty na przykład wobec Dariusza Adamczuka wysnuwać, no bo jakie tak naprawdę. Jest część oczywiście kibiców Pogoni Szczecin, którzy pewnie by oczekiwali trochę innych działań klubu, takich jeszcze bardziej śmiałych. No ale z drugiej strony, patrząc na to, jak Pogoń się rozwija, bo jednak mimo wszystko powstał nowy stadion wraz z obiektami treningowymi, to jest dosyć istotna adnotacja. Zresztą chyba w taki sposób to było rozwiązywane, dlatego nie było tak aż gigantycznego szumu dotyczącego sposobu finansowania budowy tego stadionu, bo to była budowa ośrodka treningowego, a ta wielka bryła tuż obok, no to tak, no jak już budowaliśmy boiska treningowe, no to zbudowaliśmy też. No takim też można trenować. Tak, można też prowadzić trening. Więc tak to było w Szczecinie. Szczecin na pewno jest zdecydowanie mocniejszy niż był 2, 3, 4 lata temu. I to są dobre informacje, natomiast zła informacja jest taka, że po prostu trafił na kiepski okres w polskiej piłce pod tym kątem, że są trzy mocne kluby. Myślę, że kibice Pogoni powinni też docenić taką stabilność, bo w Pogoni Szczecin często było mocno niestabilne. A teraz wydaje mi się, że ta stabilność jest. Ja wiem, że iperyt rośnie w miarę mierzenia, ale... To dobre było. No taka jest sytuacja, że trzeba też docenić z pewnego historycznego punktu. Uważam, że też trzeba pamiętać o tym, że transfer taki jak Lonczar, zrobiony zimą, to może być tak naprawdę transfer dopiero na ten sezon, który pokaże wszystko. No i wiesz, jest wielki kapitał finansowy w postaci Mateusza Łęgowskiego. No to może być transfer w okolicach Kacpra Kozłowskiego, troszeczkę niżej myślę, ale za chwilę Pogoń znowu może dostać potężny zastrzyk finansowy. No i pamiętajmy też, że Fernando Szantusz jeździ głównie do Szczecina, jak już jest w Polsce, nigdzie indziej nie. No był. Był? Chyba był. Wiem, że Sousa tak jeździł. Bo jest na zachodzie. A, bo Santos zaczął od meczu Widzew Lecha. No wiem, widziałem zdjęcia. Tak, a później był w Płocku. Ciekawe, kiedy przyjedzie. Dużo spadkowiczów oglądał. Może taki ma fetysz. Ciekawe, kiedy nas Fernando Szantusz znowu wpadnie. Jak się dowie o Stasiaku, to może niekoniecznie tak znowu bardzo prędko. Drogie bilety podobno, drogie karnety. No tak. Wycofali się z tego i to dobra informacja, ale no taki zgrzyt. Dobrze jest się wycofać, dobrze jest przeprosić, więc fajnie, że reagują. Natomiast ja, gdybym miał doradzać Pogoń Szczecin, to doradzał, że to jest właśnie ten sezon, kiedy trzeba budować kapitał jak najszerszy. Takie jest moje zdanie. Zwłaszcza, że Pogoń była jednym z tych nielicznych klubów, które w okresie budowy to ograniczenie frekwencji, ograniczenie miejsc bardzo istotnie wpływało na ich frekwencję. Że tam naprawdę bardzo ciężko było momentami o bilety, więc trzeba wykorzystać to, że skoro teraz jest wreszcie podaż, no to żeby jak największy był też popyt. A wydaje mi się, że tymi cenami nie do końca jest w stanie Pogoń to osiągnąć. Ale nie będę mi się tam wpierdzał. Przyznawać trofea za półfinały Pucharu Polski i za czwarte miejsce i będzie dobrze. To było dobre. To jest też w ogóle interesujące, że tak naprawdę niedosyt pozostawi w Szczecinie wszystko poniżej. A to już jest dużo, żeby być takim klubem, który stwierdza, że piąte miejsce to będzie porażka. Tak. Bo nie każdy może... Należy od Pogoni wymagać pierwszej czwórki. Tak, wymagać. Pucharów znowu. Trzeba podkreślić. O, właśnie, puchary. Bo to jest też interesujące. Bo trzeba przyznać, że Pogoń trochę tak jak Raków w pewnej skali,
Też podnosi sobie poprzeczkę. Podnosi sobie poprzeczkę tak co sezon, że coraz bardziej... Przejść kogokolwiek najpierw było, tak? No właśnie. I teraz jestem bardzo zainteresowany, jak sobie poradzą też. Ja też. No, fajnie. Fajnie, że ta czołówka to jest takie, że często mówią, o, ale się posypali. Tak. A teraz wiesz, że czołówkę... nie został tam nikt? Tak, a co się stało? Sam Kasperkiewicz jest w Mistrzu Polski? Co to ma, co za jaja? Co to ma znaczyć? A teraz faktycznie zaczęliśmy omawianie tej wielkiej czwórki i ona faktycznie nie jest... trudno jest powiedzieć to sarkastycznie, że... O, wielka czwórka, o, jak nie leżę. Ale gdzie macie swoje gwiazdy z ubiegłego sezonu? A tu są. Proszę. Zaraz wyjdą na europejskie kubary. A tu są nowe. Kubary. No, to dzień mamy dobry. To. Tak. A wasze długi, gdzie żeście pochowali? Legia się tłumaczy. Legia, weź się schowaj za nami, to będą głupie pytania zaraz. Dokładnie. Dobra. Ciekawostka jakaś w Szczecinie? Nie leży nad morzem. Nie leży nad morzem, też chciałem dopowiedzieć. Nie leży nad morzem. Tak. Leży nad Zatoką Szczecińską? Coś ten? Nie wiem. Wiesz co, wodę piję właśnie, nie mogę odpowiedzieć. Wiem to, ale nie odpowiem. Ale niedaleko mają do Świnoujścia, który już jest nad morzem. Także jak chcą się przekąpać, to 130 km chyba. O, lubię to połęszczeć, muszę przyznać. Życzę im dobrze. Też. Nie najgorzej. Ale z tą gablotą to naprawdę, słuchajcie, żart pisze się sam. To dajcie spokój. Nie możecie mieć pretensji do nikogo, kto z tego żartuje. To jest, przyznajcie, żart wszechczasów polskiej piłki. Kurde, tak dziergasz sobie, budujesz. Już tak mówisz, dobra, okej, przynajmniej na medale to będzie. Na medale będzie, może nie zawsze będzie na złote medale, ale będzie na medale. I nagle wjeżdża Raków Częstochowa, tu w jednej ręce cygara, w drugiej walizka z dolarami. Tak, zasypuje tutaj wszystko, całą konkurencję w lidze. I ta Pogoń, która tak patrzyła, kurczę, może kryzys Legii, może łączenie pucharów z ligą w wykonaniu Lecha Poznań pozwoli nam wreszcie zostać mistrzem. A dupa, tutaj proszę, jesteśmy Raków Częstochowa. To jest pan X.com, proszę. Nawet nie to. Po prostu jeśli miałbym wybrać jedną ciekawostkę z polskiej piłki, którą chciałbym dać dalej, to jest gablota Pogoni Szczecin. 50 lat w Ekstraklasie. Dlaczego tu jest wszystko na zielono, a ta jeden zespół nie jest? To jest Wisła Kraków. Nie ma je w Ekstraklasie. To jest tabela wszechczasów Ekstraklasy, którą odpaliłem. Pogoń Szczecin, 50 trofeów. 50, przepraszam, nie trofeów. Sezonów na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Żadnego mistrzostwa, żadnego Pucharu Polski. Więcej trofeów no ma, nie wiem, Sząbierki, Bytom na przykład. No Pucharowicze, zdobywcy Pucharu Polski to pewnie byśmy znaleźli jeszcze jakieś. Tak, bo tam czasem drugoligowcy przyjmują. Więc Legnica ma większą gablotę niż jak to otworzyłeś, to mi się przypomniał, bardzo silna Ekstraklasa będzie, tak historycznie, że naszpikowana markami takimi, które jak otworzyłeś się tego czasu i Puszczą Niepomnicę. Gdyby była Wisła zamiast Puszczy, wszyscy się tego spodziewali, to tak naprawdę chyba cała top 10 albo top 12 tabeli wszechczasów by się znalazła w szeregach Ekstraklasy. To jest fajna rzecz i to jest faktycznie dużo. No wiesz, to jest 12 giga jest Katowice. Ajajajaj. To wysoko. Czyli to 11 by było. Tak, całkiem wysoko jest ten GKS, ale już go nie ma. Dobra. I nie ma też wyższego? Pucharów w gablocie Pogoń Szczecin. Nie ma. Przykro nam, Szczecinianie. No naprawdę, jak z tego nie żartować? No i fru do gablot. No. No, powiem ci, prężenie mózgów. Ali Golizadek. Golizadek, naprawdę kolek. Jeszcze wczoraj śmialiśmy się z jego nazwiska, gdy robiliśmy skarb kibica mundialu. Albo czegoś tam, nie pamiętam. Tak? No widzisz. A może nie. No nie wiem. W każdym razie to jest gość, który jest z zagranicy, jest z zagranicznej reprezentacji i ja go znam. No widzisz. A to już jest taka najwyższa forma uznania. Naprawdę, na którymś turnieju on wyglądał bardzo dobrze, tylko teraz nie potrafię sobie przypomnieć, na którym to było turniej. Albo weźmy tego Dino Hoticia. Dobra. Urodzony w Lublianie, Bośniak. No już ci się podoba. No. Tak? Prawda? Cercle Bruges? On grał w lidze belgijskiej całkiem sporo. Grał i Mariusz Moński, ekspert Ligi Belgijskiej, mówi, że to jest gość. Ja pierdykam. Że to nie jest jakiś przypadkowy zawodnik, tylko naprawdę dobry piłkarz. Więc Lech Poznań nie ściąga piłkarza, któremu no ostatnie 2 lata miał trochę gorsze, bo generalnie to nie było go. Szukał złotego pociągu przez te 2 lata i teraz pomyślał, że jednak wróci do piłki nożnej. Tak nie, patrzę? Tylko naprawdę gość, który grał w piłkę bardzo dobrze i teraz kontynuuje karierę w Lechu Poznań. Powiem ci, że chyba trudno by było wskazać jakiegokolwiek innego piłkarza z ligi zagranicznej, która nie jest Mołdawią, który by zaliczył 100 występów na przestrzeni 3 sezonów. Bo jak tak patrzę, tutaj na 90 minut 40 występów, 33 występy, 32 występy, 105 występów na przestrzeni 3 lat w barwach belgijskiej drużyny.
To dużo. On naprawdę grał te ostatnie 3 sezony w Belgii. Wszystko. No tak. 30 meczów tu, 30 meczów tam, 2 sezony temu, 11 asyst. No mówię, stówka w 3 sezony pękła. To raz, że... Zohore tyle minut robi. No. W sezon, co ten gra meczu. Więc to... jeszcze jest ten. Jest jeszcze Micha Blazić. Jest jeszcze Micha Blazić, jest pan Anderson. Z Blaziciem jest tak, że we Francji ponoć się totalnie nie sprawdził, natomiast w Ferencvarosie był ponoć kozakiem. To jest o tyle interesujące, że jakbyś miał umieścić Ekstraklasę, czy jest bliżej Ligi Węgierskiej, czy Ligi Francuskiej, to jak myślisz, czy się umiesz? Gorsza od maltańskiej. Tak bym się trzymał. Tak jest, więc skoro nie robił furory w Lidze Francuskiej, ale robił furory w Lidze Węgierskiej, to jeśli chodzi o Ekstraklasę, to bardziej jestem w opcji, że może zrobić furorę, niż że może nie dojeżdżać. Zwłaszcza, że Angers to jest kolejny klub, który ja znam. Angers to nie jest być może PSG, ani Olympique Marseille, ani Olympique Lyon, ale to jest zespół z francuskiej elity. Mm. No i on w nim był i grał. I pan Elias też grał, był, wystąpił już w reprezentacji Szwecji. To są goście, to są transfery jakościowe. O takie często kibice apelują, że ściągnąć mniej, zamiast zobaczyć. Lech w pewnym momencie słynął, że no wypożyczony z opcją pierwokupu, ewentualnie i tak sprowadzał takich piłkarzy trochę na ilość. Oni nie byli za bardzo zainteresowani, a teraz kładziemy pieniądze na stół, sprowadzamy piłkarzy, którzy grali w porządnych ligach, nie są wypychani z klubów, w których są, tylko my ich po prostu chcemy i oni wiedzą, że to jest dobry klub, w którym można kontynuować karierę. Jestem pod wielkim wrażeniem transferów Lecha Poznań. Ja tylko się zastanawiam nad panem Ali, bo on chyba jest po jakimś urazie, że jeszcze trochę na początku nie pomoże. A wydaje mi się, że w przypadku Lecha Poznań ten początek będzie istotny przy ocenie całego sezonu, bo ubiegły sezon to przede wszystkim jest fenomenalna, fantastyczna przygoda pucharowa i jakieś mniej więcej 40% naszych wszystkich audycji z udziałem Lecha Poznań skupialiśmy na tym, że żeby była ciągłość, żeby nie było tak, że teraz roztrwonią to, albo w ogóle nie awansują do pucharów. Żeby znów budowali sobie ten ranking, bo z każdym kolejnym sezonem będzie coraz łatwiej. I fajnie by było, gdyby na przykład następca, czy zastępca Michała Skurasia był gotów na te najważniejsze mecze, kiedy ten ranking będzie się decydował, kiedy będzie się decydował udział w fazie grupowej Ligi Konferencji. Trzymam za to mocno kciuki, żeby okazało się, że ci rywale, którzy na drodze Lecha staną, nie byli aż tak mocni, żeby Lecha poskromić po prostu po drodze. Ja słyszałem też od niektórych kibiców Lecha, że może w tym razem w pucharach nie wyjść, ale idziemy po mistrza. No jest to też jakiś wybór. Zawsze jak możesz być mistrzem, to fajnie być mistrzem, nie? Ale to są transfery na puchary też, na to, żeby się działo. Tak. Jest kolejny sezon Van den Bromem, drużyna jest niezła, są młodzieżowcy, Marek Fiński, myślę, że to może być jego sezon typu Skuraś, Kamiński, tak kolejny młodzieżowiec, który późno będzie po dojrzewający. Późno dojrzewający, ale taki, który po prostu za chwilę wyfrunie świat za grube pieniądze, także jest ciągłość, jeśli chodzi o młodzieżowców, jest ciągłość pracy trenerskiej, a Van den Brom coraz lepiej czuł tę ligę, jeśli chodzi o najlepszą drużynę Ekstraklasy na końcu minionego sezonu, to był Lech, który już nie musiał grać w pucharach. To jak oni grali w końcówce, zamiatali. Krakowia zamieciona 3-0 do przerwy, już dziękuję, później sobie stepujemy. I takie mecze naprawdę imponujące mi się stały. Raków, ja wiem, że Raków wystawił trochę skład, ale w Częstochowie Raków nie oddał chyba celnego strzału przeciwko Lechowi Poznań. Tak, to było naprawdę duża rzecz, ta drużyna została wzmocniona. Jeden duży znak zapytania, no kwestia oczywiście Mikaela Isaka, tego co z atakiem Mikael Isak, życzymy powrotu do zdrowia. Nie wiem jak wygląda sytuacja, ale ta sprawa z boreliozą to jednak poważna. Nie wiem, co tam się będzie działo na ataku w tym momencie. No i też Skóraś, no będzie odczuwalny jego brak na pewno, niezależnie trochę od tego. Tak, ale no kurczę, masz tu porządne zastępstwa, jest Krzychów Welde zostaje, tak? A, no tak, mimo ofert licznych z całego świata. Nic wiesz. Jeszcze jedną rzecz chciałem o Lechu powiedzieć, że pamiętajmy, Van de Brom, fantastyczny gif, ten jak płonie na nim. Tak, widzę Lecha Poznań. To jest cenniejsze niż jakieś tam punkty na murawie. Jak masz taki gif, to tak jakbyś wygrał ligę, albo dwie ligi nawet. Więc zdecydowanie fajnie. No i patrz, i drugi klub z czołówki, i drugi raz mówimy, że fajnie, nawet lepiej, że ekstra. Nawet że dużo lepiej niż Pogoń, tak? Bo Pogoń to w tym gronie czwórki to zrobiła najmniej imponujące okno i ruchy, a Lech to naprawdę szansa. Są w top 4, ale nie w top 3. A porównaj do zeszłego okna, tak? Typu Helik, no tak? Tak. Typu tak. Wystawianie piłkarzy juniorów z problemami gastrycznymi na mecz pucharowy. No gdzie jest teraz Lech Poznań, tak? Nie, to jest faktycznie ujmujące. Jak teraz to przypomniałeś,
bo przecież to był jeden z głównych zarzutów też do Johna Van Broma nawet konkretnie, bo on mówił, że spokojnie, wyleczą się stoperzy, to będzie okej. Okay. Mhm. No ale no tu są teraz potrzebni stoperzy, tak. Panie, a nie tam, że jak się wyleczą stoperzy, zwłaszcza, że nie wiadomo, kiedy oni się wyleczą. Okej, okay, miał rację z tym, że faktycznie wyleczyli się i gra Lecha wskoczyła na wyższy poziom, no ale ludzie kochani, no jak sobie porównam to, jak wtedy jeszcze niektórzy, spokojnie, okienko dopiero się zaczyna, mamy jeszcze jakieś 4 tygodnie, żeby wysłać SMS-a do menedżera Michała Helika, po to, żeby on poinformował Michała Helika, że być może Lech jest nim zainteresowany. No wtedy był to wdzięczny temat do szyderc, teraz szyderc nie ma, teraz zamiast tego są jakościowe transfery, drogie też. To drogie, ważne. Drogie, dużo wydaje Lech Poznań, widać, że te pieniądze nie są chomikowane. Czasami kibice żartowali, że cokolwiek wygramy, to później idzie w balon, we wtryskiwacze, albo po prostu w kopułę gromu, na której szkolą się młodzi piłkarze. Nie, teraz poszło też w drużynę. Wydaje mi się, że naprawdę dużo zarobił w zeszłym roku, żeby to było wszystko zrobione po prostu z sensem. Pamiętam ten sezon na stulecie, tak? Lecha Poznań, kiedy mówię trochę na kredyt, trochę przeszarżowane z tymi finansami, tak? To bardzo była spina na mistrzostwo. Wydaje mi się, że te transfery i to wszystko jest po prostu owocem tego, że Lech mnóstwo zarobił od UEFA, mnóstwo zarobił z transferów, po prostu sobie można to pozwolić. No czysto wiesz, rachunkowo, budżetowo, bez zadłużania się, bez rolowania długu, bez proszenia miasta o 20 baniek, bez tego, że jest potężny właściciel, który może tak sypać pieniędzmi, po prostu Lecha na to stać w zdrowy sposób. Tak mi się wydaje. No i zobacz, jak to działa, że kibice narzekali Lecha. Słuchajcie, no weźcie, zainwestujcie, na pewno wyjmiecie, a jeśli nie wyjmiecie, to nie stracicie tak dużo, żeby klub się zachwiał. I Lech faktycznie zainwestował i zarobił. Mhm. Bo tak naprawdę wyszedł na plus z tym, że po pierwsze przedłużył kontrakty na gwiazdorskich warunkach, a po drugie, że zaryzykował z transferami przychodzącymi. Ciekawostka o Poznaniu? Mrozek. Jest mrozek w Poznaniu. Jest mrozek w Poznaniu. Mimo, że jest lato. A czasem jest też przymrozek. A teraz jest lato, jest mrozek. Jestem bardzo też ciekaw, jak mrozek sobie poradzi z klątwą bycia przed Bednarkiem, a później jednak Bednarek. No, już to widzę. 17 kolejka. Trochę szkoda byłoby, wiesz, mrozka teraz na ławce po takim sezonie, ale z drugiej strony Bednarek też zasłużył na to, żeby być jedynką. Ciekawa rywalizacja między bramkarzami Lecha. Myślę, że Lech jeszcze gdzieś tak koło 15 sierpnia wyjmie jakiegoś asa z rękawa, ścianie. Słuchajcie, to jest taki Grek, który ostatnio grał w portugalskiej drugiej lidze, bardzo dobrze bronił, obserwowaliśmy go długo, świetnie gra nogami, świetnie, absolutnie. I go ściągnie i on będzie trzecim bramkarzem. Powiem ci, to okienko zeszło naprawdę, horrendum, to horrendum. Cholec, jak on ma? Cholec, kolec? Już go nie ma, już go nie stolec, ma. Bolec. Pamiętam, jak wyszedł po prostu bardzo daleko, ci tam go minął. Ze Śląskiem to było? Nie tak. Pamiętam. Nie uznali tej bramki, ale cholec dał się zapamiętać. Dobra. Tyle, Olechu. Tyle. Legia Warszawa rozpoczyna Ligę od zwycięstwa nad Bayernem. Musiałem to już powiedzieć. Już chcesz kolejkę omówić, tak? Tak. Dobry mecz w UKS-u, ale pomaczył, niestety pomaczył. Trochę zabrakło. Przewaga jakości Legii bezdyskusyjna, niestety. Nie da się rywalizować, kiedy różnica w jakości indywidualnej pomiędzy zawodnikami jest aż tak duża. Nawet pomysłem na grę, który Kazimierz Moska ma fenomenalny, nie udało się zdobyć punktu. Choćby punktu. No ale co? Jeszcze spokojnie, UKS ma jeszcze 33 kolejki, żeby zdobyć jakieś. 33 razy 3 punkty to 99 punktów do zdobycia. Ja lubię te matematyczne takie wyliczenia. Już nie przekroczymy 100 punktów, to jest super. Co przykre. Szkoda. Pierwsza granica pęka dość szybko. Szkoda. Właśnie teraz to po chuj grać. Także nie będziesz miał 100 punktów. Legia Warszawa, wicemistrz Polski. Zaskakujący wicemistrz Polski, dodajmy, bo zeszły sezon miał być sezonem na przetrwanie i Kostarun Jajec, pierwszy sezon. Więc dopiero oswajał się w Legii. To w Legii, która na początku zaczynała składem z Rosołkiem i Pichem w pierwszym składzie. Wiesz co jest fajne? Przed chwilą mówiliśmy Pogoń Szczecin. Cokolwiek się wydarzy, Pogoń Szczecin, max srebro. No niestety, no trofeum trochę brakuje. A Legia? Sezon przejściowy właściwie niezależny od bardzo, ale Puchar Polski da, no dajcie, bo akurat głupio by było skończyć sezon, wiecie, bez żadnego trofeum. Ojej, to jest rzeczywiście przykre. Ten zeszły sezon Legii Warszawa musi być tak bolesny dla Pogoni Szczecin, że to się powiem. Legia Warszawa gdzieś tam na dwójce, ty pedałuje, o dobra, ale mam kaca, bo po tym sezonie. Po tych wszystkich rozstaniach właścicielskich, ja pierdykam, ledwo żyję, ale dobra, Puchar Polski sobie wygra. Nie mam pieniędzy, też w ogóle muszę wprowadzać tutaj, żeby dzieci na stołówce płaciły zawyżone kwoty za frytki, ale Puchar Polski to sobie wezmę, tak. No, tak, człowiek jest taki, że Puchar Polski wygra. Nie, no przesady, tak. No to jest jakaś miara wielkości Legii, to prawda. W lidze tak, może być wicemistrzostwo, ale no żeby Pucharu nie zdobyć, no nie jesteśmy no, jakimś... No tak, całkiem bez trofeum, no co wy, no przesady, no. To jest albo Puchary, albo Mistrzostwo.
Albo Puchar Polski chociaż, no nie wiem, przesad. A nie, jakieś tu jajca robicie. Tak. Bardzo dobrze wygląda okienko. A skąd pieniążki na to mają? Nie wiem właśnie, skąd mają na te pieniążki. To są drodzy, dobrzy piłkarze. No właśnie. Bo no co, no z Mladenowicza nie mają pieniążków nie. Raczej. Z Matiasa Johanssona tym raczej bardziej. Nie mają pieniążków. Z Jakuba Kisiela no też nie sądzę. To Beskidzie bogaty klub, ale nie aż tak. Ale nie aż tak. Więc prawdopodobnie Legia robi banki po godzinach. Nie brak opinii. To że... jest dochodowy biznes. Tak, robienie banków to jest bardzo dochodowy biznes. Nie no, nie wiem skąd na to pieniądze. Nawet nie musieli się nad tym zastanawiać. Kto by tam w pieniądze w polskich biznesach się liczył? Nie wiem się tak liczyć. Właśnie. Najważniejsze, że jest tak. Jest Mark Gual. Ale jeszcze o finansach? Myślę, że wszystko no wyjaśni takie oświadczenie, które tam się pojawi. Legia publikuje te swoje tam audyty finansowe. Będzie dużo okulników, wytłumaczeń i tak dalej. Ale no, na ten moment, no dobra, no, nie mam powodów, żeby mówić, że nie wiem, sprzedano Pałac Kultury na rzecz tych transferów. Może to się po prostu spina. I tyle. I gratuluję, bo okienko jest imponujące. Poczekamy, co napisze Marcin Żuk. Otóż to. Marcin Żuk będzie wiedział. I wtedy dopiero zabierzemy głos na ten temat. Tak. Znaczy wiesz, może być tak, że połowa października będzie taką, w Legii chyba są pośrednie finansowe, normalnie chyba nie płacą piłkarzom. I wtedy się oburzymy, tak, może trzeba było oszczędzać w okienku transferowym, a nie wydaliście wszystkie pieniądze tego świata. Mm. No bo faktycznie wydają wszystkie pieniądze tego świata. Tak przynajmniej to czy wygląda. Do niezłej drużyny doszło 4 piłkarzy do pierwszego składu. Tak Patryk Kun, Mark Gual. Mm-hmm. Czyli no, zawodnicy o sprawdzonej jakości. Mhm. Zresztą jeśli chodzi o Guala, to jest w ogóle majstersztyk absolutny. Taki transfer, jaki lubi robić Jacek Zieliński, czyli piłkarz sprawdzony w Ekstraklasie, który po prostu przychodzi do innego klubu Ekstraklasy i trudno się pomylić na jego jakość. Trochę jak Makanaba. Nie, jednak. Jürgen Elitin. I to jest ciekawe. No. Bo Jürgen Elitin, tak sobie go otworzyłem. Ale brzmi już jak gość, który coś potrafi, nie? Kurde, po pierwsze Jürgen. Po drugie to jest hiszpański Kolumbijczyk, urodzony w Cartagena de Indias. W Cartagena de Indias urodzony człowiek to wiadomo, że coś potrafi. Mm-hmm. Na przykład mówić po kolumbijsku. I on ostatnie sezony spędził w niższych ligach hiszpańskich. Ale tak się składa, że można spędzać ostatnie sezony w niższych ligach hiszpańskich w drużynie Recreativo Pueblo de la Mende Fanta Vita. I to jest taki klub, który jest z miejscowości, która ma 7 mieszkańców. Mm-hmm. A można spędzać w Deportivo La Coruña. W Racingu Santander. Znamy te kluby. Znamy te kluby. Nawet Ponferradinę trochę znam. A Deportivo i Racing Santander to faktycznie nazwy, które robią wrażenie. Nie był tam przejazdem, że słuchajcie, jestem takim kolumbijskim zawodnikiem, dajcie mi kontrakt, ja udowodnię swoją wartość. Oni mu dali kontrakt, on nie udowodnił swojej wartości. Mm. Nie, tak nie było. Nie było Legię Psalenko. Nie był. Tutaj to jest kolejny zawodnik, który na przestrzeni ostatnich 3 sezonów przekroczył grał w piłkę. 100 występów. Kenneth Zohole, usz się. Dokładnie. 29 meczów w Racingu de Santander, 34 w Deportivo La Coruña i wcześniej w Ponferradinie ponad 40 meczów. Podejrzewam, że tam jakieś baraże pewnie wjechały w grę. No to jest dużo. To wygląda na to, że to jest gość, co do którego możemy czuć delikatną podjarkę. Legia wygrywa sparingi. Ci piłkarze dobrze wyglądają. Ręka Kostyrynielica coraz mocniejszą niedźwiedzią łapą na tym zespole. No nie ma się do czego przyczepić. Jeśli chodzi, możemy mieć te wątpliwości co do finansów, ale no jak mówisz, musimy poczekać na jakieś twarde kwestie i tyle. W tym momencie trzeba docenić całą pracę. Pracę sztabu, pracę działaczy. Drużyna wygląda naprawdę dobrze, przecież jest Josue cały czas. No. Udało się go przedłużyć. On jest w tej drużynie. Ta drużyna została jeszcze wzmocniona. No fajnie, że Legia jest gotowa na to, żeby w pucharach coś zrobić. Gratulacje. Tak, bo my się oporowo zastanawialiśmy nad tym, co z Mladenowiczem i Josue, jeśli chodzi o przedłużenie kontraktu w Legii. I udał się ten scenariusz, który moim zdaniem jest bardziej pozytywny dla Legii, czyli scenariusz, w którym to Josue zostaje w Warszawie. Absolutna gwiazda ligi, też idol, trybun, ulubieniec, gościu, który widać, na którego się chodzi. Tak, na którego się chodzi i który widać, że z tą Legią jakąś więź poczuł. Mhm. Oczywiście pewnie do pierwszej oferty, która będzie nie do odrzucenia. Natomiast całe szczęście dla Legii, dla Jacka Zielińskiego, że aktualnie taka oferta nie do odrzucenia się jeszcze nie pojawiła i dlatego Josue w Legii został. To są wszystko dobre rzeczy, dobre sprawy. Ja bym dodał, że te sparingi, wiadomo, że to nadal tylko mecze towarzyskie, ale to nie było tak, że Legia grała na przykład z Mławianką. 5-0 z Mławianką, doskonale, fantastycznie. Nie, to były poważne sparingi z poważnymi sparing partnerami, z klubami, które też mierzą wysoko. I wydaje mi się, że można faktycznie jakieś tam nieśmiałe, bo nieśmiałe, ale jednak wnioski wysnuwać na temat siły Legii, a zdaje się ona dosyć duża, jeśli chodzi o nadchodzący sezon. Tak. Legia
Silny klub. Silny po prostu. Klub. Nie wiem, gdzie to piernicznie. Gdzieś na pewno. Ale jest bardzo dobrze. Rok temu było bardzo, bardzo źle. Dwa lata temu było bardzo, bardzo źle. No teraz jest naprawdę spokojnie, obiecująco. Ktoś wspomina, że tam te takie najlepsze sparingi teraz kibice leją. Tak jak PSG, przed sezonem graliśmy. A z Arsenalem na otwarcie? No ale to przegrali, a PSG ograli podobno jakiś tam z Salzburgiem. Nie no, wygląda to wszystko świetnie. I gdy sobie przypomnisz, że nie, coś to za cukierkowo wygląda, to myślisz, że nad tym wszystkim czuwa Jacek Zieliński, czuwa Kosta Runjajc, no to są goście po prostu wzbudzający zaufanie, którzy na to zaufanie ciężko zapracowali, również w Legii Warszawa, więc no masz prawo być optymistą, jeśli jesteś kibicem Legii. Może pomogło trochę to, że Dariusz Medowski nie coś ostatnio w szafie. Już nie wychodzi. Nie wychodzi z szafy. Tak, chcę zatrudnić Marka Papszuna. Niech prawda? Zostanie w szafie, to wszystkim sprzyja naprawdę w Legii. Tak, lepiej się dzieje, kiedy jest zamknięty. Otworzyłem sobie na te sparingi. 5-0 z Botoszani, 2-0 z Karabachem Agdam, 2-0 z FC Salzburg. No, Lechia Gdańsk 3-1 to już takie na największy sukces. Zemsta za ten mecz na koniec ligi. Jestem ciekawy też Super Pucharu. Super Puchar to w ogóle to jest zbędny mecz. Szczególnie, że ten mecz był wczoraj, Kuba. Tak? W sobotę? Tak. Wczoraj? No to jestem ciekawy właśnie. Właśnie. Ciekawe, kto wygrał. No, to we wtorek sobie pogadamy o tym. Kto ciekawostka wygrał. O Warszawie? To jest stolica Polski, no przejemnie, wiele ciała z głowy. Nasz program nie tylko stara się bawić, ale też edukuje. Tak, to jest stolica Polski, nie? Mało osób o tym wie, ale to prawda, jest to też najliczniejsze miasto w Polsce. Tak, aglomeracja naprawdę imponująca, z rozmiarów jak wliczyć wszystko, co jest tuż wokół i przylega. I w Warszawie już dwa auta zezłomowałem. O, to jest prawdziwa ciekawostka. No, aż się tak zafasowałeś. Tak, bo znaczy no Meganka to na trasie z Warszawy do Łodzi, no ale zaczęła płonąć w Warszawie, gasiliśmy ją w Skierniewicach. Długo płonęła. Nie mogłem po prostu się oprzeć, żeby jechać takim płonącym samochodem, zostawiając ze sobą taką smugę. Mm-hmm. Ludzie na autostradzie strasznie panikowali, no ale nie znają, nie mają fantazji. A w Warszawie mają fantazję. Dobra, tyle o Legii. Raków Częstochowa, mistrz Polski. Tak jest. To było trudne okienko w ich wykonaniu, bo nie, bo transferów nie robimy praktycznie w ogóle, bo jesteśmy biedni. Nie mamy pieniędzy, nie mamy pieniążków, pieniążka ma Legia. Nie przedłużamy kontraktów, bo jesteśmy bardzo biedni, bo tak naprawdę też w ogóle my nic nie mamy. Właściwie jesteśmy mistrzem Polski, ale to trochę przez przypadek, bo takim kopciuszkiem, no, niskie nakłady finansowe, budżet wyższy, to ma od nas nawet Radomiak. Generalnie gdyby nie to, że znaleźliśmy ostatnio bardzo dużo pustych butelek, po piwie bezalkoholowym, no to byłby ciężary. Prawdopodobnie byśmy nie poskładali budżetu na ten sezon. John Jebała? Promocja. 1,5 miliona euro. Co to jest? Gdyby nie to, że Iwi Lopez ma kontuzję, to nikt istotny w Rakowie nie odszedł, a przyszli. Maxim Dominguez, Dawid Drahal, duży gotówkowy transfer. No. To naprawdę spory pieniądze. Adnan Kowacewicz z Ferencvarosu, no kozak. I to znany jeszcze z, tak. Z polskiej lidze, zweryfikowany. No, oczywiście. Kamil Pestka z Krakowi, Dejan Seresku wrócił, który też tam, no wydaje się, że może naprawdę dużo więcej teraz pokazywać niż u Papszuna. Antoni Scificis, bramkarz. Z Asterasu. John Jebała, wiadomo, duży transfer, duże pieniądze, 1,5 bańki, lekko licząc wyrzucone. I Łukasz Zwoliński. Dużo spadkowiczów nowych pojawiło się w Rakowie, ale to jest ich tradycja. Pamiętam, jak ściągali Rundicia, tak? Spod Beskidzia. Mm-hmm. No i później szarpnął, więc dlaczego nie? Dużo transferów, ale jak zobaczyłem skład Kuba z Florą, ataku, czegoś mi brakowało. Zasmuciłeś się. Jakieś gwiazdy mi brakowało. Jednak ja bardzo cenię Fabiana Piaseckiego, ale no grasz w Ligę Mistrzów, kurczę. Gdzie ta dziewiątka w końcu? Już nie ma Papszuna, już może Dawid Szwarga ma inny pomysł na to, że może jednak skuteczny napastnik, jakaś taka gwiazda. No Łukasz Zwoliński. Łukasz Zwoliński, okej, dobrze. Łukasz Zwoliński. Pamiętajmy, że ja się zastanawiałem, dlaczego ściągam zawodnika, który strzelał gole w Ekstraklasie. Po co mi taki zawodnik? A tu proszę, na razie nie wiadomo. Zwoliński Piasecki, to jest atak mistrza Polski na Ligę Mistrzów. Szokując. No dobra, no ale wiesz. Ale jest John Jebała. Jest John Jebała i to jest znakomita informacja, bo bardzo żałowałem tego, że no po prostu on zniknie z naszego pola widzenia, a to jest piłkarz, którego bardzo przyjemnie się ogląda i wydaje mi się, że w Rakowie jeszcze może dostać skrzydeł. Jak już jesteśmy przy wulgaryzmach, Tomasz Petraszek odszedł do Jonbuka. Odejście Gutkowskisa zostawi wyrwę w świecie polskiej piłki i uniwersum Ekstraklasy? Ja myślę, że... Pogodził się przecież z prezydentem. Prezydent... Nie, bo nie widziałem takiego filmiku, na którym prezydent stanął po drugiej stronie płotu i Gutkowskis!
Ty, co? Ty, kurczę, Blaszka, obrażajesz mnie na fecie. Nie, pogodzili się, także... Nie, no gdzie ten Gutkowski sprzecz też... On 3/4... Nie, nie, jakie 3/4? On 95% swoich goli strzelił w jednym meczu. Tak, Wiśle Płock. Wiśle Płock jeszcze. W jednej połowie. Nie, no daj ta spokój. Nie, no oczywiście. Po prostu taka pasaż żartobliwa znika, wiesz. Taki kakofoniks. A tak, no, to ładnie. Ekstraklasowy znika. I tu odczuwam pewien żal. Na pewno nie boiskowy, bo liczba... Gutkowski powinien już więcej mieć bramek niż Mario Żardel w karierze. Po tych sezonach w Rakowie Częstochowa. Powiedz mi, jak bardzo mocno Raków odczuje kontuzję Iwiego Lopeza? Uff, trudno powiedzieć, bo wiosna wcale nie była taka rewelacyjna w wykonaniu Iwiego Lopeza. Były mecze, w których Papszun, był taki mecz, w którym Papszun zdjął go w przed. No ale to jest Iwi Lopez, kurde be. No jest Iwi Lopez i na puchary taki gość, pamiętamy te spotkania, kiedy Iwi Lopez po prostu potrafił szarpnąć. Ta bramka no chyba Slawii, nie? Gdzie tak. Przyjął piłkę na 40 meczu, jak szarpnął. Stadion był, cicho po. Był. Pamiętamy to. Ten, tam lepiej niż gola Citki z Atletico. Ćwierćfinał Lecha Poznań to gówno. A ucieszony stadion. Znaczy, oczywiście ja tutaj staję w obronie kolegów po fachu z Weszło, którzy no, tak ładnie, barwnie to opisali. No natomiast tak. Strasznie się wtedy kibice Lecha rozeźlili. No tak. Że o, będziemy teraz wspominać, że prawie się udało. No generalnie to tak. Również z uwagi na to, że Raków jest raczej debiutantem. Raczej Jaroszem, jeśli chodzi o historię w europejskich pucharach. To jest w ogóle też interesujące, jak ten Raków będzie się dalej rozwijał, jeśli chodzi o występy w Europie. Ten Dominguez mnie też ciekawi, bo w lepszym środowisku, kurde, on jak już był ściągany do Miedzi, to wydawał się... Ale z drugiej strony patrzysz na transfery Lecha i masz gościa, który grał dobre sezony w Belgii. No, czy ten Maxim Dominguez to jest taka ciekawostka? Z gość, który może odpalić, ale może pójść też drogą Udovicicia. Pamiętasz, że Udovicic został wzięty ze spadającego Zagłębia Sosnowiec? Do pamiętam. Rakowa Częstochowa? Do Rakowa nie pamiętam, bo był w Lechii jeszcze. To, albo z Lechii, nie pamiętam. Pamiętam, że Udovicic był w Rakowie Częstochowa. Możliwe. Nie, to on chyba z Lechii poszedł do Rakowa. No był w Rakowie Częstochowa. No także to nie jest tak, że Raków bierze sobie przypadkowego człowieka i tak go szlifuje, że on za chwilę jest gwiazdą. Nie, to jest naprawdę na dwoje babka wróżyła. I jak myślę o Maksymie Dominguezie, okej, okay, spoko, że jest, ale czy to jest zaciekawienie? Nie użyłem tak mocno. A fajnie, że przywołałeś w ogóle porównanie z Lechem, bo Adnan Kovacevic to jest człowiek... To jest duży transfer. I którego można przyrównać do tego z Angers ściągniętego. Tak. Bo jeden i drugi, przeszłość w Ferencvarosie, jeden i drugi, takie no, bardzo mocne nazwisko, jeśli chodzi o Ligę Węgierską. Mhm. Więc tutaj akurat i Raków i Lech w podobną nutę uderzyli, jeśli chodzi o obsadę tej pozycji. Mi brakuje w Rakowie tego samego, co zawsze. Napastnika w formie gwiazdy, kogoś takiego, kto naprawdę patrzysz i widzisz, że no tak, z tym napastnikiem to można się, można iść. Na co można iść? Konie kraść. Na przykład. Nelsona Balongo mamy do opędzlowania. Okay. Niedrogo. Okay. Niedrogo, panowie Nelson... z Rakowa, jeśli nie słuchacie. No, w sumie się nie śmiejesz z Nelsona Balongo. Kurde, wiesz, że mi gol na strzał? Wiem. To na 40. Nie no, Nelson jest absolutnie sztosem, jeśli chodzi o Football Manager, także zachęcam Raków, przemyśl się to. Powiem wam tak, no, gorsze kostki sama, że nie będzie. No. Znaczy, najgorsze, co może spotkać was po zakupie Nelsona Balongo, to jest, że nie będzie tego jednego meczu, w którym on strzeli te 45 goli. Tak, no, Nelson błysnął w tym sparingu, podobała mi się ta jego akcja. Krążyła po Twitterze. To był błąd, że to poszło na Twitter, bo jeszcze byście go sprzedali. Ale nie po tym, jak dwa razy się wywrócił w jednej akcji w dwóch próbach dribblingu. Szkoda mi tego gościa, bo on coś w sobie ma, on na treningach fajnie wygląda, ale już jest teraz tak, już jest spalony do gleby, że on już nic nie pokaże. Już musi zmienić środowisko i tak drastycznie. Wydaje mi się, że Raków jest dobrym miejscem. Słuchajcie. Raków lubi takich nieoczywistych zawodników. Jeśli on pasuje do warsztatu też Dawida Szwarka. Tak. Need money, Ploks. Przelejcie nam za Nelson Balongo. Jak oceniasz? Będziemy mówić na Dawida Szwagę szwagier po prostu? Tak. Szwagier. Patrzcie, jak oceniasz szansę szwagra na dobry sezon? Wydaje mi się, że będzie to dobry sezon w wykonaniu Rakowa, ale będzie to sezon, gdy Raków będzie oglądał plecy Legii Warszawa i Lecha Poznań. Mhm. I to będzie uznawane za... No, nie źle, ale no, za Papszuna to było mistrzostwo, kurde. I Puchar Polski też by był, gdyby nie to, że była czerwona kartka dla Legii. Papszun będzie się chcąc nie chcąc poruszał po korytarzach Rakowa Częstochowa i po meczach Rakowa Częstochowa, jak prawie bez głowy nikt po korytarzach Hogwartu. Bardzo ciekawe jest dla mnie to, jak będą postrzegane mecze pucharowe w wykonaniu Rakowa. To znaczy, czy to będzie takie, że odpadliśmy w trzeciej rundzie, wszyscy won, czy będzie raczej takie, a delikatnie niedosyt. Czy nie da się odpaść teraz?
No wiem, bo że oni mają cztery furtki jeszcze, że jeszcze mogą przegrać 17 meczów. Trzy dwumecze, tak konsol. Tak, no znowu odpadliście, ale spokojnie, mamy tutaj dla was specjalne rozgrywki halowej Ligi Bemowa. Zapraszam serdecznie. Po odpadnięciu z eliminacji. Czy Raków się naprawdę musi postarać, żeby nie zagrać w lidze konferencji. W fazie grupowej. W fazie grupowej, tak jest moje zdanie. I to nie ma, jeśli nie awansuje, to będzie duża porażka. Mhm. Dobrze, to w takim razie akceptuję twój punkt widzenia, że jeśli faza grupowa jest planem minimum, to okej. Okay. Raków zacisnął pasa, nie? Widać. No, trzeba przyznać, że widać, uderzyła bieda. Idzie, bieda, po nas wszystkich, zawsze. Wiesz co, jak wyjeżdżam z Łodzi w kierunku Częstochowy, to już mniej więcej na wysokości zjazdu na Żgów już czuję ten zapach biedy. O, to Częstochowa. Muszę przyspieszyć, żeby szybko dojechać do Krakowa, gdzie jest bogato. Bo na razie to tutaj, bieda. Ja nie wiem, co tu się wyrabia. Gdzieś widzisz tam na horyzoncie mieleckie bogactwo, ale na razie bieda transferowa. Tak. No cóż, nie chcę wiedzieć, jak będzie wyglądać odciskanie pasa, skoro tak wygląda zaciskanie pasa Rakowa. Raków znów musi być mocny i myślę, że pogodzą się w Rakowie, jak nie zdobędą mistrzostwa, ale myślę, że chcą bardzo, bardzo fazy grupowej Europejski Puchar. To jest cel na ten sezon numer jeden. Ale też taki manifest w sumie z tym Johnem, że bo to dobrze widać na przestrzeni lat, jak się zmienia trochę w polskich klubach, jak idziemy do przodu, jeśli chodzi o tę czołówkę. Ja sobie jestem w stanie wyobrazić, że kontuzja Iwiego Lopeza, czyli niekwestionowanej gwiazdy mistrza Polski, X lat temu nie miałaby miejsca, bo on już by został sprzedany dawno temu. To jest pierwsza sprawa. Nie zostałby z nim przedłużony kontrakt, tylko poleciałby pewnie do Piacenzy albo jeszcze gdzie indziej. A druga sprawa, że jeśli by był taki uraz na pół roku, to nie byłoby tak, że dobra, słuchajcie, to teraz mamy półtorej bańki na to, żeby znaleźć zastępcę raz dwa i kupujemy zastępcę raz dwa, który jest z miejsca gwiazdą ligi tak naprawdę, bo kupujemy de facto gwiazdy ligi, tylko bo kontuzja Iwiego Lopeza, kim by go zastąpić? Wiemy. Od wiosny zastąpi go Iwi Lopez, który się wyleci. A jesień jakoś może się uda przetrzorać. Tutaj nie, jest kontuzja, jest od razu transfer gotówkowy, wysoki, dobry. A wiem jak pogodzić już transfer Johna Jebacha z tym, że nie mamy pieniędzy. No. A co to za pieniądze są półtora bańki? No właśnie. A tak naprawdę to wydaje mi się, że to była po prostu przemyślana zasłona dymna, żeby kluby ekstraklasy za swoich piłkarzy nie żądały kosmicznych pieniędzy, bo przyszedł. Ja, na pewno to strategia negocjacyjna, natomiast strategia negocjacyjna, z której możemy się pośmiać. Oczywiście. Bo widziałem, że parę osób zarzuca, że dlaczego się śmiecie z Rakowa, jak on jest mądrze zarządzany. Jest mądrze zarządzany, ale jeśli mówi, że jest biedny, a nie jest biedny, to ja rozumiem, że to jest strategia negocjacyjna, natomiast jest to nie ma jakiegoś takiego immunitetu na to, że będziemy się z kogoś śmiać lub nie śmiać. Tak. Nawet Fabian Pesycki nie może czuć się bezpiecznie. No, chyba że Pirulo. Z Pirulo nie ma zgrywek. Chyba że. A jak pójdzie do Widzewa? Pirulowy tego nie zrobię. Nie, z jakimś Hiszpanem z Olsztyna na przykład. Dobra. Tyle. Dzięki. To jest wszystko. Nie będziemy ciąć, żeby się pożegnać. To był skarb Ekstraklasy. Mamy nadzieję, że dowiedzieliście się wiele cennych informacji, jak na przykład to, że nie ma tak połomic. Wydaje Szymon Jopek. I że Szymon Jopek był nie zagrał w Ekstraklasie. Ale był w niej przez jakiś czas, ale z niej odszedł. Więc nie był, bo on odszedł z Beniaminka. Dobrze pamiętasz, widzisz? Odszedł z Beniaminka teraz. Tak, spuszczanie połomic. No ale chyba. To można powiedzieć, że był w okresie między wygranym barażem, a tym, kiedy odszedł. Taki typowy Jopek jednak, nie? Dobry, tak, ale zrzucasz. Tak. Meldunek sobie zostawiasz. To jednak trafne nazwisko. To było tyle. Za tydzień się rozpoczyna liga, w piątek się zaczyna liga właściwie, de facto. Wy będziecie coś działać? Julek jest chyba jeszcze w Białymborze. A, także pierwszą kolejkę będzie oglądał w lasach, no więc jeśli ja nie pojadę do lasów Pomorza z nim tego obejrzeć, to raczej nie, także nie mamy jak zrobić tej domówki. Domówkę z sektora gości w Warszawie. Śmiało. Jest niedziela, więc jutro poranek macie? Tak. We wtorek mamy my poranek i pogadamy sobie między innymi o sponsorach TVP. Nie wiadomo co, jest niedziela, Kuba, w tym momencie jak to mówimy, także nawet nie ma co zapowiadać, bo jeszcze wszystko się może zdarzyć. Prawda. A przyszły piątek, 10, nasz tradycyjny program. Dzięki wielkie, że byliście z nami. Dziękuję Mateuszowi, który to wszystko zmontował, było tego sporo. Dziękujemy firmie Superbet, która jest sponsorem naszego kanału. Wciąż do odebrania jest bonus. Tak. Na spadek puszczenie połomice po kursie 200 do odebrania bonus 400 zł. Także. Wspominaliśmy o tym 2 godziny temu na początku programu, a mamy wrażenie, jakby to było wczoraj. Nagrywaliśmy 2 dni, tacy jesteśmy, kurde żolero. I z tego miejsca też dziękujemy Jackowi, Paszkowska 79, pap, o to chodzi, 2 razy z rzędu, 2 dni z rzędu dla nas tutaj otwiera specjalnie. Kłaniamy się nisko. Do samej ziemi. Mamy nadzieję, że będziecie przychodzić zostać tu grupę miliony, żeby tak nisko kłaniamy się, jak Carlo Ancelotti kłania się chyba.
Tak jest. Zapraszamy do Tak Połomic. Jeśli nie, nie istnieją Tak Połomice. A może Połomice? Może Połomice. Takie, chyba. Takie, istnieje możliwość Połomice. Dobra, dobra, bo to już. Dozo, trzymajcie się. Wszystko się znowu powie. Siema. Cześć.